Reincarnation of H Strongest 626 626650. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 626 Sławni. Rozdział 626 Sławni. Wewnątrz ruin boga kruków. Przystojny młody mężczyzna w białych szatach dowodził swoją drużyną, gdy atakowali króla kruków błękitnego ognia. Ten kleryk rysował runy w powietrzu bez odpoczynku, używając jednego zaklęcia leczącego po drugim. Co więcej, te zaklęcia nie były zwykłymi zaklęciami. Było to raczej zaklęcia leczące stopnia 1. Jednak jego prędkość rzucania była taka sama, jak wtedy, gdy inni rzucali zaklęcia leczące stopnia 0. Przez cały czas miał zrelaksowany wyraz twarzy, jego działania wydawały się bezwysiłkowe. W mgnieniu oka niski HPM ten zespół powrócił do pełnego zdrowia. Ten młodzieniec był nikim innym jak dowódcą głównego oddziału Heaven's Burial, Flameblood. Jeszcze tylko 3% HP. zwiększ obrażenia. Krzyknęł surowo Flameblood. Obecnie pozostała mniej niż połowa oryginalnej, 50-osobowej drużyny, ponieważ płomieniem wronowego króla niebieskiego ognia spali każdego z nich na śmierć. Utrata 1000 PW na sekundę to po prostu za dużo. Nawet Flame Blood, jeden z 10 najlepszych debiutantów w wirtualnym świecie gier, mógł skupić się tylko na utrzymaniu przy życiu lidera MT i siebie samego. W najlepszym razie mógł rzucić natychmiastowe węze klęcia uzdrawiające na niektóre główne psy drużyny, choć efekty były bardzo słabe. Gdy Króczy król niebieskiego ognia wszedł w czwartą fazę, wszedł w stump Nie tylko zwiększyła się jego prędkość ataku, ale także zasięg ataku. Niektórzy z członków drużyny, którzy nie zdołali uniknąć ataków na czas, zginęli natychmiast. Pomimo tego, że Król Kruków Niebieskiego Ognia pozostało tylko 3% jego HP, dla pozostałych przy życiu członków drużyny czuł się jak żelazna forteca, przez którą nie mogli się przebić bez względu na to, czego próbowali. Niebiański pogrzeb nie był jedynym w takiej sytuacji. W tym momencie zmagał się również Overhelming Smile. Tylko, że przytłaczający uśmiech miał nieco łatwiejszy czas. Chociaż Król Kruków Niebieskiego Ognia, z którym się zmierzyli, wciąż miał 4% jego HP, mieli ponad 40 członków wciąż żywych. Nieliczne zgony były po prostu spowodowane pechem i nie udało im się na czas uciec z zasięgu ataku Wielkiego Lorda. Rzeczywiście, nie jest tak łatwo zdobyć pierwszy przejście z 50-osobowego lochu drużynowego. Wilk Wojenny unikał ataków Króla Kruków Niebieskiego Ognia najlepiej jak potrafił, opierając się na omnivizji, technice, w której był niezwykle biegły. Chociaż nie mógł uniknąć wszystkich ataków Wielkiego Lorda, wciąż był w stanie uniknąć jednej trzeciej z nich. To znacznie zmniejszyło obciążenie uzdrowicieli, pozostawiając im mnóstwo nadmiaru mocy do leczenia innych członków zespołu, utrzymując jak najwięcej przy życiu. Gdyby nie niepotężny prowadzący MT, taki jak wilk wojenny, po mistrzowsku przekierowujący ataki króla kruków, nie byłoby możliwe, aby tak wielu członków zespołu przetrwało do tej pory. Jednak mimo to był to trzeci raz, kiedy przytłaczający uśmiech rzucił wyzwanie czwartej fazie krótczego króla niebieskiego ognia w Hartmode. HP krótczego króla niebieskiego ognia stopniowo się zmniejszał. 3%. 2% ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? 1%. Ogłoszenia systemowe Waterversity, gratulacje dla Zero Wing za zdobycie pierwszej drużyny, która podbiła piekielny tryb ruin Boga Kruków. Wszyscy gracze z drużyny zostaną nagrodzeni 2 miliony PD, 50 srebrnymi, 80 punktami reputacji Waterversity i 20 punktami reputacji Królestwa Starmon. Ogłoszenie o systemie Królestwa Gwiezdnego Księżyca. Gratulacje dla zerowing za zdobycie pierwszej drużyny, która podbiła piekielny tryb ruin Boga Kruków. Wszyscy gracze z drużyny otrzymają 3 miliony PD, 3 klejnoty 2 poziomu losowych atrybutów, 100 punktów reputacji Diversity i 50 punktów reputacji Królestwa Starmoon. Ogłoszenie o systemu południowego kontynentu Gottes Domain, Gratulacje dla zerowing za zdobycie pierwszej drużyny, która podbiła piekielny tryb ruin Boga Kruków. Wszyscy gracze z drużyny otrzymają 5 milionów PD, 1 kamień szlachetny 3 poziomu losowych atrybutów, 80 punktów reputacji Królestwa Starmoon i 5 punktów reputacji ludzkości. Ogłoszenie systemu trzykrotnie odbiło się echem w uszach wszystkich. Jak to jest możliwe? Zarówno zespół Overwhelming Mile S., jak i Hewen Burial za nie mówiły. Ruiny Boga kruku w trybie Hart przysporzyły im już brutalnych ból w głowy, ale tak jak były o krok od sukcesu, zero Wing przejęło prowadzenie i oczyściło ruiny w trybie piekielnego Boga kruka. Jednak, choć byli szokowani, żaden z nich nie zaprzestał tego, co robili. Tylko, że nie byli już tak zmotywowani, jak zaatakowali kruczego króla błękitnego ognia. Chwilę później u stóp wilka wojennego padł król kruków niebieskiego ognia Wielkiego Lorda. W tym momencie ponownie zabrzmiał komunikat systemowy ogłoszenie systemowe regionu City, Gratulacje dla przytłaczającego uśmiechu za to, że jako pierwsza drużyna pokonała trudny tryb ruiny Boga Kruków. Wszyscy gracze z drużyny zostaną nagrodzeni milion PD, 20 srebrem, 30 punktami reputacji Witteriversity i 10 punktami reputacji Królestwa Starmoon. na systemowe Królestwa Gwiezdnego Księżyca. Gratulacje dla przytłaczającego uśmiechu za to, że jako pierwsza drużyna pokonała trudny ruiny Boga Kruków. Wszyscy gracze z drużyny zostaną nagrodzeni 2 miliony PD, 1 klejnotami, 2 poziomu losowych atrybutów, 50 punktami reputacji Witteriversity i 20 punktami reputacji Królestwa Starmon. W porównaniu z poprzednią zapowiedzią systemu ta zapowiedź była jednak bez znaczenia. Zero Wing wyczyścił już Helmodę. Z drugiej strony przytłaczający uśmiech zdołał tylko wyczyścić Hardmodę. Zamiast zyskać chwałę, przytłaczający uśmiech stał się pośmiewiskiem. Wyraźnie widać było przepaść między dwiema gladiami. Ta luka nie wynikała jednak ze słabości o Helming Smile. Zero Wing był po prostu zbyt potężny. W końcu nadal przegraliśmy. Na bladej twarzy Wilka Wojennego pojawił się gorzki uśmiech. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Wcześniej otrzymał wiadomość, że czarny płomień doprowadził siły Zero Wing do piekielnych ruin Boga Kruków. Chociaż czuł, że istnieje możliwość, że Zero Wing pokona tryb piekła, nigdy nie spodziewał się, że tak szybko go wyczyszczą. Po stronie pogrzebu niebios, główne siły gildii pokonały również króla kruków błękitnego ognia. Rzeczywiście, Zero Wing nie nadarmo jest władcą Witheriverse E.T. Jednak pogrzeb w niebie nie pozwoli temu odpocząć. Prędzej czy później dogonimy ich. Walczący duch wypełnił flamę blot. To tylko kwestia oczywistości. Dawno nie spotkałem się z takim przeciwnikiem. Wygląda na to, że czarny płomień jest dość groźny. Zabójca z rozgnanymi prostymi włosami obogognistej krwi był podobnie entuzjastyczny. Jednak w jego spojrzeniu krył się niewyczuwalny chłód. Wyglądał jak bestia, która właśnie znalazła nową zdobycz. Spoglądając na siedzącego obok młodzieńca asasynów, Flamy Blood roześmiał się i powiedział żartobliwie: "Wygląda na to, że czarny płomień czeka tragedia". Faktycznie przyciągnął uwagę słynnego Khostradowa. Przyszły rozwój Heaven's Burial University będzie przebiegał znacznie sprawniej. Chociaż chciałbym zamienić z nim kilka ruchów, nadal jestem za słaby. Kiedy skończę moje zadanie, z pewnością mogę przetestować umiejętności czarnego płomienia. Duch cień potrząsnął głową w odpowiedzi na słowa pomiennej krwi. Następnie schował parę swoich krótkich, czarnych jak smoła mieczy i wyjął swój powrotu. W najmniejszym stopniu nie był zainteresowany łupami króla niebieskiego ognia. W porównaniu z szokiem niebiańskiego pogrzebu i przytłaczającego uśmiechu, całe miasto Winterriver, nie, całe królestwo Gwiezdno-Księżycowe było wściekłe. W całej boskiej dominie wiele drużyn zdobyło już pierwsze przejście z 50-osobowego lochu drużynowego. Było to jednak ograniczone tylko do 50-osobowych lochów z Nikomu z okolicznych kilkunastu królestw lub kilku imperiów nie udało się wyczyścić trybu piekła. Nowo założona gildia, taka jak Zero Wing, ukradła tę chwałę. To było po prostu nie do pomyślenia. Przez pewien czas reputacja Zero Wing wzniosła się na nowe wyżynę. Wcześniej sukces Zero Wing w odparciu ataku pawilonu Smoczego Feniksa przyciągnął uwagę kilkunastu królestw i imperiów. Jednak Zero Wing tylko się broniły. Co więcej, polegali raczej na sile strażników NPC niż na własnych członkach. Nie było potrzeby obawiać się Zero Wing. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Zdobycie Fierce z 50 osobowego Helmota Tamp pokazało, że ogólna siła Gildii nie powinna być lekceważona. Zero skrzydła? Phoenix Rain nie mógł się powstrzymać od uśmiechu na dźwięk powiadomienia systemowego. Wygląda na to, że nie doceniłem zdolności czarnego płomienia. Zapach. Przygotuj się do wyjazdu do Witerverse City. Panienko, dlaczego jedziemy do Witerverse City? Wkrótce przybędzie lider Gildii i Panteona zapytała zdezorientowana ładna kobieta o imieniu Pure fragrance. Oczywiście spotkamy tego tajemniczego czarnego płomienia. Deszcz Feniksa roześmiał się. Czarny płomień. Purel nie mógł powstrzymać jej ciekawości. Kim był czarny płomień? Czy mógłby porównać się z przywódcą gildii Super Supergildii? Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 627 Boska Tarcza Niebieskiego Ognia. Rozdział 627 Boska Tarcza Niebieskiego Ognia. Gdy świat zewnętrzny zareagował na osiągnięcie Zero Wing, hyphen zajął się aranżowaniem łupów dla króla kruków niebieskiego Ognia. System, ruiny Boga kruków w trybie piekielnym zostały po raz pierwszy wyczyszczone. Łupy zwiększone o 100%. Boska opatrzność już zwiększyła łupy z króla niebieskiego Ognia. Teraz, gdy łupy się podwoiły, przedmioty pokryły ziemię. Na pierwszy rzut oka można było policzyć ponad 30 przedmiotów, choć większość składała się z różnych rzadkich materiałów. Czy to łup z lochów ze na dużą skalę? Oczy blackiego zabłysły z podziwu, gdy jego szczęka uderzyła o ziemię. Chociaż z Hajfenk jeszcze nie ocenił puszczonych przedmiotów, w oparciu o ich majestatyczny wygląd i magiczny recin run, było oczywiste, że broń i sprzęt, które spadły, nie były zwyczajne. Przedmioty z sekretnego srebra nie mogły się z nimi równać. Co więcej, król kruków niebieskiego ognia był wielkim lordem poziomu 30, więc wszystko, co upuścił, miałoby poziom 30. Dla członków zespołu, którzy nadal nosili sprzęt poziomu 25, był to ogromny zdobycz. Zero wink miał teraz sporo przedmiotów na poziomie 30. W końcu, ponieważ członkowie głównej siły gildii byli głównie na poziomie 29 lub 30, mogli najeżdżać na 30 poziom, 6-osobowe lochy imprezowe, 10-osobowe lochy drużynowe, a nawet 20-osobowe lochy drużynowe. Tylko jakość i atrybuty otrzymanego sprzętu nie były szczególnie dobre. Większość z nich miała rangę brązową lub tajemnicze żelazo, a bardzo niewiele ich łupów miało rangę tajnego srebra lub wyższą. Każdy wzrost o 5 poziomów dla wyposażenia był odpowiednikiem pojedynczego wzrostu rangi jakości jeśli ktoś mógłby wyposażyć się w szlachetne złote ekwipunek poziomu 30, byłby to odpowiednik wyposażenia w ciemnozłote ekwipunek poziomu 25. Jeśli wyposażyli się w ciemnozłote ekwipunek poziomu 30, był to odpowiednik noszenia przedmiotu poziomu 25 z atrybutami, które były bardzo zbliżone do rangi epickiej. Obecnie większość broni i wyposażenia najwyższego poziomu, które posiadały różne duże gildie, miała rangę 25 poziomów innego gold, bardzo niewielu miało przedmioty z ciemnego złota. Ponadto istniała również ranga 30 poziomu tajnego srebra i bardzo mało przedmiotów z drobnego złota. Gdyby Skrzydło Zero miało wyposażenie z ciemnozłotego poziomu 30, byłoby uważane za najlepsze wyposażenie poniżej epickiego wyposażenia i wyposażenia zestawu poziomu 1. Chociaż techniki walki były ważne, podstawowe atrybuty gracza były również ważne. W międzyczasie ich drużyna nie tylko właśnie pokonała Wielkiego Lorda poziomu 30, ale także jego współczynnik wypadania wzrósł o 100%. To było naturalne, że boss upuścił kilka ciemnozłotego wyposażenia poziomu 30. Po zebraniu wszystkich ołupów, S Feng zaczął oceniać broń i sprzęt. W międzyczasie Aquarosen zaczęła rozdawać punkty wkładu gildii za udane najazdy na lochy. Wszyscy członkowie rajdu mieliby pierwszeństwo w zakupie broni i wyposażenia ze swoich rajdów na lochy za punkty wkładu gildii. Gdyby nikt nie chciał tych przedmiotów, tylko wtedy zajęliby magazyn gildii z dość wysoką ceną, pozwalając innym członkom gildii je kupić. Po udanym najeździe na bossa rangi Wielkiego Lorda każdy otrzymał nagrodę w postaci punktów wkładu gildii. Jednak nikt nie zwracał uwagi na punkty, które właśnie zdobyli. Zamiast tego ich uwaga skupiła się na S-H i Fengu. każdy z nich przygotowywał się dzisiaj na bankructwo. W ramach głównych sił Zero Wing, poza graczami takimi jak Firedance, Aquarose, Violet Sloat, Cola, YWumian, Blackie, Minor Wind i kilkoma innymi, żaden z ich przedmiotów nie mógł się równać z upuszczonym sprzętem z dużej skali lochy zespołu w trybie piekielnym. Stało się tak, ponieważ z Highfang dał i innym kompletnym wyposażeniem zestawu Tier 1, najlepszy sprzęt dostępny dla klas Tier 1, który był tylko gorszy od wyposażenia zestawu epickiego. Dlatego, dopóki nie stali się klasą poziomu 2, nie musieli wymieniać swojego wyposażenia, chyba że kupili dla siebie zestaw epickiego wyposażenia. Chwilę później z Highfang skończył oceniać łup. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Łącznie wypadły 33 przedmioty, a wśród nich 19 materiałów, takich jak magiczne kryształy, drewno z które było potrzebne do budowy stajni, esencja many, która była wymagana do skonstruowania magicznych tablic teleportacyjnych i kilka innych bardzo rzadkich materiały. Normalnie nie udałoby się zdobyć tych materiałów, nawet jeśli pokonałoby się bossów rangi Wielkiego Lorda. Teraz jednak zdobyli po dwa lub trzy z każdego. Korzyści z uzyskania trybu pierwszego oczyszczenia z piekła są imponujące stwierdził Feng. Nie mógł powstrzymać uśmiechu, patrząc na broni sprzęt w swojej torbie. Lider gildii, jakie przedmioty upuściłeś, aby cię tak uszczęśliwić? Akwarosy znała gusta S. Fenga. Przedmioty, które mogłyby podniecić cię z Haifenga, z pewnością byłyby czymś wyjątkowo dobrym. Zgadza się. Lider gildii, podziel się statystykami. Chociaż blackie dzierżyła pizzkową laskę, nadal lubi oglądać atrybuty doskonałej broni i wyposażenia. Nie będę marnować twojego czasu. Tutaj, spójrz najpierw na ten przedmiot. S. Haifeng wyjął ciemnoczerwony dwuręczny miecz, który emitował jasno niebieskie płomienie. Broń była nie tylko niezwykle atrakcyjna, ale także sprawiała wrażenie, jakby posiadała niezwykłą moc. Obustronny miecz niebieskiego ognia, ręcznym miecz, ciemno-złota ranga. Poziom 30, poziom 35. Siła ataku plus 702, obecnie poziom 30. Siła plus 54, zwinność plus 41, wytrzymałość plus 44. Szybkość ataku plus 2. Ignoruj poziomy plus 10. Ataki mają 30% szansy na wywołanie ataku niebieskiego ognia, zadając dodatkowe 120% obrażeń od ognia celowi i zmniejszając obronę celu o 30% na 7 sekund. 20% szansy na zadanie 200% obrażeń. 10% szansy na wywołanie tańca niebieskiego ognia, powodującego 300% obrażeń od płomieni w stożku. Chociaż obosieczny miecz niebieskiego ognia nie miał żadnych umiejętności aktywnych, miał wiele umiejętności pasywnych. Sama siła ataku była bardziej imponująca niż ostrze otchłani na poziomie 30. To była broń stworzona do przemocy. Wszyscy wciągnęli powiew zimnego powietrza, widząc atrybuty miecza obosiecznego błękitnego ognia. Bzdury. Nawet epickie bronie nie są lepsze niż to. Blackie był oszołomiony. Sam posiadał epicką broń, więc mógł powiedzieć, jak doskonałą bronią było obosieczny miecz niebieskiego ognia. Był tego samego kalibru, co taniec ognia prawdziwego ognia. Gdyby jeden z berserków drużyny wyposażył ten dwuręczny miecz, jego obrażenia na sekundę wzrosłyby o kilka poziomów. Ich obrażenia byłyby zbliżone do obrażeń tańca ognia. Ten rozdział załaduj najpierw na novel bin. Com. Co więcej, miecz obosieczny Bluefire można ulepszyć do poziomu 35. Może znajdować się na szczycie nawet wśród broni poziomu 40. Innymi słowy, jeśli ktoś założyłby dwuręczny miecz, nie musiałby się martwić o wymianę broni, nawet po osiągnięciu 40 poziomu. Natychmiast werserkowi z zespoleń zaczęli ślinić się, wpatrując się w obosieczny miecz błękitnego ognia z płonącymi spojrzeniami. Takie potężne atrybuty. Sam ten miecz mógłby zepchnąć obrażenia berserkera na szczyt drużyny powiedział z podziwem taniec ognia. Nie bądź tak szokowany tym przedmiotem. Miecz obosieczny Blue Fairy zajmuje tylko trzecie miejsce wśród broni i wyposażenia, które zdobyliśmy. S-High potrząsnął głową, chichocząc. Następnie czerwono-czarny puklarz, mówiąc to drugi najlepszy przedmiot. Słysząc stwierdzenia S. wszyscy byli zaskoczeni. Tak doskonała broń nie była najlepszym sprzętem, który spadł? Czerwono-czarny puklerz był tylko 1 trzeciej wielkości zwykłej tarczy. Jednak wizerunek króla Króczego ognia niebieskiego ognia został wygrawerowany na tarczy, otoczony wieloma runami. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że ten puklerz był niezwykły. Gwina była Eyre Shield Tarcza, Ciemno-Złota Ranga. Poziom 30, poziom 35. Obrona plus 1950, obecnie poziom 30. Wymagania sprzętowe. Siła 220. Obrona plus 550. Współczynnik blokowania. 42%. Siła plus 31. Wytrzymałość plus 47. Unik plus 15. Szybkość ataku plus 2. Dodatkowa umiejętność pasywna. Terta niebieskiego ognia, pochłania 30% otrzymanych obrażeń i zamienia je w niebieski ogień. Gdy skumulowane obrażenia osiągną 5000 punktów, zadają 150% obrażeń na obszarze 30 jardów przed użytkownikiem. Dodatkowa umiejętność aktywna. Rising po aktywacji poświęcaj 20% HP, aby przekształcić była firm Warmor of Flames, zwiększając obronę o 150% i siłę o 40% na 30 sekund. Czas odnowienia 30 minut. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 628 wierzchowiec gildii. Rozdział 628 wierzchowiec gildii. W chwili, gdy pojawiła się boska tarcza błękitnego ognia, w oczach każdego MT zdróżeni zapłonął kłód nawet cola śliniła się. Tarcza była kluczowa dla każdego MT. To był odpowiednik połowy życia MT. Żaden MT nie ominąłby doskonałej tarczy. Najlepszą tarczą, jaką obecnie posiadał Zero Wing, była ciemnozłota tarcza poziomu 25. Jednak w porównaniu z boską tarczą błękitnego ognia, był to tylko złom. Boska tarcza niebieskiego ognia posiadała nie tylko wyjątkowo wysoką obronę, ale także potężną umiejętność ataku i szau. Gdyby MT tego wyposażył, nie byłby już tylko mięsną tarczą. Obrażenia, które mogliby zadać, byłyby nie mniejsze niż te, które mogłyby zrobić normalne klasy DPS. Atrybuty tej boskiej tarczy błękitnego ognia są lepsze niż nawet obecna tarcza pierwszego stopnia, niebieski świt. Aquarose była bardzo szokowana, gdy obejrzała czerwono-czarny puklesz. Najprawdopodobniej jest to najlepsza tarcza dostępna obecnie w Dominie Boga. Jako menadżer gildii, Aquarose zwykle zbierała informacje na temat różnych dużych gildii na terenie boskiej domeny. Na przykład wiedziała, które gildie były ostatnio aktywne, członków głównych sił różnych dużych gildii, ekspertów i najnowszego potężnego sprzętu. Blue Eden była ciemnozłotą tarczą poziomu 30. Jednak Supergildia zdobyła tę tarczę poprzez misję, co wzbudziło zazdrość wielu innych supergildii. Wiele korporacji oferowało za niego nawet astronomiczną cenę 1000 sztuk złota. Z drugiej strony, Boska Tarcza Niebieskiego Ognia była tarczą ciemnozłotą, która ulepszyłaby się do poziomu 35. Pomijając podstawowe atrybuty, tylko pasywna umiejętność Tarcza Niebieskiego Ognia i aktywna umiejętność Wznosząca Ogień były doskonałymi umiejętnościami. Tarcza Błękitnego Ognia była wyraźnie cenniejsza niż Błękitny Świt. Nie liczące nie byłoby przesadą nazwanie jej najpotężniejszą tarczą dostępną obecnie w boskiej domenie. Jednak Kakwarose bardzo szybko zdała sobie z tego sprawę. Jeśli boska tarcza błękitnego ognia, coś, co było tak ważne dla gildii, zajmowała tylko drugie miejsce wśród łupów, które zdobyli. Jaki przedmiot zajął pierwsze miejsce? Reszta zespołu bardzo szybko doszła do tego samego wniosku. Ich spojrzenia powędrowały z powrotem do S. hyphenk a na ich twarzach wypisane było oczekiwanie. W porządku. Odsłonę pierwszą pozycję rankingową, S. hyphenk roześmiał się. Następnie wyjął fioletowo niebieski kryształowy naszyjnik. Jest szansa, że każda klasa magii ją z tego powodu. Serce niebieskiego ognia na szyjnik. Ciemno-złota ranga. Wymagania sprzętowe. Inteligencja 200. Poziom 30, poziom 40, obecnie poziom 30. Siła plus 10. Zwinność plus 10. Wytrzymałość plus 10. Inteligencja plus 40. Żywotność plus 35. Szybkość rzucania zwiększona o 20%. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? Obrażenia magiczne i efekty leczenia zwiększone o 20%. Umiejętność pasywna. Mana Heart. Maksymalna mana zwiększona o 15% i mana recowera ten zwiększona o 50%. Umiejętność aktywna 1. Pożeranie niebieskiego ognia. Spal 30% swojej many w zamian za moc niebieskiego ognia, zwiększając wszystkie efekty umiejętności o 200% i współczynnik zużycia many o 200% na 30 sekund. Czas odnowienia: 30 minut. Aktywna umiejętność 2. Przywołanie błękitnego ognia: przywołuje 3 elitarne wrony błękitnego ognia, aby walczyły dla ciebie przez 30 minut. Czas odnowienia: 5 godzin. Podstawowe atrybuty serca Bluefira były w najlepszym razie średnie. Jednak umiejętności naszyjnika ogromnie zwiększyły jego wartość. Umiejętności prawie rekompensowały wszystkie słabości, jakie posiadała klasa magiczna i zwiększały ich siłę ognia. Co najważniejsze, serce błękitnego ognia było naszyjnikiem. Przedmioty ozdobne były niezwykle rzadkie w Boga. Wartość jednego była wielokrotnie wyższa od broni lub innego sprzętu o tej samej jakości i poziomie. W przypadku serca niebieskiego ognia, nawet klasa trzy poziomu nadal by go używała. W związku z tym był znacznie cenniejszy niż boska tarcza niebieskiego ognia. Skoro widzieliście przedmioty dla siebie, możecie zacząć o nie licytować, powiedział z Feng, uśmiechając się do osłupiałych minutę. Najpierw obosieczny miecz niebieskiego ognia. Cena wywoławcza to 20 tysięcy GCP. Obecnie punkty wkładu Zero Wing były warte około 30 miedzi za punkt. Innymi słowy, 20 tysięcy punktów wkładu to około 60 zł. Jednak ta cena nie zaskoczyła żadnego z nich. Jak na broń kalibru obosiecznego miecza niebieskiego ognia była to dość tania. Gdyby znajdował się w domu aukcyjnym, sprzedałby się za co najmniej 200 lub 300 sztuk złota. 21 tysięcy. 24 tysiące. 26 tysięcy. Przez pewien czas berserkowie i szermierze zaczęli żarliwie przebijać się nawzajem. Jako członkowie głównych sił gildii, często napadali na lochy, zwłaszcza na lochy drużyny na małą skalę. Co więcej, stanowili linię frontu Gildii, jeśli chodzi o pionierskie lochy drużynowe. Wymieniliby większość niepotrzebnego wyposażenia na punkty wkładu gildii. Ponadto ukończyli również różne zadania Gildii wysokiego poziomu. W związku z tym zgromadzili całkiem sporo punktów wkładu Gildii. Ostatecznie jednak berserker nr 1 Gildii, szalejące ostrze, zdobył tę broń za 40 tysięcy punktów wkładu. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Zola zdobyła drugi przedmiot, boską tarczę niebieskiego ognia, za 90 tysięcy punktów wkładu. Była to jednak praktycznie cała fortuna Coli. Minie trochę czasu, zanim będzie mógł konkurować z innymi o sprzęt. Akwarose kupiła trzeci przedmiot, serce niebieskiego ognia, używając 150 tysięcy punktów wkładu. Jako wiceliderka gildii, Akwarosa cieszyła się pewnymi korzyściami. Ponadto często brała udział w rajdach na lochach i zadaniach gildii, więc zgromadziła wyjątkowo dużą liczbę punktów wkładu gildii. Nawet dowódca głównych sił Zero Wing, taniec ognia, nie był w stanie utrzymać świecy przed Ak w zero wing tylko s feng pasował do kobiety. Wszyscy w drużynie zazdrościli tym trzem graczom. Te trzy elementy wyposażenia były zdecydowanie jednymi z najlepszych dostępnych obecnie w tominie Boga. Wyposażenie ich znacznie zwiększyłoby ich siłę bojową. W końcu żadna inna gildia w z do nie zdołała oczyścić trybu piekła z 50 osobowego lochu drużyny. Następnie różni członkowie zespołu zakupili inny sprzęt z ciemnego i delikatnego złota, co znacznie zwiększyło ogólną siłę całego zespołu. Pozostały materiał przechowywał w magazynie gildii. Wszyscy wracajcie do miasta i odpocznijcie. Naszym następnym celem jest zrzucenie wyzwania osobowemu lochu drużyny powiedział powoli s Blackie, Firedance, Cola, Violet i Aqua zostańcie w tyle. Potrzebuję was, żebyście towarzyszyli mi w wyprawie. Poszukiwanie? Wszyscy nie mogli się powstrzymać od zainteresowania. S. Feng był publicznie uznanym ekspertem numer jeden w Królestwie Gwiezdno-Księżycowym. W jakim rodzaju misji potrzebowałby pomocy? Jednak wszyscy tylko się nad tym zastanawiali, żaden z nich nie zgłosił się do pomocy. W końcu tacy słabększe jak oni nigdy nie przeżyliby zadania, w którego wykonaniu nawet S. Feng potrzebowałby pomocy. Potrzebowali pewnej ilości siły, zanim mogli wyruszyć na taką wyprawę. W przeciwnym razie S. High Feng, nie wezwałby najlepszych ekspertów gildii, aby do niego dołączyli. Po tym, jak wszyscy wrócili do miasta, Blackie, który nie mógł już dłużej powstrzymywać swojej ciekawości, zapytał, lider gildii, jaki rodzaj misji je wykonujemy? Skąd potrzeba takiej tajemnicy? Przywódca gildii, czy to epicka misja? Chciałem spróbować epic quest. Oczy coli rozbłysły. Epickie misje. Nikt poza S. High Feng w gildii nie podjął jeszcze epickiej misji. Po pierwsze, ignorując jak rzadkie były epic questy, były po prostu zbyt trudne. Co więcej, w przypadku niepowodzenia epic quest konsekwencje byłyby niezwykle dotkliwe. Jednakże, jeśli ktoś ukończyłby zadanie, nagrody byłyby zdumiewające. Chociaż nazywam to misją, potrzebuję pomocy w schwytaniu dzikiej bestii. S- potrząsnął głową i roześmiał się. Złapanie dzikiej bestii. Wszyscy byli zdezorientowani. W Królestwie Boga można było schwytać dzikie bestie. Jednak schwytanie było znacznie trudniejsze niż po prostu zabicie go dla XP. Nawet jeśli ktoś schwytał dziką bestię, nie mógł z nią nic zrobić. Co najwyżej mogli zostawić go w kącie i obejrzeć co najważniejsze gracze musieli wydać dużo pieniędzy, aby schwytać dziką bestię. Dlatego obecnie nikt nie chciał poświęcać czasu na coś tak kosztownego. Nie chcesz schwytać dzikiej bestii i dosiąść jej jako wierzchowca? Powiedział S. Feng, uśmiechając się. Po usłyszeniu tych słów w oczach wszystkich błysnęła nota oczekiwania. Jednak słyszałem, że aby schwytać dziką bestię i oswoić ją w wierzchowca, gildia najpierw potrzebuje stajni. stwierdziła Jakwarose, przywódca gildii, nie mamy stajni. Będziemy musieli rzucić wyzwanie 100-osobowym lochom drużyny, aby je zdobyć. S. Feng po prostu roześmiał się bez odpowiedzi. Lideru Gildi, nie mów mi, że już masz projekt. Akwarosę zapytała z niedowierzaniem, jej piękne oczy rozszerzyły się, gdy wpatrywała się we Haifenga, Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 629 5-gwiazdkowy wyszchowiec. Rozdział 629 5-gwiazdkowy wyszchowiec. Poza Akwarosę nikt nie rozumiał wartości stabilnego projektu. Jednak tego się spodziewano. Spośród obecnych, oprócz Aquarosa, która była menadżerem gildii, i Blackiego, który zarządzał sprawami warsztatu, wszyscy pogrążyli się w doskonaleniu swoich technik walki dlaczego mieliby zauważyć potencjalne konstrukcje gildii. Widząc, jest Haifeng w milczeniu skinął głową, a kwarosem mimowolnie zaczęła drżeć. W przeszłości, dlaczego różne duże gildie desperacko próbowały najeżdżać lochy drużynowe na dużą skalę, posuwając się do zainwestowania ogromnych sum pieniędzy w przygotowanie tej odpowiedniej gildii i wykorzystanie wszystkich przedmiotów, które mogą wspomóc ich najazd na dużą skalę loch zespołu, był tylko jeden główny powód. Wierzchowce gildii. Mapy Królestwa Bożego były niezwykle duże. Gdy gracze zaczęli przybywać na mapy poziomu 30 i wyższych, musieliby spędzić dużą część swojego czasu na podróżowaniu. Mapy powiększały się tylko w miarę postępów w grze. Tymczasem potężny wierzchowiec pomógłby graczom zaoszczędzić sporo czasu. Jednak ważniejszą funkcją wierzchowców Gildii było przyciągnięcie większej liczby graczy do dołączenia do Gildii. Zwykły wierzchowiec sprzedawanym w miastach nie tylko wymagały od graczy wystarczającej reputacji, ale także wymagały znacznej sumy pieniędzy na zakup. Zwykły wierzchowiec kosztuje pełne 40 sztuk złota. Nawet po osiągnięciu przez graczy poziomu 40 wciąż byłoby niezwykle trudno zdobyć tyle pieniędzy, chyba że ktoś chciałby kupować monety za kredyty. Ostatecznie jednak nadal mogli kupić tylko zwykłego wierzchowca, jednak wierzchowce Gildii były inne. Chociaż gracze musieli zabrać określoną ilość punktów wkładu gildii, zanim mogli kupić Wierzchowca Gildii, który był droższy niż Wierzchowiec powszechny, w przeciwieństwie do wierzchowców zwykłych. Wierzchowce gildii można było pielęgnować i ulepszać. Co więcej, posiadali różnorodny i znacznie łebniejszy wygląd. Było to śmiertelnie kuszące dla wielu niezależnych graczy i bogatych graczy. Gildie mogły skorzystać z tej okazji, aby się rozwijać i rozszerzać, pozyskując sporą sumę funduszy. W końcu członkowie gildii byli również zobowiązani do wydawania pieniędzy przy zakupie wierzchowców gildii. W międzyczasie część tych pieniędzy popłynęłaby do kasy gildii. Z tego powodu różne duże gildzień w przyszłości desperacko próbowały najeżdżać 100-osobowe lochy drużyny. Stało się tak nie tylko dlatego, że celowali w broni sprzęt dostępny w lochu, ale bardziej dlatego, że mieli nadzieję na uzyskanie stabilnego projektu tak szybko, jak to możliwe. Aquarosa nigdy nie wyobrażała sobie, że S-Hyphenk tak szybko zdobędzie stabilny projekt jedno z najlepszych narzędzi gildii do zarabiania pieniędzy. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Wygląda na to, że moja decyzja była naprawdę słuszna. Chcę zobaczyć, co ojciec będzie miał do powiedzenia w przyszłości. Usta Aquarosa wykrzywiły się lekko. Nie mogła powstrzymać się od przypomnienia sobie powodu, dla którego opuściła Twilitecho. Upewnij się, że Zero Wing przewyższa Twilitecho. Początkowo Aquarosa nie wierzyła, że Zero może przewyższyć Twilitecho. W końcu Twilitecho była długoletnią, pierwszorzędną gildią. Niezależnie od tego, czy chodziło o zaplecze, finansowanie, kontakty czy zasoby ludzkie, Twilitecho znacznie przewyższało Zero Wing. Chociaż Zero Wing obecnie inne gildię, słabości gildii były rażące. Gildia po prostu nie miała tła. Mimo że Zero Wing był teraz tak daleko przed innymi gildiami, nadal musiałby gromadzić moc przez stosunkowo długi czas, aby w pełni obsługiwać tę maszynę znaną jako gildia. Jednak sytuacja się zmieniła, ponieważ mogli zbudować stajnie jeden z podstawowych elementów gildii, tak szybko mogli gromadzić moc kilka razy szybciej. Następnie S. Feng nie marnował więcej czasu, wysyłając grupę z powrotem do jej University, aby przygotować niezbędne narzędzia owieckie. W międzyczasie S. Haifenk udał się do firmy handlującej przy świecach. Schwytanie dzikich bestii w Królestwie Boga nie było łatwym zadaniem. Był to również ważny kierunek studiów. W przeszłości istniała nawet wyspecjalizowana klasa do tego zadania: pogromca. W przeszłości byli gracze, którzy specjalizowali się w badaniu metod chwytania rzadkich dzikich bestii. Sprzedawali również schwytane bestie różnym dużym gildiom, zarabiając ogromne sumy pieniędzy. Tymczasem najważniejszym przedmiotem wymaganym do schwytania dzikich bestii była klatka. Jednak NPC nie sprzedawały tych klatek, wymagając od graczy ich produkcji. Dlatego wielu graczy nauczyłoby się wykuwać, aby samodzielnie tworzyć klatki. Na szczęście stowarzyszenia kuźnicze prowadzone przez NPC sprzedały wzory kucia dla klatek. Ponadto były bardzo tanie. Jednak S- nie zawracał sobie głowy kupowaniem tych kutych projektów, ponieważ miał metodę produkcji klatki jeszcze wyższej jakości. S- szybko wrócił do firmy handlowej przy świecach i wszedł do kuźni. Następnie wyjął stos materiałów ze swojej torby i zaczął je udoskonalać. Klatki zostały posortowane według rank, przy czym 1-gwiazdkowa była najniższa, a 10-gwiazdkowa najwyższa. Różne stopnie mogą schwytać bestie o odpowiedniej randze. Innymi słowy, 1-gwiazdkowa klatka może być użyta do schwytania maksymalnie 1-gwiazdkowej bestii. Nie można było jej użyć do schwytania 2 bestii. Aby schwytać dwugwiazdkową bestię, trzeba było użyć dwugwiazdkowej klatki. Dzika bestia, którą S. Haifeng planował schwytać, była na najwyższym poziomie, jaki mogło obecnie schwytać bestią pięćgwiazdkową, dlatego potrzebował pięćgwiazdkowej klatki. Tymczasem wytworzenie pięćgwiazdkowej klatki kosztowało prawie dwa złota. Co więcej, nie było pewności, czy uda mu się schwytać pięćgwiazdkową bestię za pomocą jednej próby. Był to również jeden z powodów, dla których chwytanie dzikich zwierząt było kosztownym przedsięwzięciem. S. Haifeng był obecnie fałszerzem podstawowym, więc miał prawie 30% skuteczności w produkcji pięćgwiazdkowej klatki. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Pół godziny później s feng zdołał wykuć 4-5 gwiazdkowe klatki. ten surowce, który wydał na te 4 klatki, kosztują ponad 30 sztuk złota. Polecił również akwarosy innym zakupić dużą liczbę zwojów myśliwskich i zwojów przestrzeni magazynowej, które kosztują więcej niż 3 sztuki złota. Gdy s hi miał już wyjść z kuźni, do jego uszu dotarł dźwięk komunikatora. Deszcz fenikusa. S-High-Feng nie mógł powstrzymać zaskoczenia, gdy zobaczył identyfikator dzwoniącego. Odkąd Phoenix Rain zainwestowała w firmę szkoleniową przy świecach, praktycznie wszystkie sprawy dotyczące współpracy pozostawiła swoim podwładnym. Nie kontaktowała się już z nim bezpośrednio. Innymi słowy, nie uważała za opłacalne utrzymywanie kontaktu. W końcu, w szerokim świecie domen boga, przywódca gildii Zero był mało znaczącą postacią w porównaniu z wielkim graczem, takim jak Phoenix Rain. Dla młodej damy firma handlowa przy świecach była tylko jedną z wielu małych inwestycji. Odkąd jej interes firmą handlową dobiegł końca, nie zwracała sobie już głowy wiązaniem się z tą sprawą, Przywódca gildii Czarny Płomień, gratulacje z okazji zdobycia Ruin w trybie pierwszego czyszczenia piekła przez Boga Kruków, powiedziała Phoenix Rain, śmiejąc się cicho. Podskoczyłem z zaskoczenia, kiedy usłyszałem ogłoszenie systemu. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak głęboko ukryłaś swoje mocne strony. To nic. s M. również się roześmiał, pozbywając się uprzejmości, zapytał, ponieważ panna Phoenix kontaktuje się ze mną osobiście, czy masz jakieś sprawy, o których chciałbyś porozmawiać? Rzeczywiście, przywódca gildii Black Flame dobrze rozumie ludzi. Czy mógłbyś spotkać się w restauracji Blueberry? Phoenix Rain uśmiechnął się tajemniczo. Przywódca gildii Czarny Płomień może otrzymać kolejne dobrodziejstwo. S. Haifeng był zaskoczony, gdy usłyszał, jak wspomniała o restauracji Blueberry. Restauracja Blueberry była jedną ze zwykłych restauracji w Wither e. Oznaczało to, że Phoenix Rain osobiście wybrał się na wycieczkę do Wither Rivers City. E. Było jasne, że chce omówić coś bardzo ważnego. W porządku, teraz tam pojadę zgodził się S. haifeng Podczas poprzedniego spotkania z Phoenix Rain, ten ostatni przyniósł mu epicką skrzynię i pozwolił mu zarobić spory zysk. Ponieważ Phoenix Rain zaoferował kolejną okazję biznesową, nie miał innego wyjścia, jak tylko spotkać się z nią ponownie. Prawdę mówiąc, S-Hai mógł mniej więcej zgadywać, dlaczego Phoenix Rain chciał się z nim spotkać. Gdy tylko wyszedł z 50-osobowego Helmota Tiam zapukała to jego drzwi. To pokazało, że musi to być coś związanego z siłą zespołu Gildii. Równie dobrze może szukać Zero Wing, aby pomóc jej wykonać jakąś misję. Może nawet skorzysta z okazji i zarobi od niej dużą sumę kredytów. Wcześniej, w celu zakupu niezbędnych obiektów szkoleniowych, wydawał większość kredytów na swoim koncie. Gdyby udało mu się zwabić Phoenix Rain do sojuszu z Zero Wing, oszczędziłoby to Zero Wing wielu lat pracy. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 630 Dowód Siły. Rozdział 630 Dowód Siły. Winter University, Restauracja Jagodowa. W chwili, gdy S- -Feng wszedł do restauracji, natychmiast poczuł, jak kilka spojrzeń na niego ląduje. Phoenix Rein z pewnością wie, jak postawić na wystawę. S- -Feng rozejrzał się po restauracji, zauważając, że klienci lokalu wcale nie są prości. Gracze siedzący wokół byli jednogłośnie na poziomie 30. W obecnym do Domain zajmowali najwyższą pozycję. Co więcej, sądząc po odczuciu tych ludzi, było oczywiste, że nie byli ekspertami od wirtualnych gier. Czuli się raczej jak eksperci biegli w sztukach walki. Wśród tych ludzi niektórzy mieli zimy najzłowrogie aury, podczas gdy inni mieli aury gwałtowne. Jednak wszyscy mieli wspólny aspekt, wszyscy byli niezależnymi graczami. Żaden z nich nie był członkiem pawilonu Smokfenix. Po spojrzeniu na S. High ci ludzie zwrócili się do swoich własnych zainteresowań. Przywódca gildy Czarny Płomień, proszę wejść na górę, poprosiła cicho piękna młoda dama, schodząc z drugiego piętra restauracji. S. High również znał tę piękną kobietę. Była zdolną asystentką Phoenix Rein, Purel Fragrance. Była także jednym z najlepszych ekspertów pawilonu Smoka i Fenixa i była dość sławna. Znalazła się w pierwszej 600 na liście ekspertów Domain Experts. Nie tylko posiadała imponującą siłę, ale była też dość utalentowana. W przeszłości, w szczytowym okresie, była potęgą z poziomu 5. S. Hyfeng po prostu skinął głową i podążył za Purel Fragrance na drugie piętro. W tym momencie Phoenix Rain był jedyną osobą na drugim piętrze. Usiadła przy stoliku przy oknie, cicho patrząc na ulicę na zewnątrz, bawiąc się czarną, skórzaną książką. Panono Phoenix, czy mogę wiedzieć, o czym chcesz ze mną porozmawiać? Zapytał S. Haifeng. W odpowiedzi Phoenix Rain uśmiechnęła się niespiesznie, wręczając czarną skórzaną księgę S. Haifengowi. Przywódca Gildii Black Flame. proszę, spójrz na to, powiedział niespiesznie Phoenix Rain. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Czarna skórzana księga nie była rekwizytem questowym ani czymś podobnym. Zamiast tego zawierała pisemne zapisy graczy. Jednak po przeczytaniu kilku stron zdziwienia S. Haifeng wzrosło, gdy kontynuował czytanie. Ta księga z czarnej skóry zawierała informacje o mrocznej arenie. Aby być precyzyjnym, książka zawierała informacje dotyczące oficjalnych członków wielu drużyn bojowych biorących udział w Dark Arena. Co więcej, informacje były niezwykle szczegółowe, do tego stopnia, że nawet historie z życia uczestników zostały nagrane. Było nawet krótkie wprowadzenie do ich obecnego wyposażenia. Poza tym dokonano oceny siły bojowej każdego członka drużyny bojowej. Oceny te były również bardzo szczegółowe. Mocne i słabe strony tych graczy zostały szczegółowo opisane. Przywódca gildy Czarny Płomień, co myślisz o tych informacjach? spytała delikatnie Phoenix Rain z przyjemnym uśmiechem na twarzy. Pan na no Phoenix, dlaczego przekazujesz mi te informacje? S- -Feng był nieco zdezorientowany intencjami Phoenix Rain. Słyszałem, że twoja gildia była w kontakcie z drużyną bojową Glorius Lions, więc uważam, że lider gildii Black Flamme, powinien już rozumieć wartość Mrocznej Areny. Phoenix Rain uśmiechnęła się słodko, odbierając skórzaną księgę od S. H. Fenga. Niestety, zwykli gracze nie kwalifikują się do udziału w tej grze. Jednak tak jest, więc mam nadzieję, że sam założę zespół bojowy, aby dobrze się bawić w Dark Arena. Początkowo zamierzałem nawiązać współpracę z przywódcą gildii Panteonu, ale nagle zmieniłem zdanie. Teraz chciałbym zamiast tego współpracować z przywódcą gildii Black Flamme. Czy mogę wiedzieć, czy jesteś zainteresowany współpracą z tą młodą damą? Pan na Phoenix musi żartować. Jak można mieć nadzieję na porównanie zerowing z Super Guildią? Czy współpraca z Panteonem nie byłaby lepszym wyborem? Chociaż S-Hyphen był tak spokojny na powierzchni, wewnętrznie był oszołomiony. Nie spodziewał się, że Phoenix Rain będzie w stanie uzyskać prawa do udziału w Mrocznej Arenie. Jednak S-Hyphen nie wierzy, że Phoenix Rain tak łatwo odda taką możliwość. W końcu pawilon smoczy Phoenix miał niezliczonych ekspertów, nie wspominając o Super Guildii, takiej jak Panteon. Dla Phoenix Rain zebranie 10 ekspertów od wierzchołków byłoby dziecinnie proste. Dlaczego miałaby potrzebować zerowing? Szukałem cię właśnie dlatego, że Tero Wing nie jest zbyt sławny. W ten sposób przeciwna drużyna nie będzie zawracać sobie głowy szczegółowym dochodzeniem. Z mocą przywódcy gildii Black Flame nie powinno być trudno zdobyć niektóre osiągnięcia na mrocznej arenie, powiedział Phoenix Rain, uśmiechając się. W końcu nie powinno być tak łatwo zdobyć UI w trybie First Slyar of THEHL w trybie Boga Kruków. Phoenix Rain osobiście weszła wcześniej do 50-osobowego Helmode TDM więc zrozumiała, jak trudny jest najest na jeden z nich. Nawet główna siła supergildii miał zerową szansę na udany najest na 50-osobowy Helmode TDM nie mówiąc już o pawilonie smoka i feniksa. Najest loch różnił się od PvP. Pomyślny najest na 50-osobowy Helmode Thamdunggron był dowodem siły. Co więcej, przeprowadziła śledztwo w sprawie ekspertów Zero Wing. Nie wspominając już o Helmode, nawet oczyszczenie Hardmode byłoby trudnym przedsięwzięciem, ale Zero Wing właśnie to zrobił. Co to oznaczało? Black Flamy nie był tak prosty, jak się wydawało. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Dlatego nagle zmieniła swoje plany i natychmiast udała się do Wither e. Przypuszczam, że lider gildii Black Flamy widział już ekspertów na dole. Żaden z nich nie był profesjonalnym graczem przed uruchomieniem GOTES Domain. Są ekspertami, których potajemnie wychowałem i żadna z innych drużyn bojowych nie ma żadnych informacji o tych ludziach. Z elementem zaskoczenia być może będziemy w stanie rywalizować o 100 najlepszych rankingów. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, Google Pleader Black Flames do 10% wszystkich naszych wygranych. Jeśli poprowadzisz zespół do pierwszych 100 miejsc, dam ci 20% wygranych. Co myślisz? Oferta Phoenix Reign była niezwykle hojna. To było znacznie lepsze niż w Wiecznej Wojnie. Co najważniejsze, nie było żadnych ograniczeń jego wolności. Miał współpracować tylko z Phoenix Reign. Rain zapewni kwalifikacje startowe, podczas gdy on będzie walczył. Bitwy na darka arena były najszybszą metodą zdobywania kredytów. Co więcej, po zdobyciu sławy na mrocznej arenie mogło nawiązać wiele wpływowych powiązań. W przyszłości znacznie łatwiej będzie mu kupować płyny od klasy S, różne materiały szkoleniowe i wirtualne kabiny do gier. Co najważniejsze, mroczna arena była idealnym miejscem do poprawy swojej siły. Nawet boskie koloseum nie mogło się równać. W końcu boskie koloseum było miejscem, w którym zwykli gracze mogli walczyć ze sobą lub z systemem. W porównaniu do bitw z ekspertami gracze zyskali mniej korzyści w boskim koloseum. A co, jeśli dostanę nas do pierwszej trzydziestki? Chociaż S-Hyphen był już zadowolony z 10% i 20% wynagrodzenia oferowanego przez Phoenix Rain, instynktownie starał się dążyć do większej ilości. Najlepsza trzydzieści? Phoenix Rain nie mógł powstrzymać śmiechu. Jeśli przywódca gildii i Black Flame naprawdę zdoła umieścić drużynę bojową w pierwszej trzydziestce Mrocznej Areny, zwiększa wynagrodzenie do 40%. W opinii Phoenix Rain wejście do pierwszej setki byłoby niezwykle trudne, nie mówiąc już o pierwszej trzydziestce. W końcu była to rywalizacja między zespołami bojowymi, które tworzyły różne duże międzynarodowe korporacje. Żadna z tych drużyn nie może być lekceważona. W porządku, w takim razie zobaczmy umowę. S. Hifeng uśmiechnął się. Chociaż on również wątpił, czy uda im się osiągnąć taki wyczyn, nie przyjął misji Epic Guild, Ancient Bloods Gdyby pozwolił kilku najlepszym ekspertom gildii trenować tam przez jakiś czas, mogliby mieć szansę na dostanie się do pierwszej trzydziestki. Chwilę później, Phoenix Rain i S. zawarli kontrakt. Chodźmy zatem. Przedstawiacie członkom Twojego zespołu. Phoenix Krain odłożył kontrakt i zszedł na dół. W chwili, gdy Phoenix Rain zeszła na dół, dziesiątki ludzi siedzących na pierwszym piętrze restauracji Byleberry wstały i przywitało ją z szacunkiem. Żaden z nich nie wykazywał temperamentu eksperta, tak jak w przypadku S. Hyfenga. Nawet tych kilku ekspertów, którzy emanowali przemocą, ukrywały swoje aury. Zgodnie z oczekiwaniami kobiety znanej jako królowa demonów. Z pewnością wie, jak postawić na mocny wyświetlacz. S. Feng był wewnętrznie zdumiony. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 631 Próba Siły. Rozdział 631 Próba Siły. Każdy gracz tutaj był ekspertem. I jako eksperci, wszyscy mieli własną dumę i zasady, których przestrzegali. Nie było była łatwo nakłonić tych ekspertów do złożenia wniosku. Jednak patrząc z oczy tych ekspertów, s Feng widział szacunek, który wypełnia ich serca, udowadniając, że ich działania nie wynikały z żądań Phoenix Rain. Panienko, obecnych jest wszystkich 20 członków, powiedział w grańca niskim, ale pełnym szacunku tonem. Phoenix Rain skinął głową w odpowiedzi. Zwracając się do S-Hyphen, Phoenix Rain zapytał, przywódcę gildii Black Flame, co myślisz o tych ekspertach. Spośród 20 obecnych graczy wszyscy byli na poziomie 30. Ich wyposażenie składało się również z wyposażenia najwyższego poziomu od poziomu 25 do 30. W U.E.P.R.S.T. ci gracze byliby na samym szczycie. Najwyraźniej ich umiejętności mówiły same za siebie. Każdy z nich był ekspertem, który wielokrotnie przeżył przez walki na żywo. No obowie, tacy jak Fieredanze i pozostali członkowie zespołu Zero Wing, którzy zdobyli swoją siłę tylko dzięki mozolnemu szkoleniu, nie mogli się równać z tymi ekspertami. Z daleka można było wyczuć wrogość, jaką promieniowali. Zdumiewające. W królestwie gwiezdno księżycowym nie znajdziesz wielu, którzy mogliby się z nimi równać, odpowiedział zgodnie z prawdą S. Jednak słowa S. Fenga natychmiast wywołały gniew tych 20 osób. Spojrzeli na S. Fenga, zabijając intencje i wypełniające ich oczy. Wszyscy byli ekspertami, których Phoenix Rain starannie nie pielęgnował. Jak skromni eksperci Królestwa Gwiezdno-Księżycowego mogli mieć nadzieję, że będą sobie równi? Przywódca gildii Black Flame, może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale pomimo tego, że żaden z tych ludzi nie ma sławy, my są dużo słabsi niż eksperci z listy ekspertów boskiej domeny, są nawet silniejsi niż niektórzy z tych ekspertów powiedział z pogardą Purę Fragance. Ile osób w Królestwie Gwiezdno-Księżycowym znalazło się na liście ekspertów domeny Boga? Z drugiej strony, gdyby 20 obecnych osób pokazało swoją siłę, każda z nich z pewnością mogłaby znaleźć się na liście ekspertów. Można sobie tylko wyobrazić, jak ogromne były ich mocne strony. Byli daleko poza najlepszymi ekspertami z Królestwa Gwiezdnego Księżyca. S. nie odrzucił słów Fragance. Lista ekspertów boskiej domeny początkowo służyła jako analiza ekspertów, którzy publicznie pokazali swoje mocne strony. Nie zarejestrowano wszystkich ekspertów w grze. Listę można co najwyżej wykorzystać jako odniesienie. Jednak on też się nie mylił. Chociaż ci ludzie byli silni, w samym Witherverse IT było wielu ekspertów, którzy byli znacznie silniejsi. Na przykład Wilk Wojenny i Cień Ducha. Nie trzeba było też wspominać o tych nieznanych ekspertach, ukrytych w całym Królestwie Gwiezdno-Księżycowym. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com, Podczas gdy domena Boga była bardzo duża, Królestwo Gwiezdno-Księżycowe nie było małe. Jak to możliwe, że tak łatwo zostać jednym z najlepszych ekspertów w królestwie? Dosyć zapachu. Niech wszyscy się przedstawią, aby przywódca Gildi i Flame mógł łatwiej ustanowić drużynę bojową łagodnie poinstruował Phoenix Raid. Nie ma takiej potrzeby. Każdy, kto może zablokować mój miecz bez użycia umiejętności, zostanie przyjęty do drużyny bojowej. Oczywiście nie użyje też żadnych umiejętności o s nie chcąc stracić zbyt wiele czasu. Wygląda na to, że dzisiaj wszyscy zostaniemy oficjalnymi członkami zespołu bojowego. Chudy asynt w czerni parsknął, inni podobnie zdradzali zirytowane szyderstwa. S. Hyphen ośmielił się ich nie docenić do takiego stopnia. Początkowo S. podobnie zaskoczył w Phoenix Rain. Uśmiechnęła się jednak i powiedziała: Sugestia przywódcy Guildy Black Blackflam również zadziała. Zróbmy więc, o co prosi. Następnie wszyscy opuścili restaurację jagodową i skierowali się w stronę Boskiego Koloseum. Boskie Koloseum znajdowało się w centralnej dzielnicy Uyteriwers City. Boskie Koloseum było masywną wieżą, która stała w centrum miasta. Chociaż Boskie Koloseum zostało zbudowane dopiero niedawno, do jej z budynku napłynęło może graczy. Ha, ha ha przeszedłem dzisiaj drugie piętro. Nareszcie mogę przystąpić do egzaminu wstępnego do Zero Wing. Rekrutacja członków do lochu drużyny 25 poziomu musi mieć wskaźnik ukończenia umiejętności na poziomie 70% i powyżej. Ekwipunek musi mieć co najmniej rangę tajemniczym żelazo. Pogrzeb w niebiosach rekrutuje członków gildii. Nasza gildia już oczyściła ruiny wrony w trybie trudnym. Jeśli chcesz dołączyć, musisz być w stanie oczyścić pierwszy piętro Boskiego Koloseum, zanim będziesz mógł przystąpić do egzaminu wstępnego. W holu na pierwszym piętrze Boskiego Koloseum krzyczało wiele niezależnych zespołów rekrutujących członków. W przeszłości ci gracze zwykle rekrutowali się w sali teleportacyjnej. Teraz jednak wszyscy przybyli do boskiego koloseum, ponieważ mogli tutaj określić siłę gracza. W ten sposób mogliby być bardziej spokojni podczas najazdów na lochę. Podobnie, odkąd pojawiło się boskie koloseum, gildy nie brały już pod uwagę poziomu i wyposażenia gracza, pozwalając graczom na wzięcie udziału w egzaminach wstępnych. Zamiast tego określili kwalifikację gracza poprzez jego postępy w boskim koloseum. Techniki zwykłego gracza nie wystarczyłyby nawet do przejścia pierwszego piętra boskiego koloseum. Gdyby ktoś minął drugie piętro, byłby mniej więcej tak silny, jak elitarny gracz. Tymczasem jeden był zdecydowanie uważany za eksperta, jeśli mogło oczyścić trzecie piętro. Stąd bardzo łatwo było określić dokładny standard zawodnika. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel Com Po przybyciu do boskiego koloseum w Fragrance wydał pięć magicznych kryształów na wynajęcie amfiteatru. W amfiteatrze gracze mogli walczyć, jak chcieli. Walka w amfiteatrze różniła się od walki na podziemnej arenie. W amfiteatrze gracze mogli ustalać zasady walki według własnych upodobań. Na przykład mogły zezwalać tylko na walkę w zwarciu, zabraniając używania umiejętności lub narzędzi. To sprawiłoby, że walki byłyby bardziej realistyczne. Z drugiej strony takie przywileje nie były dostępne w podziemnej arenie. Po ustaleniu zasad S-Feng i, i 20 członków rezerwy wkroczyli do amfiteatru. Panienko, czarny płomień jest po prostu zbyt arogancki. Będę się cieszyć obserwowaniem, jak sam się zawstydza, wstydza heł, się purę z uśmiechając się do S-Fenga. Zapach, nie doceniasz blask flamę. Fakt, że mógł zostać ekspertem numer jeden w Królestwie Gwiezdno-Księżycowym i pozostać niepokonanym, jest już wystarczającym dowodem jego siły. Nie zapominaj, że nawet wojenny smog był wobec niego bezradny. Zobaczysz, jak bardzo jest utalentowany powiedział Phoenix Raid z uśmiechem. Kiedy purę Fragrance pomyślała o potworze znanym jako Wojenny Smok, nie mogła powstrzymać drżenia. Ekspert, który opanował domena, był nieludzką egzystencją. W całym pawilonie Smok Phoenix bardzo niewielu było w stanie zablokować ataki wojowniczego Smoka. Po ostatniej wojnie między pawilonem Smoka i Phoenixa a Skrzydłem Zero, różne duże gildień w tym czasie szczegółowo zbadały czarny płomień. W końcu osoba zdolna do przetrwania przeciwko wojowniczemu Smokowi w walce była niezwykle rzadka, nie wspominając już o kimś, kto potrafił zabić Berserkera. Chociaż Blas nie był ostatecznie odpowiedzialny za zabiciem wojowniczego smoka, fakt, że walczył z wojowniczym smokiem jak równy z równym, był zdumiewającym wyczynem. Jednak wyniki śledztwa zaszokowały wszystkich. Podstawowe atrybuty czarnego płomienia były po prostu tyraniczne: polegał na czystej niszczącej mocy, aby przetrwać przeciwko wojowniczemu smokowi. Mówiąc prościej, sprzęt Blas był znakomity. Teraz jednak było inaczej. Od tej bitwy różne duże gildie stale ulepszały swój kwipunek, wzmacniając podstawowe atrybuty swoich najlepszych ekspertów. Podstawowe atrybuty wojowniczego smoka znacznie wzrosły. Gdyby teraz zmierzył się z czarnym płomieniem, najprawdopodobniej czarny płomień przetrwałby tylko kilka wymian przed śmiercią. Tymczasem 20 obecnych członków rezerwy nosiło sprzęt najwyższej klasy. Ich ekwipunek zawierał również klejnoty poziomu 2. Każdy z nich miał na sobie trzy średnie zestawy pancerza many. Jeśli chodzi o atrybuty, wyeliminowali swoje słabości. Wręcz przeciwnie, można nawet powiedzieć, że atrybuty były ich mocnymi stronami. W związku z tym czarny płomień nie mógł już polegać na czystej niszczycielskiej sile, aby wygrywać swoje bitwy. Tak jak pórem Fragance fantazjowała o 20-rezerwowych członkach bawiących się ze zhaifengiem, przed jej oczami nagle rozegrała się szokująca scena. Zanim ktokolwiek zdał sobie z tego sprawę, pierwszy przeciwnik z padł upadł na ziemię, leżąc nieruchomo. Co się stało? Purel Fragance mruknął z niedowierzaniem. Była rozkojarzona tylko przez chwilę, ale bitwa już się skończyła. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 632 Szarorzeju. Rozdział 632 Szarożaju. Ponad szeroką i przystronną kamienną platformą, S. Feng powoli schował ustrze chłani, nie wracając sobie głowy patrzeniem na Berserkera poziomu 30, który upadł na ziemię. Dalej powiedział spokojnie S. Feng. Reguły amfiteatru były tak ustalone, że w momencie trafienia w istotny punkt, śmierć i porażka były pewne. Nawet Shielt Warrior z wysokim HP i defensa nie był wyjątkiem od tej reguły, nie wspominając o Berserkerze. Widząc spokojny wyraz twarzy S. Haifenga, wszyscy, którzy poczuli się urażeni, natychmiast zamknęli usta, a w ich oczach pojawił się ślad strachu. Chociaż klasa berserkera nie była klasą opartą na prędkości, nie była łatwa do pokonania. Nie wspominając o tym, że berserker, który służył jako przeciwnik z Fenga, był ekspertem, który doświadczył niezliczonych bitew na żywo. Co więcej, wszyscy byli towarzyszami, więc dość dobrze rozumieli swoje mocne strony. Chociaż berserker, którego pokonała z Feng, nie znajdował się w pierwszej piątce ich grupy, jego siła bojowa wciąż mogła się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Fakt, że s hyfeng pokonał Berserkera jednym atakiem, nie dając Berserkerowi czasu na reakcję, był po prostu niewyobrażalny. Jak można się spodziewać po kimś wybranym przez mistrza Pawilonu, rzeczywiście posiadasz pewne zdolności. W takim razie pozwól mi, Sharorle, nauczyć się czegoś od ciebie. Z tłumu wyszedł mężczyzna w średnim wieku o smukłym ciele i oczach tak bystrych jak orzeł. Kiedy tłum zobaczył, jak Berserker o imieniu szarożę wystąpił naprzód, szok po jednostronnym zwycięstwie S-Hifenga natychmiast zniknął, a ich arogancja i pewność siebie powróciły. Orzeł, liczymy na ciebie! Nie możemy pozwolić, żeby na nas spojrzał z góry. Pozostali okazali wsparcie z boku. Grey Eagle był ekspertem numer jeden w ich grupie. Choć mężczyzna był już po czterdziestce, jego umiejętności i bogate doświadczenie bojowe nie miały sobie równych wśród zwykłych, młodych graczy. Zrobię co w mojej mocy. Szary Orzyn skinął głową, powoli podchodząc do S Fenga. Tymczasem Phoenix Rain uśmiechnęła się uprzejmie, obserwując Ten rozdział załaduj najpierw na Co? W poprzednim meczu nie mieliśmy okazji zobaczyć prawdziwej siły Black Flames. Teraz, gdy szarożeł wystąpił naprzód, powinniśmy zobaczyć jego ograniczenia, powiedziała Phoenix Rain, uśmiechając się, oglądając nagrania z poprzedniej bitwy z Haifenga. "Panienko, nawet w pawilonie smoka i feniksa jest ekspertem, który plasuje się na samym szczycie. Ma duże szanse na pokonanie każdego z młodszego pokolenia poza Martial Dragonem. Jak mógł nie dorównać czarnemu płomieniu? Purel Fragrance nie mogła powstrzymać zaskoczenia, gdy usłyszała słowa Phoenix Rain. Purel Fragrance wierzyło, że Phoenix Rain przycenił siłę S Haifenga. Nie zwracała uwagi, więc nie widziała momentu, w którym S Haifeng dobył miecza. Jednak po obejrzeniu nagrania bitwy, mogła stwierdzić, że jego atak nie był tak szybki, że nie można go było zablokować. Tylko, że atak z Hyfengę był sprytny, nagle zmieniając trajektorię, by wycelować w martwe pole przeciwnika. W rezultacie Berserker nie był w stanie zareagować na czas i otrzymał trafienie do swojego punktu życiowego, umierając. Jednak grę igle był inny. Doświadczenie bojowe, które posiadał, było kilkakrotnie większe w porównaniu z innymi członkami rezerwy. Nawet gdyby z Hyfeng ponownie zmienił trajektorię swojego ataku, nie byłoby to zagrożeniem dla szarego orła. Dowiemy się, gdy rozpocznie się bitwa. Naturalnie Phoenix Rain wiedział, jak potężna jest Graigle. Początkowo chciała, żeby Szary Orzeł poprowadził drużynę bojową. Gdyby czarnemu płomieniu nie udało się podbić ruin w trybie piekielnym, nie byłoby jej tutaj dzisiaj. W momencie, gdy Phoenix Rain skończył mówić, zakończyło się również odliczanie czasu nad kamienną platformą. Pozwól mi zobaczyć, jaka jesteś silna. Szary Orzeł wziął swoją ręczną szablę. Nagle jego oczy zrobiły się zimne, spadła nawet temperatura otoczenia. Wydawało się, że nic nie mogło umknąć jego mroźnemu spojrzeniu. Zanim S. hyfeng zdążył się ruszyć, szary orzeł rzucił swoją szablą w ramię S. Atak Szarego Orła nie był szybki. Wręcz przeciwnie, był bardzo powolny. Nawet zwykły gracz mógł zareagować i zablokować atak. Wyglądało to tak, jakby atak Szarego Orła skusił przeciwnika do jego zablokowania. Ponadto Szabla Graigla wycelowała w ważny punkt. W obliczu tego ataku nie miałby innego wyjścia, jak tylko go zablokować lub uniknąć. Jeśli jest Haifeng nie obroni się przed tym atakiem, decydując się zamiast tego na atak na witalny punkt Szarego Orła, bitwa zakończy się wzajemnym zniszczeniem. Można powiedzieć, że był to cios samobójczy. W tym momencie ci, którzy znali Graigla, roześmiali się. Wszyscy wiedzieli, że Szaroże nie próbował przeciwstawić swojego życia swojemu przeciwnikowi. Raczej używał tego ataku, aby zbadać słabości przeciwnika. Zwykle eksperci rzadko mieli jakieś słabe punkty, gdy byli na warcie. Jednak w momencie, gdy przypuścili atak, ujawniliby swój największy słaby punkt. Dlatego Szarożę uskusiły z Haifenga, by z własnej woli ujawnił swój słaby punkt. Wtedy uderzał, chociaż Szaroże ujawniłby również swój słaby punkt. Dzięki doskonałej wnikliwości i bogatemu doświadczeniu w walce, mógł z łatwością stłumić przeciwnika. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel bin. Som. Innymi słowy, Gary Igle zwabił z Haifengę do walki w jego strefie komfortu. Dzięki tej umiejętności wielu czołowych ekspertów w pawilonie Smoka i Feniksa było bezradnych wobec Szarego Orła. Wchodzisz na całość? S. Haifeng roześmiał się. Pożałujesz. W następnej chwili S. lekko lekkomyślnie zanurkował do przodu, w kierunku fioletowo-czarnej szabli Garygle. Nawet nie zewracał sobie głowy używania miecza do blokowania nadlatującej broni. Oszalał? Sharegoryk był oszołomiony, gdy obserwował szalony zachowania S. Haifengę. Czy on myśli, że okaże litość? A może myśli, że w ostatniej chwili może uniknąć mojej szabli? Greigle był bardzo doświadczony w walce. Widząc, że S. Hyfeng nie był wariatem, jedyną możliwością takiego lekkomyślnego zachowania było to, że S. Hyfeng wierzył, że może uniknąć ataku w ostatniej chwili i skorzystać z okazji, by uderzyć w jego słaby punkt. Nie doceniasz mnie? Wyraz twarzy szarego Orła zmroził się jeszcze bardziej, gdy użył więcej siły swoich ramion. Nagle szybkość jego szabli wzrosła. Z tak bliskiej odległości nikt nie mógł uniknąć tego ataku. Zaraz potem szable szarego Orła przeszła przez ciało S. Fenga. to jest. Szary był oszołomiony, gdy zobaczył swoją szablę przecinającą twarz z haifenga, odkrywając, że jego broń trafiła tylko w powidok. Co tu się dzieje? Purel już wpatrywała się w tę scenę. Bez względu na to, jak na to patrzyła, szabla szarego Orła powinna była trafić z haifenga. Jednak z jakiegoś nieznanego powodu, pomimo niewielkiej odległości 1 metra między berserkerem a szermierzem, dwuręczna szable o długości 1,3 metra nie osiągnęła celu. Siedząc obok Purel Fragance, Foenix Rain zmrużyła oczy na tę scenę. Z ciężkim wyrazem twarzy powiedziała: traktuje odwrót jak postęp. Nie wyobrażałem sobie, że czarny płomień dotarł już do takiego królestwa. Traktujesz odwrót jako postęp. Skąd on to wie? Purel była zszokowana, gdy usłyszała komentarz przełożonego. Traktowanie odwrotu jako ataku było techniką ataku. Przeciwko tej technice można zauważyć, że ich przeciwnik pędzi w ich kierunku, podczas gdy w rzeczywistości przeciwnik się wycofywał, w prawdziwej walce można odkryć, że nie mogą nawiązać kontaktu z ciałem przeciwnika, mimo że przeciwnik pozostaje tuż przed nimi. Wyglądało to tak, jakby nawiedzał ich duch i nie mogli się go pozbyć bez względu na to, co zrobili. Była to technika, która mogła psychicznie wyczerpać drugą stronę. Traktowanie odwrotu jako postępu było specjalnością martial Dragona. Jednak powodem, dla którego smok wojenny mógł użyć takiej techniki, była jego domena. Był w stanie zastosować taką technikę walki tylko ze względu na absolutną kontrolę nad otoczeniem. Czy mógł się tego nauczyć po walce z wojowniczym smokiem? Jak to możliwe? Myśląc do tego momentu, Purell Fragrance poczuła chód w długiej kręgosłupa. Następnie gra do domachiwał mieczem kilkanaście razy wys-haifeng. Każdy atak był szybki i precyzyjny. Zwykli gracze nie mogli w ogóle obronić się przed tymi atakami. Jednak bez względu na to, jak mocno berserker wymachiwał szablą, jego broń nigdy nie trafiła szermierza przed nim. Jego ataki zawsze byłyby przerywane małą nitką. Nie mógł jednak powstrzymać desperackich i samobójczych ataków. Przy tak niewielkiej odległości między nimi, gdyby S. Feng zaatakował, nie miałby czasu na reakcję. Nic dziwnego, że ludzie z pawilonu Smoczego Feniksa byli tak pewni siebie, gdy podszedł Saroj. Jest ekspertem, który wszedł do królestwa wyrafinowania. Gdybym nie osiągnął trochę oświecenia z sanktuarium ciemności, walka z nim byłaby naprawdę kłopotliwa. W tym momencie S. Haifenk miał już ogólne pojęcie o standardzie Kriegle. Czas skończyć. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 633 schwytanie demonicznej bestii. Rozdział 633 schwytanie demonicznej bestii. S. Feng nagle zniknął. Czy to podobno kroki pustki? Szary Orzek był zaskoczony. Mniej więcej oglądał filmy S. Fenga używającego swojego specjalnego ruchu, Void Steps. Tylko, że nie wyobrażał sobie, że żywa istota ludzka może rzeczywiście zniknąć na jego oczach. Nawet jego wyostrzone pięć zmysłów nie mogło znaleźć śladu obecności S. Fenga. Jednak słabość Void Steps była również leżąco oczywista. I to był moment, kiedy S. Haifeng zaatakował. W obliczu śmiertelnego uderzenia mózg nie ignorowałby tak ważnych informacji. Jednak bardzo trudno było też zablokować taki atak, ponieważ odległość między nimi była po prostu zbyt mała. Najczęstszą metodą przeciwdziałania krokom pustki było stopniowe dostosowywanie się do nich, pozwalając mózgowi przestać ignorować przekazywanie informacji. W ten sposób kroki pustki jest hyfen byłby bezużyteczne. Jednak osiągnięcie tego było niezwykle trudne. To było jak próba zapamiętania twarzy setek przechodniów, po których przechodzi się każdego dnia. Zapamiętywanie twarzy kilku osób było już trudnym wyczynem, ponieważ mózg automatycznie ignorował większość takich informacji. Dlatego niezwykle trudno było rozwikłać kroki pustki jest haifenga. Jednak nadal mnie nie doceniasz. Szary Orzeł uśmiechnął się, zmieniając trajektorię swojej szabli, kierując broń w puste miejsce. Cholera. Iskry rozsypały się, gdy dźwięk zderzającego się metalu rozniósł się echem po amfiteatrze. Nagle nad kamienną platformą pojawił się jest haifeng. Rzeczywiście, może pojąć moją ogólną lokalizację. S. Hyphen wcale nie był zaskoczony występem Greigle. W końcu berserkier wszedł już do królestwa wyrafinowania. Umiejętności obserwacyjne Greigle powinny być wyjątkowe. Nawet przy braku informacji, Sherozo powinien być w stanie ogarnąć swoją ogólną lokalizację. To było jak jego walka z Martial Dragonem. Dzięki swojej domenie Wojenny Smog był w stanie przetwarzać wszystkie informacje ze swojej domeny, nie tracąc nawet najmniejszego szczegółu. Jeśli Smog wojenny skoncentruje się na obserwowaniu otoczenia, może sprawić, że kroki pustki będą całkowicie bezużyteczne. Niestety masz tylko jedną broń, ja mam dwie. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel bin. S. zwiększył siłę, jaką wywierało strzy otchłani, przyszpilając dwuręczną szablę szarego orła. Tymczasem cień czyśćca, którym władał drugą ręką, zatoczył idealny łuk, przesuwając się przez serce szarego orła, pozostawiając mały i niezauważalny szef. Cholera. Szary Orzeł uchwycił się za serce, gdy upadł na kamienną podłogę platformy, niechęć wypełniła jego oczy, gdy umierał. Porażka Greygle ogłuszyła salę i zamilkła. Chociaż ten mecz wydawał się spokojny, większość bitew między ekspertami była właśnie taka. Drobne różnice zwykle decydowały o wyniku tych bitew. Jaka szkoda? Gdyby Szary Orzeł mógł używać również dwóch broni, Czarny Płomień nie wygrałby tak łatwo. Czysty zapach westchnął. Bez względu na to, co ktokolwiek powiedział lub zrobił, Szary orzeł był częścią pawilonu smoczego Feniksa. Fakt, że Grey igle został tak łatwo pokonany, nie był korzystny dla reputacji pawilonu. Czy dwie bronie naprawdę rozwiążą problem? Phoenix Rain miała złożoną minę, gdy obserwowała S. Haifenga. On naprawdę jest nienawistną osobą. Szary orzeł był berserkerem, klasą znaną ze swojej siły. Wzrost siły klasy był najwyższy ze wszystkich klas, ale S. haifeng pokonał Szarego Orła jedną ręką. To wystarczyło, aby pokazać, jak wysoki jest atrybut siły S. Haifenga. Mając taką przewagę, S. Haifeng mógł z łatwością decydować o wyniku w momencie rozpoczęcia bitwy. Mimo to S. Haifeng postanowił marnować tyle czasu z Szarym Orłem. Czemu? Mogło być tylko jedno wytłumaczenie? Chciał określić siłę Szarego Orła. Początkowo Phoenix Rain myślał, że użyję Szarego Orła, aby odkryć głębie siły S. Fenga. Jednak nie tylko im się to nie udało, ale także pozwolili S. Haifengowi po kolei je studiować. Następnie S. Haifeng przystąpił do testowania pozostałych 18 członków rezerwy i na pewno żaden z nich nie przeszedł. S. Hyfeng wykończył wszystkich jednym uderzeniem. Panu no przepraszam, że to mówię, ale żadna z tych osób nie przeszła. Wygląda na to, że mogę rekrutować członków tylko na własną rękę, powiedział S. haifeng uśmiechając się do Foenix Reign. Słysząc deklarację S. Hyfenga, członkowie rezerwy natychmiast zbledli. S. Hyfeng stłumił ich poprzednią arogancję i pewność siebie. Nie mogli nawet zmusić się do riposty. Jeśli żaden z nich nie przeszedł, nic na to nie poradzimy. Mam jeszcze do czynienia z kilkoma procedurami dotyczącymi praw uczestnictwa. Co do członków drużyny bojowej, zostawię to przywódcy gildii Black Phoenix Rain wewnętrznie przewróciła oczami na S. Fenga. Było oczywiste, że S. Feng nie miała zamiaru pozwolić swoim podwładnym dołączyć do drużyny bojowej. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Skończywszy mówić, Phoenix Rain opuściła Boskie Koloseum ze swoją grupą. Tymczasem S. Feng zatrzymał powóz konny i pospieszył do sali teleportacyjnej Uyteriwers City. Phoenix Rain nie może być lekceważony. W rzeczywistości była w stanie zrekrutować trzech ekspertów z wyrafinowanego królestwa. Wygląda na to, że będę musiał przyspieszyć taniec ognia i trening innych. S. Feng doskonale rozumiał siłę swoich towarzyszy. Gdyby nie jego zamiar poszerzenia horyzontów głównych członków gildii w Dark Arena, trzech najlepszych rezerwowych członków Phoenix Reign zdecydowanie zakwalifikowało się do zostania oficjalnymi członkami. W końcu eksperci z wyrafinowanego królestwa byli rzadkością w domenie Boga. Drużyna bojowa z trzema takimi ekspertami z pewnością mogłaby znaleźć się pośrodku wszystkich drużyn bojowych biorących udział w Dark Arena. Właśnie dlatego Phoenix Reign wierzy, że drużyna bojowa ma szansę znaleźć się w pierwszej setce. Oczywiście nie oznaczało to, że wiergające i pozostali byli słabsi niż grupa Grey Eagle. Siła bojowa gracza nie może być określona wyłącznie technikami walki. Atrybuty i umiejętności również stanowiły dość duży stosunek. Po przybyciu do sali teleportacyjnej, S-Szybko odkrył tańca ognia i innych, którzy czekali na niego od dłuższego czasu. Przywódca Gildi, przynieśliśmy to, o co prosiłeś? Czy jednak nie kupiliśmy o kilka za dużo? zapytała akwarosa, czując lekkie ukłucie w sercu. Hunting Scrolls i to Scrolls były już bardzo drogie. Pojedynczy zwój myśliwski kosztuje trzy sztuki: złota, pięćdziesiąt sztuk: srebra, podczas gdy zwój magazynowy kosztuje pełne pięć sztuk: złota. Gdyby musieli kupić tylko kilka, akwarosa nie miałaby nic przeciwko. W końcu liczba członków gildii znacznie wzrosła w ostatnich dniach. Pieniądze, jakie dwa gwiazdkowa gildia może zarobić dzięki kwestom gildii, również były dość znaczące. Ponadto mieli również zyski z firmy handlu przy świecach. Dlatego wydawanie 100 lub 200 sztuk złota nie byłoby problemem. Jednak s High poprosił o 100 hunting scrolls i 50 toraga spacy scrolls. Ponadto polwanie wymagało również innych przedmiotów. W sumie wydali ponad 800 sztuk złota, aby przygotować się do polwania. Nawet brązowy wyszchowiec nie kosztował tyle. Zrozumiesz, kiedy nadejdzie czas. Ta kwota nie jest znacząca. S. Haifeng roześmiał się. W przeszłości, aby uzyskać nieco lepszą górę gildii, różne duże gildie wydawały astronomiczne sumy pieniędzy. Dla porównania wydali tylko około 800 sztuk złota. Akwarosa była sfrustrowana odpowiedzią S. -Fenga. Na szczęście firma Zero Wing nadal miała firmę Central Elite Trading, która ją wspierała. W przeciwnym razie ta wyprawa na polwania wybiłaby ogromną dziurę w finansach gildii. Chodźmy do wielkiego lasu Soria. Mówiąc to, S. -Feng zbliżył się do magicznej tablicy teleportacji. Odkrywszy swój cel, wszyscy mimowolnie drżeli. Wielki las Sori. Każdy, kto badał mapy wysokiego poziomu, wiedział, że Wielki Las Sori jest mapą poziomu 50. Dla obecnych graczy była to śmiertelna pułapka. Co więcej, Wielki Las Soria różnił się od zwykłych map poziomujących. To była zakazana ziemia dla rasy ludzkiej. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 634 Miasto Starfall. Rozdział 634 Miasto Starfall. Bardzo szybko S-Haifeng uiścił płaty za teleportację. Każda osoba kosztuje 80 srebrników, co daje łącznie 4 złota, 80 srebrników za całą drużynę. Zwykłej partii nie było stać na wydanie tylu pieniędzy, nawet gdyby sama zbankrutowała. Wielki Las Soria był neutralnym obszarem położonym pomiędzy Imperium Czarnego Smoka a Królestwem Gwiezdnego Księżyca. Obecni gracze nie byli wystarczająco silni, aby przetrwać w okolicy. Gracze znali również Wielki Las Soria jako Las Śmierci. Była to mapa poziomująca od poziomu 50 do poziomu 70 i była 3 do 4 razy większa niż zwykłe mapy poziomujące tego samego poziomu. Jednak wysoki poziom mapy nie był największym zagrożeniem. Powodem przydomka Las Śmierci był całkowity bradość fortec i bezpiecznych miejsc zgromadzenia się ludzi. Zamiast tego mapa była rajem dla demonicznych bestii i płorków. Wielki Las Soria był królestwem pułorków i stanowił wielkie zagrożenie dla graczy, ponieważ rasa pułorków była mocno uprzedzona do obcych. Gracze mogli w dowolnym momencie spotkać patrole pułorków w Wielkim Lesie. Te oddziały patrolowe były nie tylko niezwykle potężne, ale także wzywały innych towarzyszy do zasadzki na graczy. Dlatego przetrwanie w Wielkim Lesie było co najmniej wyzwaniem. Dzięki zestawowi teleportacji drużyna S-Hive szybko dotarła do Starfall City, miasta w pobliżu granicy Królestwa Gwiezdno-Księżycowego. Starfall City było drugim co do wielkości miastem w północnym regionie Królestwa Starmoon. Chociaż miasto znajdowało się w pobliżu granicy Królestwa, było najbogatszym ze wszystkich miast regionu północnego. Star City miało podobną rangę do Winter City. Tylko, że miasto miało kilka więcej NPC stopnia 4 strzegącego niż Winter City. W sumie było 7 NPC 4 poziomu. Siła obronna miasta znacznie przewyższyła Winter City i była tylko słabsza niż Star City. To miejsce robi wrażenie. Blackki nie mógł powstrzymać sztoku, gdy zobaczył ruchliwą ulicę. Na ulicach było dużo strażników NPC, co najmniej dwa razy więcej niż w Winter City. Poza strażnikami NPC krążyło też mnóstwo kupców. Można było również zobaczyć wiele wjeżdżających i odjeżdżających powozów konnych z ładunkiem. Ten rozdział załaduj najpierw na Bin. Co? Co więcej, ci kupcy nie ograniczali się do NPC. Nie zabrakło też kupców graczy. Ci handlarze graczy podobnie jeździli po mieście powozami konnymi. Było też wielu kupców graczy, którzy zaparkowali swoje powozy w jednym miejscu, handlowali i kupowali różne przedmioty. Co oni robią? Co zauważył? Że ci kupcy graczy gorączkowo kupowali różne materiały i sprzęt od innych graczy. Byli nawet tacy, którzy kupowali zwykłe przedmioty od NPC Hans. Co więcej, ci kupcy gracze kupowali te zwykłe przedmioty w dużych ilościach, kosztując nawet dziesiątki, a nawet ponad 100 zł. Taka kwota wystarczyłaby na stosunkowo długi czas finansowania małej gildii. Żaden z graczy Witherverse nie byłby tak szalony, by kupować tak wiele zwykłych przedmiotów od NPC Hans. Ci ludzie odsprzedają towary i osiągają zyski dzięki różnicom cenowym wyjaśnił S. Zarabianie na różnicach cenowych? Blackie był zdezorientowany. Ale ceny NPC są takie same w całym Królestwie Gwiezdno-Księżycowym. Tylko niektóre unikalne przedmioty można odsprzedać z zyskiem. Mimo to zazwyczaj nie ma wielu takich przedmiotów dostępnych na sprzedaż, a zwykle, gdy npc uzupełniają zapasy, duże gildie zwykle kupują wszystko, zachowując je na własny użytek. Komu zamierzają sprzedać te pospolite przedmioty? Oczywiście dla graczy powiedział Feng ze śmiechem. Chociaż zwykłe przedmioty npc w królestwie gwiezdnego księżycowym mają jednolite ceny, ceny mogą być inne w innych królestwach i imperiach. Niektóre przedmioty sprzedawane w królestwie gwiezdnego księżyca mogą być droższe w imperium czarnego smoka, podczas gdy niektóre przedmioty mogą być tańsze. Tymczasem ci ludzie próbują zarobić na różnicy w cenach. W takim razie, czy nie ma tablic teleportacyjnych? Czy nie byłoby prościej po prostu dostarczać swoje produkty za pomocą tablic teleportacyjnych? Zapytał z zaciekawieniem Blackie. Dlaczego muszą jeździć powozami konnymi? Bardzo prosta. Opłaty za transport byłyby zbyt wysokie, gdyby używali tablic teleportacyjnych. Co więcej, tylko stolica ma tablicę, która umożliwia teleportację między innymi królestwami i imperiami, a każda teleportacja kosztowałaby więcej niż jeden złoto. Ich marża zysku nie jest wysoka. Co więcej, gracz nie może nosić wystarczającej ilości przedmiotów. Mogą nawet ponieść straty, jeśli użyją tablic teleportacyjnych do prowadzenia swoich transakcji. Tymczasem powóz konny może przewozić kilkanaście razy więcej graczy. Niektóre dobre powozy konny mogą przewozić nawet dwadzieścia lub trzydzieści razy, chociaż można zmarnować trochę czasu i napotkać pewne niebezpieczeństwa, podróżując do imperium Czarnego Smoka powozem konnym, generalnie można zarobić dużo pieniędzy podczas jednej podróży. Ci handlarze graczy zarabiają jeszcze więcej pieniędzy niż elitarni gracze naszej gildii. SH Feng miał pewną wiedzę na temat podklasy kupców. W przeszłości jego gildia często organizowała karawany do prowadzenia handlu transgranicznego, zarabiając znaczne fundusze dla gildii. Tymczasem Starfall City oferowało naturalną przewagę w handlu transgranicznym. Z tego też powodu wielu kupców z Królestwa Gwiezdnego Księżyca specjalnie podróżowało aż do Starfall City, aby się rozwijać. Wszyscy uświadomili sobie, że usłyszeli wyjaśnienia Eshaifenga. Nigdy nie wyobrażali sobie, że handel transgraniczny jest tak dochodowym biznesem. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel bin. Com. Płace oferowane przez Zerowing były jednymi z najwyższych ze wszystkich gildii w królestwie gwiezdno księżycowym. Pieniądze, które jej członkowie zarabiali każdego dnia, były kilkakrotnie większe niż elitarni członkowie innych gildii. Zarobione pieniądze mogły nawet dorównać zwykłym ekspertom. Jednak ci gracze kupców faktycznie zarobili więcej pieniędzy niż elitarni członkowie Zero Wing. Innymi słowy, ci gracze kupców zarobili więcej pieniędzy niż nawet zwykli eksperci w domenie Boga. W porządku, rozdziel się i poszukaj karawan, które mają odlecieć rozkazał z high Między Starfels i a wielkim lasem Sori była duża odległość. Jeśli gracz polegałby na własnych nogach podczas podróży, dotarcie do wielkiego lasu zajęłoby ponad 10 godzin. Gdyby S Hajfeng podróżował sam, mógłby po prostu teleportować się do wielkiego lasu za pomocą pierścienia siedmiu luminariów, oszczędzając mu wiele kłopotów. Niestety, żaden z pozostałych członków jego partii nie posiadał pierścienia siedmiu oświetleń, dlatego nie mieli innego wyjścia, jak tylko udać się do wielkiego lasu na piechotę. Tymczasem, gdyby karawana miała wyruszyć z Starfall City do Imperium Czarnego Smoka, musiałaby przejść przez najbardziej oddalony region Wielkiego Lasu Soria. Jeśli ktoś podróżował powozem konnym, podróż do Wielkiego Lasu zajęłaby tylko 3 lub 4 godziny. Był znacznie szybszy niż zwykłej wierzchowce. Jednak droga do Imperium Czarnego Smoka nie była łatwa dla karawany. Karawana zwykle wymagała eskorty strażników. Tymczasem potężni gracze często akceptowali takie zadania eskortowe, ponieważ były niezwykle opłacalne. Pieniądze, które można było zarobić na tych kwestach, były kilkakrotnie wyższe niż zwykłe kwesty na wysokim poziomie. Tylko, że trzeba by poświęcić dużo czasu na wykonanie zadania. Kilkanaście minut później jak zlokalizowała karawanę, która miała odlecieć do imperium Czarnego Smoka. Ta karawana nie była szczególnie duża. W sumie było tylko kilkanaście powozów konnych. Co więcej, była to karawana składająca się wyłącznie z graczy. Był znacznie mniej bezpieczny niż karawany NPC. Po opuszczeniu miasta karawany mogą napotkać różnego rodzaju kłopoty, takie jak ataki potworów i rabunki graczy. W przeszłości jest Haifeng został nawet tragicznie napadnięty przez NPC cesarza mierza stopnia 4. Tymczasem w karawanie zorganizowanej przez NPC zwykle eskortują ją strażnicy NPC. Zwykli gracze nie odważyliby się okraść takich karawan, potwory stanowiły największe niebezpieczeństwo dla tych karawan. Z drugiej strony karawany organizowane przez graczy były często celem graczy, którzy dołączyli do sił ciemności. Oczywiście wraz z ryzykiem pojawia się okazja. Jeśli kupcy gracza dołączyliby do karawany zorganizowanej przez NPC, ich zyski gwałtownie by spadły. Maksymalna kwota, jaką mogli zarobić z jednej transakcji, stanowiła tylko jedną trzecią pieniędzy, które mogliby zarobić, gdyby dołączyli do zorganizowanej przez graczy przyczepy kempingowej. Oczywiście nawet to wciąż było znaczną kwotą dla zwykłego gracza. Innymi słowy, zyski karawany zorganizowanej przez graczy były trzykrotnie wyższe niż zyski karawany zorganizowanej przez NPC. Oczywiście odważni lub silni gracze podjęliby to ryzyko. Nasza karawana Czerwonego Deszczu nie jest jakąś słabą karawaną. Nie witamy tu słabych. Nie wspominając o tym, że planujecie tylko dołączyć do nas do Wielkiego Lasu Sori. Za darmo zajmiesz nasze miejsca na straży. Zadrwiła kobieta Ranger uroczym i zalotnym spojrzeniu. Ta kobieta Ranger miała czarne włosy do ramion i nosiła czarno-czerwoną obcisłą skórzaną kurtkę. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza Rozdział 635 Bezdeszczowy Miecz Rozdział 635 Bezdeszczowy Miecz Tak jak powiedziała żeńska komandos, siła karawany Czerwonego Deszczu nie może być lekceważona. Chociaż karawana Czerwonego Deszczu była nieco słabsza niż inne karawany, które składały się z ponad 30 powozów konnych, ich powozy konne były wyższej jakości. Dwa konie ciągnęły powozy Czerwonej Karawany Deszczu, w przeciwieństwie do normalnych powozów konnych używanych przez inne karawany, które były ciągnięte tylko przez jednego konia. Wagony czerwonej karawany deszczu były nie tylko szybsze, ale mogły również pomieścić znacznie więcej ładunku, a każdy wagon mieścił do 24 razy więcej miejsca niż torba zwykłego gracza. Ponadto, ze względu na wyższą rangę bryczek konnych, mogli wynająć o dwa więcej strażników niż zwykłe powozy. Stworzenie tak potężnej karawany na tym etapie gry pokazało ogromne możliwości tej grupy graczy. Przywódca gildii, chociaż jest kilka innych karawan, które zamierzają wyjechać, będziemy musieli poczekać jeszcze 3-4 godzin, aż uzupełnią zaopatrzenie, zanim wyruszą. Jednak ta karawana nie chce strażników, którzy zrezygnują w połowie podróży poinformowała Al Chociaż w Starfall City było wiele karawan, nie oznaczało to, że karawana była dostępna w każdej chwili. To ich strata, że nie wybrali tak potężnych strażników jak my prychnęła Cola. Właśnie zastąpił swoją starą tarczę boską tarczą błękitnego ognia, jego siła znacznie wzrosła, więc poczuł się nieco zirytowany faktem, że karawana Czerwonego Deszczu go zignorowała. S. haifeng zerknął na karawanę Czerwonego Deszczu, która rekrutowała strażników w pewnej odległości. Karawana Czerwonego Deszczu składała się w sumie z 16 brązowych wagonów, z których każdy mógł pomieścić maksymalnie 5 osób. To dwa więcej niż zwykłe powozy. Innymi słowy, karawana Czerwonego Deszczu mogła przewieźć łącznie 80 osób. Po uwzględnieniu kupców karawany mogli zrekrutować maksymalnie 50 strażników. Gdyby karawana pozwoliła sześcioosobowej grupie s Haifenga zająć jedną ósmą pozostałych miejsc, znacznie wzmocniłoby to karawane. Obecnie grupa S-Haifen nosiła czarne płaszcze, aby ukryć swoją tożsamość. Outsiderzy w ogóle nie mogli rozpoznać ich wyglądu, nie wspominając o ich gildii. Dzięki wpływom zerowink w Królestwie Gwiezdnych Księżyców, karawana Czerwonego Deszczu z pewnością okazałaby trochę szacunku i pozwoliła swojej drużynie dołączyć. Jednak S- nie chciał ujawniać swoich śladów. Każda duża gildia miała swój własny zespół dochodzeniowy, który był odpowiedzialny za zbieranie informacji i śledzenie ważnych członków innych dużych gildii, korzystając z okazji, aby zbadać ich ruchy lub szukać okazji do zamordowania tych członków. Wszyscy w Królestwie Gwiezdnego Księżyca wiedzieli o Zero Wing. Naturalnie ich działania przyciągnęłyby uwagę wielu stron. Nie wspominając o tym, że Zero Wing miał mnóstwo wrogów. Jeśli ktoś odkryje ich ślady, niektórzy z tych wrogów mogą zrobić wszystko, aby się z nimi uporać. Ten rozdział załaduj najpierw na Com? Chociaż S. nie bał się swoich wrogów, nie chciał ryzykować ujawnienia lokalizacji rzadkiego wierzchowca gildii i metody jego zdobycia, to byłaby dla niego ogromna strata. Dlatego S. Feng kazał wszystkim członkom swojej partii ukrywać swoją tożsamość. Będę z nimi negocjował? S. Feng potrząsnął głową i uśmiechnął się. Następnie podszedł do głównej kobiety Rangar. Dlaczego znowu tu jesteś? Tu nie mówiłem, że nasze miejsca na straży są cenne i że nie stać nas na zatrudnienie ludzi, którzy zrezygnują w połowie podróży? Powiedziała żeńska komando o imieniu Czerwony Deszcz. Nie chcemy żadnych wynagrodzeń. Dam ci nawet jedna sztukę złota jako koszt podróży. Co z tym? s Haifeng wyjął z torby lśniącą złotą monetę. Chociaż karawana czerwonego deszczu przewoziła dużo towarów, nie mogła wiele zarobić. Dla karawany jeden złoto stanowiło znaczną sumę pieniędzy. Słysząc propozycję s Haifenga, refrain zawahał się. Chociaż wielki las Soria jest dopiero w połowie drogi, większość niebezpieczeństw na drodze do imperium pochodzi z samego Wielkiego Lasu. Dopóki przejdziesz przez wielki las, w pozostałej podróży nie powinieneś napotkać żadnych problemów. Rozajdziemy się dopiero po wyjściu z Wielkiego Lasu, co powiesz na to? s Haifeng zaproponował kolejną propozycję. To czerwony deszcz był wyraźnie kuszony. Rzeczywiście, tak jak stwierdził Feng, naprawdę niebezpiecznym obszarem od Starfall City do Imperium Czarnego Smoka był Wielki Las Soria. Wielki Las był najlepszym miejscem dla graczy do założenia zasadzki. Jednocześnie Wielki Las był również miejscem, w którym karawany najprawdopodobniej napotkały ataki potworów. Dopóki przechodzili przez Wielki Las, ich podróż do Imperium Czarnego Smoka można było zasadniczo uznać za sukces. Siostrzyczko, po prostu zgódź się na ich ofertę. Nasza karawana Czerwonego Deszczu słynie z Starfall City. Ci bandyci zwykle omijają nas długą drogę. Co jest złego w zarabianiu trochę więcej pieniędzy? Zapytał młodzieniec szermierz 29 poziomu. Nawet jeśli napotkamy jakieś kłopoty w drugiej połowie podróży czy karawana nadal mnie nie ma, podczas gdy młodzieniec szermierzy mówił, S-High aktywował wszechwiedzące oczy, aby ocenić młodego mężczyznę. Imię szermierza było wyświetlane jako Bezdeszczowa ścieżka. Większość jego ekwipunku miała rangę 25 poziomu drobnego, złote z kilkoma częściami sekretnego ekwipunku poziomu 30. Był nawet kawałek ciemno złotego ekwipunku poziomu 25. Ścieżka bezdeszczowa. Kiedy s high zobaczył to imię, nagle przypomniał sobie coś o tym szermierzu. W przeszłości Ray spadł słynnym szermierzem w królestwie gwiezdnego księżyca. W szczytowym momencie plasował się wśród 30 najlepszych szermierzy w królestwie gwiezdno-księżycowym. W tamtych czasach był również znany jako Miecz Deszczowego. Jego imię wstrząsnęło całym królestwem gwiezdno-księżycowym. Niestety jego rozwój ograniczał fakt, że był niezależnym graczem. Dla niezależnego gracza, takiego jak Ray Lespad, umieszczenia w pierwszej trzydziestce szermierzy królestwa było niesamowitym wyczynem. W porządku. Przyjmuję twoją ofertę. Jednak najpierw musimy zawrzeć umowę, westchnęła Reprime, przyznając. Uważała, że nie zachowuje się zbyt konserwatywnie. W końcu karawana Czerwonego Deszczu była dobrze znaną karawaną w Bandyci normalnie nie próbowaliby zrobić wroga ze swojej karawany. Nawet gdyby ktoś próbował ich obrabować, wciąż mieli eksperta takiego jak Ścieżka Bezdeszczowa. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Dobra. s n sprzeciwił się podpisaniu umowy. Dzięki umowie obie strony mogły czuć się swobodnie. Później s i jego partia zawali kontrakt z karawaną Czerwonego Deszczu. Kontrakt wymagał od strony S-Hafenge zapłaty 1 zł karawanie Czerwonego Deszczu. W zamian karawana Czerwonego Deszczu przetransportuje swoją drużynę do Wielkiego Lasu Soria. Obie grupy rozejdą się po opuszczeniu Wielkiego Lasu. Po kolejnych kilkunastu minutach karawana Czerwonego Deszczu zwerbowała wystarczającą liczbę graczy, aby wypełnić pozostałe miejsce wartowników. Wkrótce potem karawana opuściła Starfall City. Wagony z brązu były bardzo szybkie. Jadąc autostradą, karawana Czerwonego Deszczu dotarła do Wielkiego Lasu Soria w zaledwie dwie godziny. Potwory poziomu 50 wędrowały po najbardziej oddalonym regionie Wielkiego Lasu. Jednak ze względu na to, że Królestwo Gwiezdnego Księżyca i Armii Imperium Czarnego Smoka często usuwały potwory wokół autostrady, potwory z Wielkiego Lasu nie odważyły się podejść do autostrady niedbale. Umożliwiło to graczom zorganizowanie własnych przyczep kempingowych do podróżowania między tymi dwoma krajami. Co więcej, przy obecnym poziomie graczy, o ile posiadali pewne wyposażenie, które posiada atrybut Ignoruj poziomy i umiejętności ochrony unikalne dla karawan, nawet karawana gracza może stanowić pewne zagrożenie dla potworów poziomu 50. Dopóki nie było zbyt wielu potworów, gracz caravan mógł nawet zabić potwory poziomu 50. Tylko, że podczas transportu gracze w karawanie nie otrzymali żadnych łupów ani od zabitych potworów. W związku z tym gracze nie byli w stanie wykorzystać siły karawany, aby grindować za XP i przedmioty. Ponadto wagony mogły poruszać się wyłącznie po drogach handlowych, nie mogli podróżować do innych miejsc. W przeciwnym razie gracze nie musieliby kupować wierzchowców. Krótko po tym, jak karawana czerwonego Deszczu wkroczyła do wielkiego Lasu Soria, słabo zbudowany ranger ukrywający się na wysokim drzewie zauważył karawanę. Ten ranger następnie aktywował sokole oko i uważnie obserwował swój cel. Szefie, przybyła kolejna karawana, powiedział ranger przez czat zespołowy. Która to karawana? Z drugiej strony dobiegł szorski i barbarzyński głos. Patrząc na ten symbol, wygląda na to, że jest to karawana czerwonego deszczu powiedział szczupły ranger, oblizując usta. Karawana Czerwonego deszczu. Doskonały. Pokażę tej dziwce, Refraim, że zmagania są bezruteczne, nawet jeśli ma ścieżkę bezdeszczową. Wyślij mi ich współrzędne. Dzisiaj zabójcy tysiąca mil skorzystają z okazji, aby położyć nasze ręce na karawanie czerwonego deszczu za to, że nigdy nie płacili myta. Cienko zbudowany ranger natychmiast przesłał swojemu szefowi współrzędne karawany czerwonego deszczu. Ha ha ha. zarobimy fortunę. Słyszałem, że karawana czerwonego deszczu jest bogata jak baron naftowy. Karawana dała nawet ścieżce bez deszczowej ciemno-złotą broń. Ich bogactwa będą nasze, tysiąc milowi zabójcy. Cienko zbudowany ranger ślinił się, patrząc na brązowe powozy karawany Czerwonego deszczu. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 636 roczna gildia. Rozdział 636 roczna gildia. Karawana Czerwonego Deszczu nie miała łatwej podróży przez wielki las Soria. Często napotykali ataki jednego lub dwóch wiecznych lampartów poziomu 50, zmuszając karawany do zatrzymania ich natarcia i zmierzenia się z demonicznymi bestiami. Wieczna pantera demoniczna bestia, zwykła ranga. Poziom 50 pw5000050,00. Chociaż Wind Leopard był tylko zwykłym potworem, a jego HP było bardzo niskie, jego prędkości i obrażenia mogły konkurować nawet z wodzem poziomu 30. Zwykli gracze nie przeżyliby więcej niż trzech trafień tego potwora. Jeśli zwykły gracz napotkał lamparta wiecznego, czekała na niego tylko śmierć. Nie mieliby nawet szansy na ucieczkę. Jednak gdy karawana była w trakcie dostarczania towarów, zdobywała specjalne umiejętności. Gracze nie musieli ryzykować życia, aby bronić swojego ładunku. Mogą zadać znaczne obrażenia tym potworom, polegając tylko na umiejętnościach ataku brązowych wózków. Brązowe powozy mogą również wzmocnić atrybuty graczy w pewnym zakresie. Gracz na poziomie 30. Mógł utrzymać tak ogromne wzmocnienie, że dałoby mu to atrybuty gracza na poziomie 40. Dlatego tak długo, jak gracz był w pewnym stopniu uzdolniony, pokonanie potworów poziomu 50 nie było całkowicie niemożliwe. Zanim drużyna s Haifeng zeszła ze swoich powozów, bezdeszczowa ścieżka już szarżowała w kierunku dwóch wiecznych lampartów. I zanim dwa wieczne pantery zdążyły zareagować, bezdeszczowa ścieżka aktywowała hop i zadała trzy obrażenia o wartości ponad 1000 punktów jednej z demonicznych bestii. O! Runny Wind Leopard wydał z siebie ściekłe wycie. Następnie rzucił się na bezdeszczową ścieżkę, wymachując ostrymi pazurami w stronę szermierza. W tym samym czasie drugi lampart wiatru rzucił się w stronę bezdeszczowej ścieżki z obnażonymi kłami. Jednak zanim dwa wieczne pantery mogły dotknąć ścieżki bezdeszczowej, sześć wozów z brązu wysuniętych na czoło wystrzeliło niebieską wiązkę w oba potwory. Wiązki były niezwykle szybkie i w mgnieniu oka uderzyły w wieczne pantery, odrzucając je. Każdy promień zadał trzy tysiące obrażeń i poważnie zranił dwa potwory. Bezdeszczowa ścieżka okrążyła plecy wiecznych lampartów, celując rozszczepiaczem ziemi w ich tylne nogi. Ostra krawędź długiego miecza z ciemnego złota była niezwykła. Broń bez ścieżki natychmiast przecięła grubą skórę lampartów, uszkadzając ciemne i znacznie zmniejszając mobilność potworów. Po czym inne brązowe wagony również wystrzeliły z belek i w krótkim czasie wieczne pantery zginęły. Tymczasem bezdeszczowa ścieżka nie otrzymała nawet ani jednego punktu obrażeń. Koordynacja pomiędzy zawodnikiem a bryczkami była idealna. S- i pozostali strażnicy w ogóle nie mieli szans na pokazanie swoich umiejętności. Chowając swój długi miecz, bezdeszczowa ścieżka wskoczyła z powrotem na swój powóz i powiedziała: Chodźmy. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Ta scena szokowała wielu strażników karawany. Rainer Lespad był w stanie pokonać dwa wieczne pantery na poziomie 50, nie odnosząc żadnych obrażeń. W całym Starfall City bardzo niewielu było zdolnych do takiego wyczynu. Jak można się spodziewać po bezdeszczowej ścieżce Retrain Caravan, wydaje się, że jedyne, co zrobimy podczas tej podróży, to napełnić nasze kieszenie pieniędzmi, nie powiedziało wielu strażników. Chociaż wynagrodzenie i doświadczenie za eskortę karawany były obfite, samo zadanie nie było łatwe. Na drodze można napotkać wiele zagrażających życiu niebezpieczeństw. W związku z tym niewielu graczy w Starfalls IT było skłonnych zaakceptować zadanie towarzyskie. Jednak to była inna historia, gdyby eskorta była dla potężnej karawany. W takich przypadkach podjęcie kwestu byłoby równowartością darmowych pieniędzy i XP. Jeśli ma już teraz tak precyzyjną kontrolę fizyczną, są szanse, że spośród członków Gildii tylko taniec ognia i fioletowa chmura mogą go pokonać. Nic dziwnego, że był w stanie wyrobić sobie markę w królestwie gwiezdnego księżyca, mimo że był niezależnym graczem, S. hyphen był w stanie ocenić standardy walki bez deszczowej ścieżki podczas swojej poprzedniej bitwy. Obecna ścieżka bezdeszczowa była wielokrotnie silniejsza niż przez Haifenk, kiedy po raz pierwszy zalogował się w tym życiu do Domeny Boga. Na kamiennym w zewnętrznym regionie Wielkiego Lasu Sori wielu graczy poziomu 27 i wyższych ukryło się w okolicznym lesie. Z takiej odległości zwykli gracze podróżujący drogą mogliby łatwo odkryć tych graczy, jednak używali zwojów izolacji. Chociaż nie były niewidzialne, zwoje zamazały ich ciała, co bardzo utrudniało ich zauważenie samym wzrokiem, gdy ukrywali się w lesie. Osobą prowadzącą tę drużynę był berserkier na poziomie 29, noszący czarną zbroję łuskową i srebrny wielki miecz. Obserwując szybko zbliżającą się karawanę, zadrwił, mówiąc: nareszcie tu są. Zajmij pozycję. Po otrzymaniu rozkazu tego człowieka, każdy członek zespołu wyjął ze swoich toreb ziomistą żółty magiczny zwój. W chwili, gdy powozy karawany czerwonego deszczu wkroczyły w ich okrążenie, prowadzący berserker krzyknął: Iść! Członkowie to Usant Mile Killers natychmiast aktywowali żółte magiczne zwoje. W następnej chwili z drogi wyrosły grube mury, zamykając drogę przewi za karawaną czerwonego deszczu, uniemożliwiając powozom postęp lub wycofanie się. Zasadzka zaskoczyła graczy retrańca karawan. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, z lesu po obu stronach drogi wypadło prawie 100 graczy. Normalnie, podczas próby splądrowania karawany, nie można mieć zbyt wielu graczy, ponieważ jeśli zbyt wielu graczy przyłączy się do walki, specjalne umiejętności karawany będą się wzmacniać, co znacznie utrudni pokonanie karawany. Atakując karawanę złożoną z kilkunastu karetek, najlepsze rezultaty osiągała mała, stuosobowa armia. Tysiąc milowy niedźwiedź. Wyraz twarzy Retrain zgasł, jej piękne oczy wpatrywały się w Berserkera pośród tłumu. Nigdy nie ingerowaliśmy w swoje interesy. Co to znaczy? To Usant Mile Killers to zespół Retname, który już splądrował niezliczone karawany, ich liderem był tysiąc milowy niedźwiedź. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Jednak to usłat Mille Killers nigdy nie próbowali obrabować słynnych karawan Starfalls IT. E. Dlatego różne słynne karawany nigdy nie zadały sobie trudu, by wziąć się za ręce, by rozprawić się z tysiącami zabójców. Retrain nigdy nie przypuszczał, że tysiąc Milowe niedźwiedź złamie niepisaną zasadę po tak długim czasie i zaatakuje ich karawany czerwonego deszczu. Retrain, naprawdę myślisz, że normalnie nie celuję w was, bo się was boję. Tysiąc milowy miś uśmiechnął się. Powiedział chłodno, oddaj jedną sztukę ciemno-złotego ekwipunku i pięć sztuk drobno złotego ekwipunku. Och, i zostaw swoje wozy. W przeciwnym razie nikt z was nie wyjdzie stąd żywy. Miś u tysiąca mil, czy myślisz, że nasza karawana czerwonego deszczu jest tak łatwa do znęcania się? Jeśli jesteś wystarczająco silny, weź to sam. Rain zgnął z jej pleców granatowe łuki i wystrzelił kilka kolejnych strzałów berserkera na 29 poziomie. Chociaż strzała nie była tak potężna jak zaklęcie, była znacznie szybsza. Rhaenylespatr również wyciągnął swój długi miecz i szybko zaatakował niedźwiedzia tysiąca mil. Aby złapać bandytów, trzeba najpierw złapać ich przywódcę. Gdyby tysiąc mil zginął, pozostali członkowie jego zespołu popadliby w chaos. Ponieważ nie wiesz, kiedy się poddać, nie obwiniam mnie za brak litości. Tysiąc milowy niedźwiedz zamachnął się swoim wielkim mieczem, odbijając nadlatujące strzały. Następnie zawołał do dwunastu graczy w czarnych szatach za nim, mówiąc: Teraz to zależy od was. Wszystkich dwunastu graczy w czarnych szatach ukryło swoją tożsamość. Ich występy również były niezauważalne. Jednak cała dwunastka promieniowała mrożącą krężyła haurą. Dwunastu graczy kiwnęło głową w milczeniu, po czym rozdzieliło się i ruszyło na karawanę. Nie zawracali sobie głowy zajmowaniem się bezdeszczową ścieżką jako grupą. Słyszałem, że jesteś ekspertem od szermierzy. Chcę zobaczyć, jaka jesteś silna. Jeden z graczy w szatach, Szermierz, wyciągnął parę mieczy, gdy zbliżył się do bezdeszczowej ścieżki z figlarnym wyrazem twarzy. Odziany w czarną szatę Szermierz aktywował strze wiatru, przybywając przed nimi wymachując mieczami na bezdeszczowej ścieżce. Jakby był to jadowite węże, dwa miecze Szermierza w czarnej szacie uderzyły w serce i szyję bezdeszczowej ścieżki ze śmiertelną precyzją. Ataki były tak szybkie, że bezdeszczowa ścieżka ledwo widziała powidoki broni. Kim jesteś? Reinle spadł był w szoku. Pospieszny zamachnął się długim mieczem, by zablokować atak. Całym Starfall i tylko kilku graczy było w stanie osiągnąć taką szybkość i dokładność, ale inle znał praktycznie każdego szermierza w mieście, który mógł dokonać takiego wyczynu. Nie pamiętał jednak nikogo, kto pasowałby rozmiarem miał do szermierza w czarnej szacie. Cholera, cholera rozbrzmiały dwa metalowe pierścienie zgrzytające. Chociaż bezdeszczowa droga zablokowała ataki szermierza w czarnej szacie, został zmuszony do odwrotu o dwa kroki. Odziany w czarną szatę szermierz był nieco silniejszy niż bezdeszczowa ścieżka. Jednak Inles miał zabrakło szybkości, gdy przeciął czarny płaszcz przeciwnika, ujawniając prawdziwą tożsamość tajemniczego szermierza. Tajemniczy szermierz był w rzeczywistości bardzo wychudzonym młodzieńcem. Jednak identyfikator postaci był tak szkarłatny jak jego głęboko kałuża krwi. Czarna czaszka zdobiła również srebrną zbroję chłopca, a całe jego ciało promieniowało słabym, krwawym blaskiem. Co tu robi mroczna gildia? Milion duchów. Rein lens nie mógł powstrzymać szoku, gdy zobaczyłem lemat Gildii w kształcie czaszki. Naprawdę jesteś potężny. Ale co o tym myślisz? Młodzieniec Szermierze roześmiał się. W następnej chwili wymachiwał mieczami i wysłał 10 obrazów mieczy w stronę bezdeszczowej ścieżki. Wszystkie 10 obrazów mieczy pojawiło się jednocześnie przed ciałem bezdeszczowej ścieżki, uniemożliwiając ich blokowanie lub unikanie. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 637 Czy milion duchów jest bardzo silny. Rozdział 637 Czy milion duchów jest bardzo silny. W obliczu 10 obrazów miecza, nawet zwykły ekspert byłby zaskoczony, nie broniąc się. Jednak zamiast poruszać się, by zablokować ataki, bezdeszczowa ścieżka aktywowała obronne ostrze i szarżowała w kierunku obrazów miecza spad użył następnie umiejętności szermierza poziomu 1, 5 kolejnych cięć, na młodzieńcu szermierza. 5 kolejnych cięć nie było szczególnie potężną umiejętnością wśród umiejętności szermierza poziomu 1. Jednak ta umiejętność zwiększyła jego szybkość ataku bardziej niż jakakolwiek inna umiejętność w jego arsenale. Podczas wykonywania umiejętności użytkownik wysyłał w sumie 5 cięć, przy czym każde kolejne cięcie otrzymywało 20% szybkości ataku i zwiększenia obrażeń. Dlatego każde kolejne cięcie było szybsze i silniejsze niż poprzednie, przez co niezwykle trudno było je skontrować. Zarówno deszczowa ścieżka, jak i tajemniczy młodzieniec byli szermierzami, a obie drużyny miały poziom 29. Chociaż mieli niezwykłą siłę ataku, ich obrona była przeciętna. Jednak pod względem atrybutów młodzież była silniejsza, chłopiec miał ponad 7300 HP, podczas gdy Ingle spadł miał tylko ponad 6800 HP. Jeśli któryś z jej nie zdoła obronić ataku przeciwnika, nawet jeśli nie zginie od razu, nie pozostanie mu zbyt wiele HP. W obliczu samobójczego ataku bez deszczowego szlaku młodzieniec szermierzy nie miał innego wyjścia, jak tylko aktywować obronne ostrze. Pęk. Pęk, pęk. Po rozsypaniu się iskier obaj szermierze odsunęli się od siebie. Chociaż żaden z nich nie otrzymał żadnych obrażeń, ich ostrza obronny zostały wyczerpane. Przez krótki czas żaden szermierz nie mógł ponownie użyć umiejętności ratowania życia. Po serii wymian żadna ze stron nie zdołała uzyskać nad sobą przewagi. Chociaż młodzież szermierzy miała przewagę w atrybutach, techniki walki bez ścieżki były lepsze. Przez pewien czas szermierze byli wobec siebie bezradni. Tego samego nie można było jednak powiedzieć o bitwach toczących się gdzie indziej. Strzały i zaklęcia przelatywały w powietrzu. Brązowe wozy dodały również własne magiczne ataki. Na tyłach uzdrowiciele obu stron skoncentrowali się na utrzymaniu sojuszników przy życiu. Most przekształcił się w miniaturowe pole bitwy. Gracze mogli umrzeć w dowolnym momencie. Kiedy strażnicy czerwonej karawany deszczu zostali zabici przez czerwone imiona, straciliby jeden poziom i upuściły dwa lub trzy elementy wyposażenia. Z drugiej strony, spadający w zasadzkę czerwonych imion spotkał cięższy los. Kiedy zginęli, nie tylko stracili dwa lub trzy poziomy, ale także porzucili większość swojego ekwipunku. Było nawet kilku czerwonych imion, którzy po śmierci upuszczali każdy posiadany sprzęt. Jednak gracze w czarnych szatach, którzy się pojawili, byli przerażająco silni. Zabicie strażników karawany czerwonego deszczu było dla tych graczy dziecinną zabawą. W krótkim czasie ci gracze w czarnych szatach zabili ośmiu strażników. Jak to możliwe? Retrain nagle poczuł falę rozpaczy, nie powinni mieć żadnych problemów z zabójcami tysiąca mil. Jednak tych dwunastu potężnych ekspertów uczyniło bezsilną nawet karawanę czerwonego deszczu. Co więcej, tych dwunastu ekspertów było członkami TH Emilion Costs mrocznej Gildii. Mroczne Gildie różniły się od zwykłych gildii, tym, że skupiały się na mordowaniu innych graczy. Wszyscy członkowie mrocznych gildii mieli czerwone imiona. Tymczasem TH Emilion Khosts był jedną ze słynnych mrocznych gildii w Imperium Czarnego Smoka. Siła mrocznej gildii może konkurować nawet z pierwszorzędną gildią. Tylko, że gildia miała znacznie mniej członków niż gildia pierwszorzędna. Ten rozdział załaduj najpierw na, Novelbin. Co? Retrain nigdy nie wyobrażał sobie, że milion duchów położy ręce na tym miejscu. Podobnie niespokojna była ścieżka bezdeszczowa. W końcu, gdy jego walka z młodzieżą sportsman trwała dalej, zginęłoby więcej ludzi w karawanie. Ha ha ha. Od dziś szlak handlowy między Królestwem Gwiezdnego Księżyca a Imperium Czarnego Smoka należy do TH Emilion Kosts. Wy ludzie z Retrain Caravan, kiedy wrócicie do Starfall City, koniecznie powiedzcie wszystkim karawanom w mieście, że każdy, kto przekroczy ten most, będzie musiał zapłacić myto. W przeciwnym razie podzielą twój los. Tysiąc milowe mi się patrząc na walczący tłum. Członkowie karawany Czerwonego Deszczu nie mogli powstrzymać rozpaczy na te słowa. Million Hosts zamierzało wykorzystać je jako przykład dla mieszkańców Starfall City. A więc tak właśnie jest. Jednak czy te Million Hosts są bardzo silne? spytał z Feng, chichocząc, gdy spojrzał w dół na Berserka 29. Poziomu. Mroczne gildie normalnie zajmowałyby niektóre trasy o dużym natężeniu ruchu, zarabiając fortuny na mytach. Jednak S-Hive nigdy nie wyobrażał sobie, że gildia milionów duchów odkryje znaczenie szlaków handlowych i zacznie je tak szybko przejmować. Podobnie było z tym, jak firma handlowa przy świecach pobierała opłatę eksportową przy sprzedaży swoich produktów w innych miastach. Jeśli jednak eksportowali produkty do innych krajów, opłaty były znacznie wyższe, naliczając 30% ceny towaru. Dlatego, gdy gracze założyli sklep w innych krajach, zwykle tworzyli własne przyczepy kempingowe, aby transportować swoje towary, oszczędzając dużo na kosztach podróży. Firma handlowa przy świecach posiadała już sklepy w kilku miastach Imperium Czarnego Smoka. Firma handlowa podobnie miała sklep w Sterfall City. Jednakże, ponieważ poziom obecnych graczy wciąż był dość niski, S- nie planował jeszcze założenia własnej karawany. Ponieważ milion duchów już przyglądał się szlakom handlowym, S- nie mógł siedzieć bezczynnie i nic nie robić. Jak śmiesz prowokować milion duchów. Berserker 29 poziomu w czarnej szacie szarżuje na s Fenga, posyłając ciężkie uderzenia w głowę S-Haifenga. W odpowiedzi S-Haifeng pozostał nieruchomy, gdy pozwolił, by topór berserka spadł na niego. Pęk. Zanim ktokolwiek się zorientował, Firedance pojawił się obok udzianego w czarną szatę berserkera i użył snijak zmuszając berserkera do omdlenia na 3 sekundy. Zaraz potem użyła najpotężniejszej umiejętności burst, jaką posiadał Assassin, absolutnego uderzenia. Kiedy już tylec przebił plecy berserkera, a tak wyrzucił go do przodu o 10 jardów System, wskaźnik ukończenia absolutnego uderzenia 85%, co daje 100% efektu umiejętności. Biegłość umiejętności plus 3. 12 056. Berserker w czarnej szacie, który miał mniej niż 8000 PW, spadł jak kamień. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Gdy Berserker uderzył ciężko w ziemię, upuścił trzy elementy wyposażenia. Ponieważ Berserker był członkiem Mrocznej Gildii, mimo że miał czerwone imię, a jego imię było prawie czarne, jego kara ze strony systemu nie byłaby zbyt surowa. Tylko, że upuścił nieco więcej przedmiotów niż zwykły gracz. Jeśli chodzi o utracone poziomy, straci tylko jeden poziom, jak wszyscy inni. Jednak śmierć odzianego w czarną szatę Berserkera natychmiast ucieszyła pole bitwy. Uwaga wszystkich skierowała się w stronę tańca ognia, która obecnie nosiła czarny płaszcz, który zamazywał jej wygląd. Kim jesteś? spytał tysiąc misiów, a jego wyraz twarzy stał się poważny, gdy wpatrywał się w we Haifenga. Dwunastu ekspertów wysłanych przez milion duchów było głównymi członkami Mrocznej Gildii. Każdy z nich był niezwykle potężny. Tymczasem Berserker, którego zabił taniec ognia, zajął piąte miejsce na dwunastu ekspertów. Jeśli taka osoba zginęła od jednego uderzenia, nawet idiota mógłby powiedzieć, że grupa s Haifenga Fenga nie była zwyczajna. Red Rein, który zaczął rozpaczać, również patrzył na przyjęcie s Haifenga z niedowierzaniem. Tak silny. Rein Les Spad nie mógł powstrzymać dreszczy, gdy przypomniał sobie, jak taniec ognia natychmiast zabija odzianego w czarną szatę Berserkera. Kiedy postawił się w miejscu Berserkera, poczuł, że nie miałby nawet czasu na aktywację obronnego ostrza, umierając natychmiast. Przy takiej sile taniec ognia z pewnością mógłby znaleźć się na samym szczycie Starfall City. Nie była kimś, z kim mógł się zmierzyć. W tym momencie S-Fank machnął ręką i powiedział, pozbądź się ich. Nauczy milion duchów, że są rzeczy, których nie wolno im dotykać. Fir i pozostali skinęli głowami, gdy rzucili się w stronę ekspertów z milion duchów. Chociaż nie było między nimi dużej różnicy poziomów, pod względem wyposażenia, fir i inne były o krok od ekspertów z TH Emilion hostes. Nie wspominając już o głównych członkach Mrocznej Gildii, nawet lider Gildii milion duchów nie miałby wyposażenia, które mogłoby się równać z wyposażeniem zestawu tier 1. cole zaatakował zabójcę w czarnej szacie na poziomie 29 i użył uderzenia boskiej tarczy. Boska Tarcza Niebieskiego Ognia przekształciła się w Niebieski Meteor, który uderzył asasyna i zadał 2748 obrażeń. W odpowiedzi zabójca pośpiesznie odwrócił się do pleców Coli i użył ciosów plecy na strażnika rycerza. Jednak lekko przesuwając stopy, Cola z łatwością zablokowała tak tarczą Błękitnego Ognia, nie otrzymując żadnych obrażeń. Zaraz potem Cola podążył za młotem sankcji i kary, wykańczając zabójcę w czarnej szacie. Cała bitwa skończyła się błyskawicznie. Jeśli nawet MT, taki jak Cola, mógł tak szybko pokonać swojego przeciwnika, nie było potrzeby wspominać reszty drużyny Haifenga. Machnięciem laski akwaroosen rzuciła wybuch płomieni i natychmiast wykończyła jednego z bandytów. Jeśli chodzi o taniec ognia, aktywowała wind steps i podobnie jak kosa śmierci, z łatwością zebrała głowę wroga. Po krótkiej chwili pozostało tylko tysięcznych zabójców. Jeśli chodzi o członków TH Emilion tylko czterech ekspertów w czarnych szatach pozostało. Nikt by nie pomyślał, że grupa graczy może infaktycznie całkowicie bezwłasnowolnić tych ekspertów w Wetname, wykopiecie własne groby. Oczy tysiącami lusiów wybałuszyły się z gniewu. Milion duchów nie pozwoli ci spuścić z haczyka. Wycofujemy się. Mówiąc to, tysiąc milowy Niedźwiedź odwrócił się i uciekł. Jednak aktywując ciche kroki, S. H. natychmiast pojawił się za niedźwiedziem tysiąca mili wysłał cios w berserkera. Szybkość wyciągania miecza S. H. była zdumiewająca, a wszyscy widzieli tylko srebrny błysk. W następnej chwili ciało to 100 mile spadło na ziemię. Berserker nie mógł wierzyć, że ktoś mógł rzeczywiście wykonać tak szybki atak. To było tak szybkie, że nie miał szans na reakcję. Jedyne, co mógł zrobić, to patrzeć, jak jego HP spada do zera. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 638 tworzenie karawany. Rozdział 638 tworzenie karawany. Natychmiastowa śmierć to usąd mile bear członków TH Emilion którzy uciekali, by ratować życie. S- -Feng był po prostu za szybki. Usłyszeli tylko, że tysiąc milowy miś dokończył swoje słowa, a w następnej chwili jego ciało uderzyło o ziemię. I zanim ktokolwiek zauważył, S- -Feng stanął obok niedźwiedzia tysiąca mil jak bóg śmierci. Potwór? Ta myśl natychmiast panowała umysły członków milion duchów. W końcu zrozumieli, dlaczego S- -Feng patrzył z góry na milion duchów. Przy takiej sile nawet wielka trójka w ich gildii nie byłaby dla niego odpowiednikiem. Zarówno czerwony deszcz, jak i bezdeszczowa ścieżka wpatrywali się w szoku na S. Feng, cicho stojącego w oddali. Dobrze znali siłę niedźwiedzia tysiąca mil. Nawet gdyby pracowali razem, musieliby włożyć wiele wysiłku, aby go pokonać. Tysiąc mil niedźwiedzi może nawet uciec. Jednak, jakby nadepnął na mrówkę, S. Feng potrzebował tylko chwili, by zabić berserkera. Nie mogli już pojąć, jak silny był S. Feng. I tu pomyślałem, że jego towarzysze są wystarczająco silni. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że sam mężczyzna będzie jeszcze silniejszy. Dzięki Bogu przyjąłem jego prośbę. Czerwony deszcz był nieco przestraszony, gdy wróciła myślami do tego, jak wzięła złotą monetę od Haifenga. Na szczęście nie obraziła Eshaifeng swoimi słowami i czynami. W przeciwnym razie konsekwencje byłyby niewyobrażalne. Więc tak wygląda prawdziwy ekspert. Nieopisane podniecenie wzrosło w sercu bez deszczowej ścieżki, gdy przypomniał sobie atak Haifenga, który był szybki jak błyskawica. W Starfall City był już uważany za jednego z najlepszych ekspertów w mieście. W mieście nie było wielu godnych dla niego przeciwników. Jednak widząc oszałamiający występ Haifenga, w końcu zrozumiał, kim jest prawdziwy ekspert. Prawdziwym ekspertem był ktoś, kto potrafił wyprężyć swoje ciało i techniki do granic swoich możliwości, ktoś, kto potrafił wykorzystać swoją siłę z maksymalną wydajnością i ktoś, kto był więcej niż tylko odrobinę silniejszy niż zwykły gracz. Po śmierci tysiąca Milber, Firetancę i inni szybko rozprawili się z pozostałymi członkami Teha Emilion Troski i zebrali doskonały sprzęt. Chociaż te przedmioty z 25 poziomu ciemnego złota i delikatnego złota nie były przydatne w tańcu ognia i innych, w gildii była grupa ludzi, którzy walczyli o nie. W związku z tym impreza po cichu schowała sprzęt do kieszeni, nie wracając sobie głowy pozostawieniem go dla karawany czerwonego deszczu. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Co? Wielkie dzięki za pomoc Big Brother Expert. Bez Twojego działania nasza karawana czerwonego deszczu zostałaby nicestwiona. Retrain wielokrotnie wyrażała swoją wdzięczność z Haifengowi, Chociaż S. Feng ukrył swoje imię, po niejasnym wyglądzie, który Retrain zobaczył poza płaszczem, mogła powiedzieć, że S. Feng nie był dzieckiem. Dlatego nazwała S. Fenga ekspertem Wielkiego Brata. Nie ma potrzeby mi dziękować. Wykonuje tylko swoją pracę jako strażnik s machnął ręką. Następnie przeniósł wzrok na zwłoki milionów duchów, komentując cicho, mroczna gildia już atakuje ten szlak handlowy. W przyszłości wszelkie karawany, które przejeżdżają przez tę miejscowość, będą musiały uiścić opłatę drogową? Zastanawiam się, jakie plany ma Pan Naret na przyszłość? W porównaniu do zwykłych gildii, mroczne gildie były znacznie bardziej apodyktyczne. Nie zrezygnują z potencjalnego źródła dochodu tylko z powodu jednej porażki. Zmobilizowali swoje siły, atakując raz za razem jak stado głodnych wilków. Nie poddawali się przed osiągnięciem swoich celów. W końcu mroczne Gildie miały znacznie mniej źródeł dochodu niż zwykła gildie. Aby się rozwijać, trzeba było uciekać się do tak desperackich działań. Co więcej, wraz ze wzrostem poziomów graczy, szlaki handlowe stawały się coraz bardziej prosperujące. Można było pobierać opłaty astronomiczne. Co więcej, był to biznes bezkosztowy. Gdyby mrocznej gildii udało się przejąć kontrolę nad wieloma ważnymi szlakami handlowymi, jej dochody najprawdopodobniej przekroczyłyby nawet dochody firmy handlowej przy świecach, dlatego też milion duchów nie mógł się poddać na szlakach handlowych. Dla karawany niezależnych graczy, takich jak Retrain i nie było mowy o bezpieczeństwie. Nawet ekspert, taki jak Ray Inglespath, nie mógł zmienić wyniku. W końcu siła niezależnego eksperta była ograniczona. W przeszłości, po tym jak Violetta opuściła Uroboros, podobnie założyła swój własny warsztat, który służył jej jako fundacja. W przeciwnym razie nie zostałaby bogiem duchownym sześć poziomu. Przepytywany w ten sposób przez Fenga, Retrain szybko zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Nawet jeśli niezależna karawana byłaby potężna, nie byłaby w stanie przeciwstawić się dużej gildii. Jeśli ta ścieżka jest zbyt ryzykowna, nasza karawana czerwonego deszczu może przenieść się tylko do innych miast, aby się rozwijać, retrajn nie mógł powstrzymać westchnienia. Nigdy nie wyobrażała sobie, że wkrótce po tym, jak karawana czerwonego deszczu poprawi się i zacznie podążać dochodową ścieżką, wydarzy się taki incydent. Przeprowadzka do innych miast, co? Bardzo szybko Rain-Spad zauważył kluczowy punkt. Potrząsając głową, powiedział: Siostro, myślę, że inne miasta będą miały ten sam problem. To tylko kwestia tego, jak wysokie są opłaty za przejazd. Nastrój retrajn jeszcze bardziej się pogorszył po usłyszeniu logiki Rain-Spad. Gdyby tak było, niezależni gracze nie mogliby dłużej przetrwać. Pano Noret, jeśli nadal chcesz przewozić towary, znam dobrą opcję. Po prostu nie jestem pewien, czy będziesz zainteresowany, powiedział s Feng z uśmiechem. Big Brother Expert, proszę, powiedz nam. Red Rain był zdecydowanie zainteresowany tym, co miał do powiedzenia s Feng. Firma handlowa przy Świecach niedawno zaczęła wynajmować przyczepy kempingowe, aby wysyłać swoje towary do innych królestw i imperiów. Dzięki wsparciu firmy handlowej nie będziesz musiał się martwić, że i w przyszłości duże gildie okradną cię podczas transportu towarów. s Feng w końcu ujawnił swój prawdziwy cel. Retrain i jej grupa mieli doświadczenia w transporcie towarów. Ponieważ firma handlowa przy świecach nadal się rozwijała, prędzej czy później będzie potrzebowała własnej przyczepy kempingowej. Rekrutując karawany czerwonego deszczu nie tylko zewczasu założyłby podwaliny pod firmę handlową, ale mógłby także pogłębić swoją więź z czerwonym deszczem i bezdeszczową ścieżką. Firma handlowa przy świecach. Czy to słynna firma handlowa założona przez Zero Wing? Oddech czerwonego deszczu stał się nieco przyspieszony. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? Gdyby firma handlowa przy świecach naprawdę wynajmowała przyczepy kempingowe do transportu towarów, byłaby to dla nich niebiańska okazja. Przy wsparciu firmy handlowej zyskaliby dodatkową warstwę ochrony. Jedynym problemem było to, że musieliby traktować priorytetowo towary firmy handlu przy świecach. Jednak w przyszłości karawana Czerwonego deszczu nie będzie już musiała martwić się rabunkami. Zero Wing było obecnie jak południowe słońce w całym królestwie Gwiezdno-Księżycowym. Była to gildia, przeciwko której nawet pierwszorzędna gildia, Pawilon Smoka i Feniksa, była bezradna. Nie trzeba było wspominać o innych gildiach w królestwie Gwiezdno Księżycowym. Dziękuję za radę. Zacznę przygotowania. Gdy wróćmy do Królestwa gwiezdno Księżycowego, Retrain wielokrotnie dziękowała Hajfengowi. Następnie Retrain i inni zaczęli oczyszczać pole bitwy. Po ukończeniu tej przesyłki zamierzali spróbować szczęścia w firmie Sandlelit Trading Firm. Stojąc obok Shyfeng, Aquarosen zapytała z zaciekawieniem: Lider gildii, od kiedy Sandlelit zaczął rekrutować karawany? Dlaczego nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? Dla przyczepy kempingowej transport towarów nie był łatwym zadaniem. Ujawniła to poprzednia bitwa. Z taką operacją wiązało się wiele problemów, z którymi uporanie się było niezwykle kłopotliwe. Po prostu zdecydowałem, zaśmiał się Schyfeng. Akwarosen za nie mówiła. Nie mogła się powstrzymać przed skierowaniem wzroku w stronę czerwonego deszczu, po czym ponownie spojrzała na s Haifenga, na jej twarzy pojawił się znaczący uśmiech. Spojrzała na s Haifenga, jakby mówiła, rozumiem. Pół godziny później karawana czerwonego deszczu dotarła do wyjścia z Wielkiego Lasu Soria. Osiągając ten punkt, s i inni wypełnili swoją umowę. Po rozstaniu z Czerwonym Deszczem i innymi drużyna ruszyła w głąb Wielkiego Lasu. Mniej więcej cztery godziny później drużyna s Haifenga dotarła do Małego Jeziora w lesie. Przywódcy gildi, czy nie próbujemy zdobyć wierzchowca gildii? Dlaczego nie ma tu żadnych potworów? Blackie spojrzał na swoje otoczenie, nie znajdując ani jednego potwora wokół jeziora. Bez względu na to, jak na to patrzył, nie był to obszar do chwytania wierzchowców. Wkrótce po tym, jak Blackie skończył mówić, do jego uszu dotarł dźwięk skrzydeł. Zwracając się do źródła dźwięku, Blackie zauważył złotego skrzydlatego lwa, który miał ponad 20 metrów długości, schodzącego z nieba i lądującego nad czystym jeziorem. Wielki pan. Blackie gapił się, gdy zobaczył tego potwora. Każdy członek partii był w szoku. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza, rozdział 639 rzadki wierzchowiec. Rozdział 639 rzadki wierzchowiec. Przywódca Gildii, nie mów mi, że to zdobędziemy. Zapytał Blackie. Przełknął głośno, patrząc na masywną postać w oddali. Złoto skrzydły królew przed nim był prawdziwym wielkim panem. Co więcej, nie był to zwykły wielki lord. Był to wielki lord poziomu 60. Zdecydowanie należała do rządzącej klasy potworów, mógłby ich unicestwić kichnięciem. Królew o złotych skrzydłach demoniczna bestia: wielki pan. Poziom 60. H. 30 milionów 30 milionów. Uchwycić to? S. hyfenk przewrócił oczami na Blackiego, mówiąc, musisz być szalony. Chociaż można było schwytać złotego skrzydlatego króla lwa, był to wielki lord poziomu 60. Nie był taki dobry. O ile nie mieli 100-osobowej drużyny graczy poziomu 70, poziomu 2 lub wyższego, nie mieli absolutnie żadnej szansy na schwytanie wielkiego lorda. Odpowiedź z Hyfeng sprawiła, że Blatkien za nie mówił, jednak pozostali członkowie partii odetchnęli z ulgą. Złapanie potwora było kilka razy trudniejsze niż zabicie jednego. Pojedziemy tam, gdy odejdzie, powiedział S. Hyfeng na czacie zespołowym. Ten złoto skrzydły królew był władcą tego obszaru. Dlatego żadne inne potwory nie odważyły się zbliżyć do obszaru wokół jeziora. Jednak nikt by nie pomyślał, że król o złotych skrzydłach był nie tylko bossem polowym, ale także bossem strażnikiem. Był to boss, którego zadaniem było strzec skarbu. W przeszłości, po tym, jak fantasek Extinguinus poprowadził zespół graczy do eksterminacji tego złotego skrzydlatego króla lwa, odkryli tajemnicę. Kiedy ta tajemnica wyszła na jaw, zaszokowała różne duże to i boga. W tamtych czasach nawet zwykli gracze mieli własne wierzchowce. Różne duże gildie również zdawały sobie sprawę z wagi rzadkich wierzchowców i nieustannie poszukiwały własnego, unikalnego potwora. W rezultacie zamieszanie, jakim wywołały te gildie, zakłóciło spokój i ciszę w dominie Boga. Jednak nikt by sobie nie wyobrażał, że świątynia fantazji faktycznej zdołała zdobyć pięć gwiazdkowego wierzchowca. Gwiazdkowy ranking wierzchowca reprezentował jego potencjał wzrostu. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. Ranga wierzchowca Gildii może zostać ulepszona, jeśli zostanie odpowiednio pielęgnowana. Co więcej, przy wyższej randze gwiazdkowej wierzchowiec miał wyższy wskaźnik powodzenia awansu. Większość wierzchowców Gildii w całym Królestwie Boga to wierzchowca jednogwiazdkowe. Jeden gwiazdkowy wierzchowiec zaczynał jako zwykły wierzchowiec. Był to wierzchowiec ogólny, a większość gildii zdobyłaby jeden gwiazdkowego wierzchowca za wierzchowca gildii, ponieważ istniała tylko 10% szansa na to, by stał się brązowym wierzchowcem. Dwa gwiazdkowy wierzchowiec zaczynał nieco mocniej niż jeden gwiazdkowy wierzchowiec i istniała 20% szansa, że może stać się brązowym wierzchowcem. Tak długo, jak członkowie gildii byli gotowi zapłacić cenę, mogli wykształcić swojego dwa gwiazdkowego wierzchowca w brązowego wierzchowca, to było znacznie tańsze niż zakup brązowego wierzchowca. Jeśli chodzi o trzygwiazdkowego wierzchowca, rzadko im widywano. Dodatkowa prędkość ruchu, którą początkowo zapewniali, nie tylko mogła osiągnąć 110%, ale była też 30% szansa na to, że mogliby je pielęgnować, aby stać się brązowymi wierzchowcami. Jednak niewiele gildii było w stanie zdobyć trzygwiazdkowe gwiazdkowe wierzchowce. Czterogwiazdkowy wyszchowiec był rzadkim wierzchowcem. Nie tylko jego początkowa prędkość ruchu mogła osiągnąć 115%, ale istniała również 50% szansa, że stanie się brązowym wierzchowcem. Imponujące jest to, że istniała 15% szansa, aby stać się tajemniczym żelaznym wyrzchowcem. Był to potencjał, którego nie posiadały wierzchowce od jednej do trzech gwiazdek. Dlatego też wierzchowca cztery wyższe były uważane za rzadkie wierzchowce. Różne duże gilingotes do mają się nad pomysłem własnego czteregwiazdkowego wierzchowca. Chociaż istniała tylko różnica jednej rangi między wierzchowcem z brozu, a wierzchowcem z tajemniczego żelaza, ten ostatni posiadał możliwości przechowywania. Co więcej, w przeciwieństwie do brązowych wierzchowców, zdolności bojowe tajemniczych żelaznych wierzchowców pozwoliły im odmienić bitwę. Pięciogwiazdkowe wierzchowce był jeszcze potężniejsze. Dodatkowa prędkość ruchu, którą początkowo zapewniali, mogła osiągnąć 120%. Jego prędkość była praktycznie równoważna ze zwykłym brązowym wierzchowcem, tylko, że nie posiadał żadnych zdolności bojowych. Jednak pięćgwiazdkowe wierzchowce miały 70% szans na zdobycie brązowych wierzchowców. Nie tylko można je było ulepszyć w krótkim czasie, ale miały też 30% szans na stanie się tajemniczymi żelaznymi wierzchami i 3% szans na bycie tajemnymi srebrnymi wierzchowcami. Najpotężniejszą górą Gildii, jaką S. widział w przeszłości, była góra. Jego rzadkość może nawet konkurować z legendarnym przedmiotem. Było 90%, że może stać się brązowym wierzchowcem, 50% szansy na rangę tajemnicze żelazo i 10% szansy na rangę sekretne srebro. Już sama myśl o Gildii wyposażającej swoich członków w tajemne srebrne wierzchowce była przerażająca. W końcu, w przeciwieństwie do tajemniczych żelaznych wierzchowców lub niższych, tajemnicze srebrne wierzchowce posiadały umiejętności, które mogły pomóc graczom w bitwie, znacznie zwiększając ich siłę bojową. Z tego też powodu w przeszłości tak wiele Gildii tak desperacko starało się zebrać rzadkiej wierzchowce. W przeszłości, po tym jak zespół Fantasy Extinguisher zabił króla złoto Złotoskrzydłego, odkryli pięciogwiazdkowego wierzchowca i stali się jedną z niewielu dużych gildii w całym Gottes Domain, która go posiadała. Po ponad godzinie król LW Złotoskrzydły w końcu ugasił pragnienie i zakończył odpoczynek. Następnie poleciał z czystego jeziora. W porządku, wszyscy, wyklincie swoje eliksiry i chodźcie ze mną. S. Hyfank nie zadał sobie trudu, by wyjaśniać zbyt wiele. Natychmiast wyjął z torby, ciemno eliksir i opróżnił zawartość butelki. Miksura podwodnego oddychania pozwalała graczom oddychać pod wodą przez dwie godziny. Po wypiciu S. SHIFENG poprowadził swoją drużynę i zanurkował do jeziora. Chociaż królew o złotych skrzydłach był potworem strażnikiem, nie strzegł tego miejsca nieustannie. Zwykle opuszczał obszarne około godziny, dając graczom lukę do wykorzystania. W przeciwnym razie SHIFENG nie byłby pewne zdobycia pięć gwiazdkowego wierzchowca, który ukrył się za wielkim lordem. Po kilkunastu minutach pływania grupy odkryła ruiny sanktuarium. Jednak grube, kamienne drzwi świątyni były obecnie szczelnie zamknięte. Nawet po połączeniu sił nie mogli otworzyć drzwi. Było oczywiste, że potrzebują jakiegoś przedmiotu, aby przejść. Tak jak wszyscy nie rozumieli, co robić. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? S-NK aktywował ruch kosmiczny pierścienia siedmiu luminariów i wszedł w przestrzeń za kamiennymi drzwiami. Minutę później kamienne drzwi powoli się otworzyły. Wszyscy byli zdumieni tą sceną. Nie myśleli, że drzwi można tak otworzyć. Szkoda, że nie mam przedmiotu z ruchem kosmicznym. Mógłbym z łatwością teleportować się do każdej świątyni, jaką znajdę, bez marnowania wysiłku na szukanie sposobu na otwarcie drzwi powiedział z zazdrością Blackie. Ta metoda jest skuteczna tylko w przypadku kaplic, które nie są magicznie zapieczętowane. Nie będziesz w stanie teleportować się do świątyń z magicznymi pieczęciami lub do ich własnych przestrzeni. S. feng pragnął tego samego, ale było bardzo niewiele nie magicznie zapieczętowanych świątyń w całej boskiej domenie. Było jeszcze mniej przedmiotów z umiejętnościami podobnymi do ruchu kosmicznego. Normalnie, aby wejść do tej świątyni pod jeziorem, gracze musieli zdobyć klucz, zabijając Króla Lwa o złotych skrzydłach. W porządku, nie zostało nam wiele czasu. Do powrotu królalwa mamy około 40 minut. Musimy zakończyć pracę w ciągu tych 40 minut. S. już nie zadawał sobie trudu wyjaśniania. Natychmiast popłynął dalej do sanktuarium. Kapliczka nie była duża, miała tylko trzy piętra. Pierwsze piętro zostało całkowicie zalane. W drugim piętrze nie było nic szczególnego poza różnymi idolami, które zaśmiecały przestrzeń. Jednak po dotarciu na trzecie piętro świątyni poczuli się, jakby weszli do zupełnie innej przestrzeni. Trzecie piętro było właściwie lasem. Żyły tu różne dzikie bestie i demoniczne bestie, a wszystkie potwory miały pięćdziesiąt poziom. Jednak żyjące tu bestie nie atakowały aktywnie graczy. Tymczasem w sercu tego lasu drzemie niebieski wilk, który miał ponad trzy metry wysokości. Pomimo snu, wokół ciała wilka błysnęły niebieskie łuki elektryczności, uniemożliwiając innym zbliżenie się do niego. Grzmotowy wilk demoniczna bestia, lordzie, poziom 50, 9 milionów 9 milionów HP. Taki przystojny wilk. Cola została natychmiast zahipnotyzowana przez Thunderwolf. Dla porównania konie brązowych powozów czerwonej karawany deszczu wyglądały jak brzydkie ropuchy. Thunderwolf był dwa razy większy od konia. Gdyby mógł przejechać bestią przez miasto, stałby się przedmiotem zazdrości wszystkich. Zostało nam tylko 30 minut. Zajmij pozycję tak, jak ciączyłem. Jeśli nam się nie uda, będziemy musieli spędzić dużo czasu, biegając z powrotem do tego miejsca rozkazał pospiesznie s Feng. Szybko wszyscy ukradkiem zbliżyli się do Thunderwolf pod dowództwem s Fenga. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 640 zadziwiająca siła ataku. Rozdział 640 zadziwiająca siła ataku. Thunderwolf otworzył oczy po wykryciu drużyny s Fenga. Następnie wydał niski pomruk, ostrzegając zbliżających się ludzi. Chociaż demoniczne bestie na trzecim piętrze nie będą aktywnie atakować graczy, będą ostrzegać, gdy gracze podejdą zbyt blisko. Jeśli gracze nie zważają na ich ostrzeżenie, zaatakują. Cola, upewnij się, że jesteś gotowa do agresji wilka. Blackie, skup się na używaniu Strażnika Światła. Violet, skup się na uzdrowieniu. Wszyscy inni użyjcie zwoju polwania, gdy nadejdzie czas. S- pospiesznie dowodził swoją drużyną, gdy zauważył, że Tundarwolf zaczyna wstawać. Zwykle schwytanie Lorda na 50 poziomie było dla nich praktycznie niemożliwe. Jednak Tundarwolf był nieco wyjątkowy. Można by go uchwycić specjalną metodą. Pierwszym warunkiem schwytania dzikiej bestii lub demonicznej bestii było obniżenie HP potwora do dokładnie 10%. Jeśli jego HP było powyżej lub poniżej 10%, nie można było schwytać potwora. To był surowy warunek i był to jeden z powodów, dla których zabicie potwora było znacznie łatwiejsze niż schwytanie go. Cola był obecnie na poziomie 30 i nosił kompletny zestaw wyposażenia poziomu 1. Miał też boską tarczę niebieskiego ognia. Mimo to nie mógł mieć nadziei, że zdobędzie Lorda 50 poziomu. Skończony swoimi rozkazami, S-Hyphen ujawnił Biblię Ciemności i zaczął aktywować przywołanie demona. Wyć, demonie. Kiedy S-Hyphen skończył recytować ostatni wers zaklęcia, brama demonów powoli się otworzyła. Z zabram wyszedł demon w kształcie człowieka, duch zła ostrza. Ostre kolce i czarne łuski pokrywały ciało demona. Ten demon był czystym typem ataku i nie posiadał żadnych zaklęć wsparcia, takich jak pożeracz serc. Zły duch ostrza, zły duch. Poziom 36. PŻ3-000-0003-000-000. 000 000 000 000. Nie jest zły. Przynajmniej jest to demon poziomu 2. S- uśmiechnął się do ducha złego ostrza z satysfakcją. Chociaż nie był tak silny jak Thunderwolf, Wolf, nadal byłby bardzo pomocny. Był w pełni zdolny do przygwożdżenia Thunderwolfa Wolfa przez długi czas. Wszyscy, pomóżcie złemu duchowi ostrza i zaatakujcie wilka grzmotu. Upewnij się, że unikasz ataków piorunów wilka. S. Hyfeng następnie rozkazał złemu duchowi ostrza, aby zaatakował Thunderwolfa. Zły duch ostrza walczył jak berserker. Aktywując szarży cienia, pojawił się przed grzmiącym wilkiem jak duch. Ramiona ducha ostrza, przypominające miecze, zaciekle ciało, ciało Tundervolfa. 17 519 Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Com. 16 Nad głową Lorda pojawiły się dwa uszkodzenia o wartości ponad 10 tysięcy punktów, szokując drużynę. Taka wysoka siła ataku. S. Hypheng również był zaskoczony. Tym razem nam się poszczęściło. Lord 36 poziomu nie miał szans przeciwko Lordowi 50 poziomu. Obrona tego ostatniego była wielokrotnie wyższa. Obrona Thunderwolf była nawet większa niż zwykłego Wielkiego Lorda poziomu 35. Dla S. Hyphenga musiałby wyjść w stan podwójnej berserk, aby zadać ponad 10 tysięcy obrażeń Thunderwolfowi. Jednak podobny do lorda Zotuchostrza mógł z łatwością zadać ponad 10 tysięcy obrażeń. Siła ataku demona była silniejsza niż nawet Wielki Lord na tym samym poziomie. hau Thunderwolf zawył, niezliczone niebieskie nauki elektryczności nagle pojawił się i otoczył jego ciało, znacznie zwiększając jego prędkość. Następnie zamachnął się pazurami na ducha złego ostrza. Zły duch poziomu 2 nie miał możliwości blokowania ani unikania, zanim tak uderzył i odrzucił go w tyło ponad 10 metrów. Gdy spadł na ziemię, powstałe uderzenie utworzyło duży krater. Pazury gromowego wilka z łatwością przeciął zbroję łuskową ducha złego ostrza, pozostawiając wiele przypalonych śladów zadrapań. Pzerzed ducha złego ostrza natychmiast spadły o 41 864. Różnica w sile między nimi była od razu oczywista. Czy jego atak nie jest zbyt potężny? Jeśli nie aktywuje umiejętności ratujących życie, najprawdopodobniej umrę jednym trafieniem. Stojąc w niewielkiej odległości, Kola przełknął ślina, gdy zobaczył obrażenia Thunder Wolfa. Nie odważył się już lekceważyć demonicznej bestii. Siła ataku wilka Gromu była wielokrotnie silniejsza niż nawet wielki lord w króla kruczego ognia niebieskiego ognia. Jak mieli obniżyć HP tego potwora do 10%? Fioletowo, uleczy ducha złego ostrza. Wszyscy inni, atakujcie z daleka. s nie był specjalnie zaskoczony tym wynikiem. Poziom 50 to kolejny wielki podział poziomów. Na 50 poziomie gracze mogli stać się klasami poziomu 2. W związku z tym potwory stałyby się znacznie potężniejsze po osiągnięciu poziomu 50. Co więcej, Thunderwolf był demoniczną bestią typu superataku. Oczywiście jego siła ataku była przerażająca. Jednak ta zdumiewająca siła ataku była kluczowym czynnikiem w schwytaniu Thunderwolf. Następnie S- -Feng kontrolował złego ducha ostrza i zaczął zwabić wilka grzmotu gdzie indziej. W tym samym czasie Violet Cloud nieustannie leczyła ducha złego ostrza. Chociaż każdy z jej uzdrowień mogło odzyskać tylko kilka tysięcy HP dla złego ducha poziomu 2, sumowały się. Dopóki zły duch ostrza walczył podczas ucieczki, wkrótce odzyska pełny HP. Tymczasem blackiej i Akwarose byli głównymi handlarzami szkupnej na imprezie. Niestety, gdy Akwarose użyła zaklęcia poziomu 1, tańca ognistego smoka zadała tylko nieco ponad 1500 obrażeń. Jeśli chodzi o Blackiego, który dzierżyła plicką laskę, zadał tylko ponad 2000 obrażeń zaklęciem poziomu 1, kulą ciemności. W porównaniu z 9 milionów HP Thunderwolf ich ataki były praktycznie znikome. Dopiero po uwzględnieniu ataków Ducha Złego Ostrza ich obrażenia przewyższyły powrót do zdrowia po bitwie lorda. Potem, tym, jak S-Hyphenk zbabił wilka grzmotu do nisko położonego obszaru, przestał aktywnie kontrolować Ducha Złego Ostrza i pozwolił mu zaatakować sam. To powinno być to miejsce. S-Hyphenk obserwował swoje otoczenie. Po upewnieniu się, że nie ma problemów, wyciągnął z torby ciemno-niebieski magiczny zwój poziomu 2. Wszyscy oddalcie się 50 jardów od Thunderwolf. Słysząc polecenia S. H. chociaż Blacki i Akwarosę zastanawiali się, dlaczego chciał, aby przestali atakować, nie mieli innego wyjścia, jak wycofać się z Thunder Wolf. Ten rozdział załadł najpierw na, Nowell Co? Po obejrzeniu odwrotu Blackiego i Aquarosa, S. H. rozwinął magiczny zwój i zaczął intonować zapisane w nim zaklęcie. W tym momencie Evil Blade Spirit, który stanął twarzą w twarz z Thunder Wolf, szybko stracił HP. Każdy z ataków Thunder Wolf zadawał ponad 40 tysięcy HP, podczas gdy jego umiejętności zadawały ponad 70 tysięcy obrażeń. Zły duchostrze miał tylko 3 miliony HP bardzo szybko HP demona spadło poniżej 2 miliony. Z drugiej strony Tunderwolf stracił tylko około 100 tysięcy PW. Blackie, użyj Strażnika Światła na duchu Ostrza, powiedział ostro S- przez pogawędkę na imprezie po zakończeniu przygotowań. Blackie natychmiast rzucił Strażnika Światła na Ducha Złego Ostrza. Strażnik Światła był dodatkową umiejętnością Strażnika Mavis. Po aktywacji umiejętność zapewniała odporność na wszelkie obrażenia magiczne, zmniejszała otrzymywane obrażenia fizyczne o 80% i przywracała 5% HP co sekundę przez 20 sekund. Była to jedna z najpotężniejszych umiejętności ratujących życie na tym etapie gry. Po otrzymaniu Strażnika Światła obrażenia zadawane przez Ducha Złego to gwałtownie spadły z ponad 40 tysięcy punktów do nieco ponad 2 punktów. Co więcej, co sekundę odyskiwał 5% swojego HP. Dla Evil Bloody Spirit było to 150 tysięcy HP na sekundę. Zły Duch nie tylko przestał tracić HP, ale jego HP również szybko się regenerował. Co się dzieje? Akwarosa była zaskoczona. Thunderwolf początkowo zadał ponad 40 tysięcy obrażeń Złemu Duchowi Ostrza. Nawet jeśli jego obrażenia zostały zmniejszone o 80%, nadal powinien zadawać ponad 8 tysięcy obrażeń. Jednak teraz jego ataki zadały tylko ponad 2000 obrażeń. Zanim akwarosa mogła zrozumieć sytuację, S-Hifeng aktywował w swoich rękach magiczny zwój poziomu 2, wodospad. Nagle nad grzmiącym wilkiem pojawił się potężny magiczny szyk. Strumień wody następnie wytrysnął z magicznej tablicy, uderzając Thunderwolf Wolf i powodując obrażenia o wartości ponad 4000 punktów, które pojawiły się nad głową lorda. Efekt magicznego zwoju trwał 4 sekundy. W końcu skończyliśmy. Wszystko, co musimy teraz zrobić, to obejrzeć program S-Hifen, uśmiechnął się Blado. Obejrzeć program zwątpienie błysnęło w oczach tańca ognia. Wszyscy byli wyraźnie zdezorientowani. Nie rozumieli działania z Haifenga, To był tylko magiczny zwój poziomu 2. Co więcej, nie zadawał dużych obrażeń. Jednak w następnej chwili oczy wszystkich prawie wypadły z oczodołów. dołów. Nagle nad głową Thunderwolf zaczęły pojawiać się uszkodzenia o wartości ponad 60 tysięcy punktów. To jest, kiedy Fjordancen zauważyła pazury Thunderwolf spadające do kałuży wody z wodospadu i otrzymując w rezultacie ogromne obrażenia, natychmiast zdała sobie sprawę. Zgadza się. Ataki Thunderbest to głównie magiczne ataki typu błyskawice. Wykorzystując przewodność elektryczną wody, chociaż woda wzmocni siłę swoich ataków, stanie się również ofiarą własnej mocy wyjaśniły haifeng z uśmiechem. Gdyby to był jakikolwiek inny potwór, nie miałby sposobu, by go schwytać. Na nieszczęście Thunderwolf jego ataki opierały się na błyskawicy, więc jego największą słabością była woda. Dlatego też, gdy fantasy Shrinian zmierzyli się z wrogami z wodnymi zaklęciami obszarowymi, nie używali swoich Thunderwolf mounds do pomocy w bitwie, ponieważ spowodowałoby to więcej szkody niż pożytku. Przez pewien czas 9 milionów HP Thunderwolfa gwałtownie spadło. Wszyscy, przygotujcie się. Obserwując, jak HP Thunderwolf zbliża się do 10%, S. Hypheng natychmiast rozkazał wszystkim odzyskać zwój myśliwski i rozpocząć proces przechwytywania. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 641 Demon Walki. Rozdział 641 Demon Walki. Imperium Czarnego Smoka. Samdstone Tonetow. Sandstone Town zajmowało południową granicę Imperium Czarnego Smoka i było najbliższym miastem Królestwa Gwiezdnego Księżyca. Niestety, miasto zajęły siły ciemności, więc zwykli gracze nie mogli się tu zapuszczać. Tylko gracze, którzy dołączyli do sił ciemności, mogli bezpiecznie wejść do miasta. Siły ciemności kontrolowały bardzo niewiele miast, dlatego wiele mrocznych gildii miało swoją siedzibę w Sandstone Town. Wśród nich najpotężniejszą mroczną gildią była PH Emilion Chrostes. Można powiedzieć, że Milion Duchów był absolutnym władcą Sandstone Town. Drużyna Tysiąca Milionów została pokonana niemożliwe. Wysłaliśmy dwunastu członków edzenia, aby im pomogli. Z siłą niezależnych karawan, które podróżują między Starfels i Kiaco w Permont, City, jak mogliby przegrać. W sali konferencyjnej TH Emilion Chost wyższe szczeble mrocznej gildii były oszołomione, gdy otrzymał wiadomość o klęsce Thundermilly Bar. Mroczne gildii różniły się od zwykłych gildii. Ich członkowie polegali na sile, aby podnieść swoje pozycje w gildii. W międzyczasie każda osoba, która stała się głównym członkiem, była ekspertem, który walczył z setkami i tysiącami członków gildii, aby się tam dostać. W Teha Emilion było tylko nieco ponad 100 głównych członków. Gdyby ci rdzenni członkowie byli członkami którejkolwiek ze zwykłych, dużych gildii, każdy z łatwością stałby się jednym z niewielu najlepszych ekspertów gildii. Jednak z dwunastu członków jedzenia, których wysłali, ani jednemu nie udało się wrócić żywy. To było po prostu nie do pomyślenia. Co dwunastu zmarłych miało do powiedzenia? Zapytał mężczyzna w średnim wieku, który zajmował miejsce lidera gildii. Ten mężczyzna w średnim wieku miał ciemne oczy, krzepkie ciało, brązową skórę i wyrzeźbioną twarz. Kiedy ten człowiek przemówił, w sali konferencyjnej natychmiast ucichła. Nikt nie odważył się działać wobec tego człowieka. Ten człowiek był liderem gildii i Milionów Duchów, Lifestealerem. Był także przerażającą postacią, którą różne duże gildie w blask Dragon Emperor nazywały demon. W zwykłej gildii pozycja lidera gildii była tylko symbolem statusu, a nie symbolem siły. Dotyczyło to większości gildii w Królestwie Boga. Jednak dla mrocznych gildii pozycja lidera gildii była symbolem zarówno statusu, jak i siły. Fakt, że Lifestealer został przywódcą gildii i Milionów Duchów, dowodził, że jego siła zajmuje pierwsze miejsce w całej gildii. Ze względu na obecność Liw w TH Emilion Khosts, różne duże gildień w kilku pobliskich miastach w ogóle unikały prowokowania TH Emilion Khosts. Nawet gildia rządząca miastem Bronze Mountain, świętym kościołem wojny, podporządkowała się milionowi duchów. Holy War był drugorzędną gildią kontrolującą pięć miast. Była to pierwszorzędna gildia drugiej kategorii, która liczyła ponad 300 tysięcy członków. Gildia miała również dwóch ekspertów, którzy znaleźli się na liście ekspertów boskich domen. Jednak taka gildia nadal pozwalała TH Emilion Khosts na swobodne zarządzanie szlakiem handlowym do królestwa to wszystko dzięki złodziejowi życia demonów bitewnych. Ich przeciwnicy nosili peleryny, więc nie widzieli, z kim walczą. Jednak sądząc po tonie wroga, wydaje się, że patrzą z góry na tachę milionych hostes. Ostrzegali nas nawet, żeby nie dotykać szlaków handlowych, traktują nas za lekko. Przywódcy Gildii, pozwól mi poprowadzić kilku ludzi i upolować tych drani. Jeśli nic z tym nie zrobimy, reputacja, którą zbudowała nasza gildia, zostanie zrujnowana. Przywódcy Gildii, ja też pójdę. Po bliskie duże gildie powinny się już o tym dowiedzieć. Kościół święty też będzie czuwał. Jeśli pokażemy im, jakie są konsekwencje zamieszania się z nami, Kościół święty nie odważy się wziąć udziału w rywalizacji i o dominację. Starsi w sali konferencyjnej zaczęli się pojawiać, jeden po drugim, chcąc dać nauczkę tym, którzy odważyli się sprowokować milion duchów. Wygląda na to, że reputacja naszej gildy nie jest tak dobrze znana, jak być powinna, sądząc, że nawet ludzie z Królestwa Gwiezdnego Księżyca odważą się nas sprowokować. Nie trzeba się jednak niepokoić. Skoro zrobili coś takiego, pokazuje to, że mają pewną pewność siebie i pochodzenia. Niech nasi członkowie stacjonujący w Star City zbadają tę sprawę. Kiedy już dowiemy się, z kim mamy do czynienia, Damy im Smak piekła Lifestaler ujawnił złośliwy uśmiech. Widząc uśmiech na twarzy lifestalera, wszyscy mimowolnie zdrygnęli się. Kiedy trzeciorzędna gildia, Dywine Flury, sprowokowała ich gildię, ich lider gildii ujawnił dokładnie ten uśmiech. Cztery dni po początkowym incydencie każdy rdzeń Divine Flury zmarł kilkanaście razy, w wyniku tego gildia została rozwiązana. Teraz, gdy Lifestaler znów nosił ten uśmiech, i najprawdopodobniej pogrąży się w chaosie. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Tymczasem w świątyni w wielkim lesie Soria. Obserwując, jak HP Thunder Wolfa szybko zbliża się do 10%, napięcie w drużynie rosło. To był kluczowy moment do schwytania Thunderwolf, a wszelkie błędy mogą zmarnować wszystkie ich wcześniejsze wysiłki. Nagle s feng kontrolował ducha złego ostrza, aby opuścić zalany obszar. Tymczasem Fjeredance pozostali rzucili się w stronę Thunderwolf, każdy trzymając zwój myśliwski. 12% 11% 10% Początek. s feng natychmiast wyłabił Thunder Wolfa z zalanego obszaru, a HP Lorda zatrzymało się dokładnie na 10%. Po osiągnięciu swojej pozycji, Firedanzen wyśpiewał ostatni wers zaklęcia i aktywował Hunting Scroll. XU. Czarny jak smoła łańcuch wyłonił się ze zwoju myśliwskiego i związał jedną z tylnych nóg brzmiącego wilka. Tymczasem taniec ognia umieścił zwój na ziemi. Celem zwoju łowieckiego było schwytanie wybranej bestii. Jednak jego efekt trwał tylko krótką minutę. W tym samym czasie wszyscy w drużynie aktywowali swoje zwoje myśliwskie, wiążące wszystkie cztery kończyny Thunderwolfa i uniemożliwiające poruszanie się demonicznej bestii. Howu, Thunderwolf zawył z gniewu. Nagle nad walką skondensowały się gęste ciemne chmury, uwalniając niebieskie błyskawice w kierunku dołączonych zwojów myśliwskich. Reagując szybko, Firedance aktywował Wind Steps, wykorzystując prawie jeden sekundową niewrażliwość umiejętności do blokowania nadchodzącego uderzenia pioruna. Jednak mimo że była nietknięta atakiem, zwój myśliwski został zniszczony. Kontynuuj używanie zwojów myśliwskich. Nie pozwól temu odejść bez względu na wszystko. S. High wydobył również pięć gwiazdkową klatkę ze swojej torby i zaatakował Thunderwolfa. Wolfa. Drugim kluczowym aspektem podczas łapania bestii było wyczucie czasu. Klatki wymagały czasu na aktywację. W tym czasie cel nie może uciec z zasięgu klatki. W przeciwnym razie przechwycenia się nie powiedzie, czyniąc klatkę bezużyteczną. Firadanza i pozostali zrozumieli, co muszą zrobić. Wyciągnęli ze swoich toreb więcej zwojów myśliwskich i aktywowali je. W międzyczasie Thunderwolf przy pływie z ciekłości nieustannie niszczył dołączone zwoje myśliwskie. W tym momencie S. fang znalazł okazję, gdy nagle wyskoczył w powietrze, przeskakując nad Thunderwolf i aktywując klatkę. Zamocowanie klatki w określonym miejscu wymagało około dwóch pełnych sekund. Jednak obudowa pięć gwiazdkowego taga nie była duża. Uu. Wolf wydał Uu. wycie. Nagle na niebie zebrało się więcej ciemnych chmur, wzrosła też liczba uderzeń piorunów. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Natychmiast zniszczono dwa z pięciu dołączonych zwojów myśliwskich. Wolf wykonał skok pod kątem, uciekając w samą porę z klatki klatki. Przechwytywanie nie powiodło się. Następnie Fjeredance i inni pospiesznie użyli kolejnych zwojów myśliwskich, aby przeszpilić demoniczną bestię. Jednak druga próba schwytania S-haifenga również się nie powiodła. Tymczasem S-haifeng miał tylko dwie gwiazdkowe klatki. Innymi słowy, miał tylko dwie szanse na schwytanie pozostawionego Wolfa. Jak można się spodziewać po pięć gwiazdkowym rzadkim wierzchowcu? To naprawdę żywe. To był pierwszy raz w życiu, gdy S. Hyfeng próbował schwytać pięć gwiazdkowego wierzchowca. Wolf był znacznie trudniejszy do schwytania, niż się spodziewał. Jednak S. Heifeng nie był kimś, z kim można było żartować. Podczas trzeciej próby aktywował jedną z umiejętności ostrza otchłani, Klątwę otchłani, która uniemożliwia wszystkim celom w promieniu 30 jardów poruszania się na 5 sekund. Chociaż Wolf był lordem na poziomie 50, umiejętność nadal miała na niego pewien wpływ. Nagle ruchy Thunderwolfa wyraźnie zwolnili. S. Feng następnie aktywował moc niebiańskiego smoka i użył eksplozji płomienia grzmotu na demonicznej bestii. 8679. Chociaż jego obrażenia były znikome, eksplozja płomienia grzmotu miała efekt redukcji szybkości ruchu. W rezultacie prędkość Thunderwolfa spadła jeszcze bardziej. Użyj szybko zwojów myśliwskich. Krzyknął niespokojnie S. Feng. Słysząc polecenia S. Haifenka, Firedance i inni aktywowali swoje Hunting Scrolls. Tym razem pięć łańcuchów jednocześnie skuło Thunderwolfa. Wciąż niezadowolony, S. Feng również aktyw Dziewięć łańcuchów nagle wyrosło z ziemi, blokując Thunder Wolfa w miejscu. Jednak, pomimo wielu ograniczeń, łańcuchy zaczęły pękać jeden po drugim. S. haifeng ponownie zaczął stawiać klatkę w odpowiedniej pozycji. Przez chwilę wszyscy zapomnieli o oddychaniu. Aby utrzymać Thunder Wolfa na miejscu, użyli ponad 60 zwojów myśliwskich. Każdej osobie pozostało tylko kilka zwojów myśliwskich. Czas podtrzymania klatki powoli się zmniejszał. Dwie sekundy. Sekundę. Idź! ryknął S. haifeng Natychmiast z nieba spadła masywna stalowa klatka, zamykając w sobie Thunder Wolfa. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 642 Formacja Legionu Mrocznych Bogów Rozdział 642 Formacja Legionu Mrocznych Bogów Thunderwolf desperacko walczył wewnątrz klatki, wielokrotnie uderzając swoim ciałem o stalowe pręty. Pięciogwiazdkowe więzienie zaczęło nawet wykazywać oznaki napięcia. Widząc tę scenę, S- pośpiesznie zaintonował zaklęcie. W następnej chwili magiczne runy wyryte w klatce zaświeciły się. Sama klatka zaczęła się kurczyć, zatrzymując się tylko wtedy, gdy ściskała Thunderwolfa. W tym momencie Thunderwolf nie miał już miejsca, aby wygenerować wystarczająco dużo pędu do potężnej szarży. Z pewnością trudno jest schwytać demoniczną bestię. Akvarosę rzuciła okiem na liczne małe kratery wokół niej, będące następstwem ataków Tundervolfa na kotwice krępujących go łańcuchów. Na szczęście nielicznym z nich udało się szybko zareagować i uniknąć błyskawicznych ataków lorda, co pozwoliło im schwytać Tundervolfa bez żadnych ofiar śmiertelnych. W takim razie przygotujmy się do wyjazdu. S. Es Esheifen spojrzał na czas. "Cieli wszystko dobrze, złoto skrzydły królew wkrótce powróci." Następnie wyjął z torby kilka zwojów w przestrzeni magazynowej. Chociaż zdobyli już Thunderwolfa, masywna sylwetka demonicznej bestii miała ponad 3 metry wysokości. Do tego była masywna stalowa klatka. Wywiezienie Tunder Wolfa z tego miejsca byłoby niezwykle kłopotliwe. Potrzebowaliby wielu graczy o wysokiej sile, aby podnieść klatkę i Tunder Wolf, a nawet gdyby udało im się je podnieść, ich prędkość ruchu zostałaby znacznie zmniejszona. Napotkali również wiele niebezpieczeństw, niosąc demoniczną bestię. Kto wie, ile czasu będą musieli stracić na transport Tunder Wolfa z powrotem do Etheria City? W związku z tym Storage Space Scroll można było kupić w Gottes Domain. Te zwoje mogą służyć do przechowywania dużych przedmiotów. Thunderwolf był nie tylko masywnym, ale także żywym stworzeniem. S-Hyfang musiał użyć w sumie 20 zwojów w przestrzeni magazynowej, aby zmieścić Thunderwolfa w swojej torbie. Thunderwolf natychmiast zajął tam 20 miejsc. Jednak czas trwania Storaga z parcy nie był nieokreślony. Mogły być używane tylko do przechowywania przedmiotów do pół godziny. Następnie wszyscy skorzystali ze zwojów powrotu i opuścili świątynię. Winter River City, rezydencja Gildi Zero Wing. Po tym, jak Agfarosa i pozostali poszli odporąć, S-Hyfang poszedł sam do magazynu w rezydencji gildii. Następnie umieścił gromowego wilka w magazynie, a także wyjął kilka magicznych kryształów ze swojej torby i włożył je do klatki gromowego wilka. Demoniczne bestie różniły się od dzikich bestii. Ich głównym źródłem pożywienia były magiczne kryształy. Tylko jeden kryształ mógł utrzymać demoniczną bestię przez długi czas. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Teraz, kiedy zdobyłem rzadkiego wierzchowca, następnym krokiem będzie budowa stajni. Kiedy s Feng spojrzał na dzikiego gromowego wilka, zapragnął zbudować stajnię tak szybko, jak to możliwe. Dopiero po zdobyciu stajni mógł zacząć oswajać Thunderwolfa. Demoniczne bestie były znacznie trudniejsze do oswojenia niż dzikie bestie. Co więcej, im wyższa ranga gwiazdkowa stworzenia, tym dłuższy czas potrzebny na jego łagodzenie. Całkowite oswojenie Wolfa zajęłoby co najmniej 10-15 do 15 dni. Gdyby udało mu się ukończyć stajnię nawet o dzień wcześniej, być może uda mu się wyszkolić gromowego wilka, zanim podstawowi członkowie gildii osiągną poziom 40. Gdyby mógł połączyć wszystkich członków widzenia z i ich siła bojowa poszybowałaby przez dach. Tylko, że do zbudowania stajni potrzeba było zbyt wielu materiałów. Stajnia różniła się od innych struktur wewnątrz rezydencji gildii, której budowa wymagała jedynie pieniędzy. Co więcej, wiele materiałów wymaganych do budowy stajni można było uzyskać tylko z dużych lochów drużynowych. Muszę trochę przyspieszyć. S- Heifeng pomyślał wtedy o stworzeniu Legionu Mrocznych Bogów. Niezależnie od tego, czy chodziło o zbieranie materiałów dla stajni, czy o przyszły rozwój firmy handlowej przy świecach, musiał natychmiast utworzyć potężny Legion Mrocznych Bogów. S- już wcześniej doświadczył procesu rozwoju domen boga, więc doskonale wiedział, że w miarę osiągania wyższych poziomów walki między graczami będą pojawiać się częściej. Wojny Gildii również stawały się coraz bardziej intensywne. Jeśli Gildia nie posiadałaby potężnego legionu, który mógłby służyć jako środek odstraszający, mówiono, że Gildia uwikłałaby się w wiele wojen w przyszłości. Następnie S. Haifeng poleciła kwarosę, aby wybrała około 300 elit do utworzenia Legionu Mrocznych Bogów. W międzyczasie sprzęt dostarczony członkom legionu byłby gorszy tylko od wyposażenia głównego oddziału Zero Wing. Krótko po tym, jak S. Haifeng zaczął zakładać Legion Mrocznych Bogów, wiadomość o tej sprawie rozeszła się lotem błyskawicy po całym Juterrivers City. E. Rozwój natychmiast przyciągnął uwagę wielu gildii w mieście. Jednak najwięcej uwagi poświęcili tej sprawie nadal niezależni gracze. W tym momencie Zero Wing nie była już taką małą gildią jak w przeszłości. Miała nie tylko ponad 100 tysięcy członków, ale miała też siłę, by oczyścić ruiny w trybie piekielnym przez Boga Kruków. Bez względu na to, czy chodziło o miażdżenie potworów, czy wykonywanie zadań na polach, żadna gildia nie odważyła się zrobić czegokolwiek członkom Zero Wing w regionie Wither City. E. Ta sytuacja sprawiła, że wielu niezależnych graczy zazdrościło członkom Zero Wing. Na tym etapie gry duże gildian zajmowały już wszystkie dostępne mapy z wysokimi zasobami. Jako niezależni gracze, nawet gdy wykonywali zadania na wysokim poziomie, istniała szansa, że gracze gildii namierzą ich i zabiją. W rezultacie zdobywanie kolejnych poziomów i ulepszanie sprzętu stało się dla nich niezwykle trudne. Dlatego wielu niezależnych graczy rozważało dołączenie do potężnej gildii. Tymczasem zerowink tworzył obecnie Legion mrocznych bogów. Co więcej, członkowie Legionu byli traktowani słabiej niż główne siły Gildii. Należy wiedzieć, że chociaż każda gildia miała w swoim składzie mnóstwo zwykłych drużyn, to byłaby tylko jedna główna siła. Utworzenie legionu przez Zero Wing było równoznaczne z utworzeniem drugiej głównej siły. Ta sytuacja skusiła wielu niezależnych graczy do dołączenia do Zero Wing. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Przez pewien czas liczba graczy próbujących wejść do Zero Wing ponownie wzrosła. S. Feng spędził całe dwa dni na starannym wyborze członków legionu Mrocznych bogów. W końcu liczba osób, na których mógł użyć światła ciemności, była ograniczona. Mimo że mógł odzyskać moc ciemności, którą obdarzył, nadal wolał się z nią nie afiszować. Tymczasem w tym okresie S. Feng wyprodukował całkiem sporo zestawów pośredniej zbroi many, które były przeznaczone dla członków Legionu Mrocznych Bogów. W ciągu tych dwóch dni wiele rzeczy wydarzyło się również w Dominie Boga. Jednym z tych osiągnięć było to, że wielu gildiom udało się najechać na 50-osobowe lochy drużyny i przeniosło swoich rywali do 100-osobowych lochów drużynowych. Jednak 100-osobowe lochy znacznie różniły się od 50-osobowych lochów. Można powiedzieć, że 50-osobowe lochy były rozgrzewką dla 100-osobowych lochów. Liczba potworów i ich siła w 100-osobowym lochu był znacznie wyższa niż w 50-osobowym lochu. Oczywiście, łupy z 100 lochu sprawiłyby, że wielu graczy śliniłoby się. Początkowo ekwipunek zęszlachetnego złota 30 poziomu był niezwykle trudny do zdobycia. Jednak znacznie łatwiej jest dostać się do 100-osobowego mody dungeon, nawet potwory rangi hirtain wewnątrz dungion by go opuściły. Były też zestawy wyposażenia zęszlachetnego złota, przeznaczone specjalnie dla różnych klas. Niemniej jednak, najbardziej atrakcyjną częścią 100-osobowych lochów nadal musiałyby być projekty kucia i różnego rodzaju rzadkie przepisy na eliksiry, których nie można uzyskać z żadnego innego miejsca. Zdobycie nawet jednego projektu lub przepisu oznaczałoby nieskończone bogactwo Tymczasem Zero Wing również desperacko próbował najechać na 100-osobowy dungeon. Jednak pomimo zdobycia mocy ciemności, postęp głównych sił Zero Wing był w najlepszym razie słaby 100-osobowy loch miał w sumie 6 głównych bossów Obecnie Zero Wing zdołało pokonać tylko dwóch z nich Musieli jeszcze zobaczyć, jak wyglądał ostatni boss Oprócz rywalizacji w ponad 100-osobowych lochach, kolejną rzeczą, która najbardziej ekscytowała graczy, była aktywacja listy kolseum. Dla ekspertów była to stosunkowo dobra korzyść Lista Koloseum służyła również jako zachęta dla graczy do poprawy współczynnika ukończenia umiejętności i siły bojowej. Lista Koloseum była rankingiem siły bojowej boskiego Koloseum. Dopóki ktoś zdoła znaleźć się na liście, otrzyma odpowiednie punkty Koloseum. Gracze mogli wykorzystać te punkty do wymiany na wiele przedmiotów, takich jak wyposażenie, umiejętności, mikstury, rzadkie materiały i wiele innych przedmiotów. Wśród nich największą atrakcją był dostępny sprzęt. Nie tylko dostępny był ciemnozłoty sprzęt poziomu 30, ale nawet sprzęt z zestawu ciemnozłotego poziomu 30 był również dostępny do wymiany. Z tego powodu boskie kolosea w całym boskim domenie stały się niezwykle popularne. Wielu graczy desperacko walczyło o podniesienie swoich rankingów na liście koloseum. Duże gildy wysyłały swoich głównych członków jeden po drugim, by rzucili wyzwania boskiemu koloseum. Przez pewien czas wielu ukrytych ekspertów pojawiło się w Goty z co sprawiło graczom wielki szok. Nikt nie przypuszczał, że im w dziedzinie Boga jest tak wielu ekspertów. Tymczasem S- hyphenk siedział obecnie w dużym prywatnym pokoju w boskim koloseum Witerverse City. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 643 zadziwiający zasoby finansowe. Rozdział 643 Zadziwiające zasoby finansowe. Wewnątrz strzelistego boskiego koloseum. Dziesiątki dużych ekranów zawieszonych w głównej sali boskiego koloseum wyświetlały obecnie filmy bitewne ekspertów, którym udało się dotrzeć na czwarte piętro koloseum. Wyzwania w boskim koloseum miały na celu wyłącznie przetestowanie siły bojowej gracza. W tych wyzwaniach jakość wyposażenia gracza nie miała znaczenia. Nawet gracz noszący tylko brązowy ekwipunek mógł przejść przez czwarte piętro. Jednak zwykłym graczom trudno byłoby przebić się przez pierwsze piętro boskiego koloseum, nie wspominając o czwartym. Wuj Terwers i tj. eksperci zdolni przebić się przez czwarte piętro byli tak rzadcy jak pióro Feniksa. Jeśli chodzi o graczy, którzy nie mieli żadnych magicznych kryształów, aby rzucić wyzwania boskiemu koloseum, mogli również obejrzeć filmy bitewne ekspertów w głównej sali. Oczywiście te filmy zostały wydane tylko za zgodą zaangażowanych graczy. Gracze mogli również skorzystać z tej okazji, aby wyrobić sobie markę. Patrzeć. Pogrzeb w niebiosach znów tu jest. Wszyscy w hali szybko zauważyli przybycie grupy graczy. Gracze ci mieli jednakowy poziom 30 i byli członkami obecnej głównej siły Heaven Burial. Gdyby nie fakt, że ich celem było uzyskanie pierwszego oczyszczenia stoosobowego lochu, ci gracze już dawno awansowaliby. Mimo to ich poziomy znacznie wyprzedzały zwykłych graczy. Poza poziomami, sprzęt członków Heaven's Burial również przyciągał wzrok. Większość z nich szczyciła się drobno złotym i ciemnozłotym sprzętem poziomu 30, przy czym najgorszy jest sprzęt poziomu 25. W przeciwieństwie do tego, typowym ekwipunkiem obecnych zwykłych graczy był tylko tajemniczy żelazny sprzęt na 25 poziomie. Tylko elitarni gracze posiadali kilka części sekretnego srebrnego wyposażenia poziomu 25. Niebiański pogrzeb nie tylko ma tylu ekspertów, ale ci eksperci przyjeżdżają tutaj, aby trenować wiele razy każdego dnia. Zastanawiasz się, jak są silne. Ten rozdział załaduj najpierw na? Novel bin. Co? Co ty w ogóle wiesz? Oczywiście lepiej mieć więcej ekspertów w gildii. Co więcej, trenując tutaj, mogą zwiększyć swoje pozycje na liście koloseum i zdobywać punkty, aby wymienić na ciemno złoty sprzęt. Oprócz ulepszenia technik walki, czyli zabicie dwóch ptaków jednym kamieniem. Dlaczego tego nie zrobili? Ostatnio pogrzeb niebios staje się coraz silniejszy. Początkowo mieli mniej niż 10 członków, którym udało się przejść przez czwarte piętro. Teraz, po zaledwie kilku dniach, liczba ta wzrosła do 20. Dwóm członkom Gildii udało się nawet dostać na szóste piętro. W całym Winterverse i pogrzeb w niebiosach jest tylko nieznacznie gorszy od przytłaczającego uśmiechu i zarowink. Czy to nie tylko dlatego, że Gildia jest bogata? Zakwestionowanie wieży próbnej kosztuje za każdym razem jeden magiczny kryształ. Normalnie, gdy napadamy na Lochy, po wielu trudnościach zdobędziemy tylko jeden magiczny kryształ. Nawet wtedy nadal musimy podzielić go na kilka osób. Po całodziennym plądrowaniu Lochów, nasze kolejne zdobycie kryształu może nadal nie nadejść. W międzyczasie członkowie głównych sił Heaven's Burial otrzymują dzienną porcję pięciu magicznych kryształów, więc mogą rzucić wyzwanie wieży próbnej 5 razy dziennie. Mając 100 członków głównej sile, Heaven's Burial musi wydawać 500 magicznych kryształów dziennie. Dzięki Boskiemu Koloseum, obecna cena magicznych kryształów już dawno wzrosła kilkukrotnie. W tej chwili każdy kryształ jest wart 20 srebrników, ale brakuje. Wciąż jest miejsce na wzrost cen. Zgadza się. Wiedziałem, że powinienem zaopatrzyć się w magiczne kryształy. Do tej pory byłbym w stanie zarobić małą fortunę. Byłoby wspaniale, gdybym mógł zostać członkiem głównych sił Heaven's Burial Wielu graczy patrzyło z zazdrością, jak członkowie Havenę z się w kierunku wieży próbnej. Nawet bogaty przytłaczający uśmiech nie mógł sobie pozwolić na taką ekstrawagancję. Obecnie 500 magicznych kryształów odpowiada 100 sztukom złota. Oczywiście większość tych magicznych kryształów pochodziła z lochów najeżdżanych przez gildię. W przeciwnym razie nawet pogrzeb w niebiosach byłoby niezwykle obciążającym wydawaniem 100 sztuk złota każdego dnia. Tymczasem S.H. Feng, który wynajął duży prywatny pokój w boskim koloseum, stał obecnie przed 300 osobami. Wszyscy ci ludzie byli graczami, których wybrał do Legionu Mrocznych Bogów. Obecnie wszyscy w Legionie Mrocznych Bogów byli podekscytowani. Członkowie ci nie spodziewali się, że będą mogli osobiście spotkać się ze swoim legendarnym liderem gildii, Bledsklemem. Co więcej, Flamen zamierzał nawet sam je pielęgnować. Szkolenie to było przywilejem niedostępnym nigdzie indziej w całym królestwie gwiezdno-księżycowym. Nikt w królestwie gwiezdno-księżycowym nie znał Sura, publicznie uznanego eksperta numer 1 w królestwie gwiezdno-księżycowym. Czasem z ekspertem numer 1 królestwa gwiezdno-księżycowego było nieocenionym przywilejem. Najpierw to wyrzucę. Chociaż wszyscy oficjalni członkowie Legionu Mrocznych Bogów mogą cieszyć się niezwykle wysokimi korzyściami, Legion Mrocznych Bogów działa w systemie eliminacji. Za tobą czeka 700 członków rezerwowych. Jeśli okaże się, że brakuje ci siły, rezerwowy członek zajmie twoje miejsce, powiedziała z hi-feng posępnym tonem. Od dzisiaj każdy z Was będzie codziennie otrzymywał 10 magicznych kryształów, aby rzucić wyzwanie wieży próbnej. Uporządkujecie cię w oparciu o Twoje wyniki bitewne w wieży próbnej. Pod koniec każdego tygodnia będę porównywać ostatnich 30 oficjalnych członków z 30 maczowymi członkami rezerwowymi. Zwycięzcami będą oficjalni członkowie, a przegrani pójdą do drużyny rezerwowej. Ten rozdział załaduj najpierw na, nowel bin. Co? Wszyscy nie mogli powstrzymać się od sepania. Rywalizacja była niesamowicie intensywna. Każdego tygodnia może zmienić się do 30 osób. Jednak wszyscy byli również zszokowani hojnością Zero Wing. Legion Mrocznych Bogów liczył w sumie 300 członków. Jeśli każdy członek mógł wydać 10 magicznych kryształów dziennie, oznaczałoby to, że Zero Wing łącznie 3000 kryształów lub 600 sztuk złota dziennie. Ten nakład był po prostu niewyobrażalny. Nawet pierwszorzędna gildia nie mogła się pochwalić tak przerażającymi zasobami finansowymi. Nikt nie wiedział, że nawet jeśli Zero Wing ma tyle pieniędzy, nie można kupić tak wielu magicznych kryształów. Obecnie różne duże gildie traktowały magiczne kryształy jak zasoby strategiczne. W ogóle nie sprzedaliby żadnego ze swoich magicznych kryształów. Od niezależnych graczy można było kupić tylko niewielką kwotę. Jednak jeszcze przed premierą boskiego koloseum S.H.I. Feng zlecił melancholijny, uśmiech hurtowy zakup magicznych kryształów. Wydali praktycznie wszystkie zarobione monety, zaopatrując się w magiczne kryształy. Obecnie firma handlowa przy świecach posiadała kilka magazynów pełnych magicznych kryształów. Ach, tak! Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. 30 najlepszych osób otrzyma zaproszenie na szkolenie wraz z najlepszymi ekspertami gildii i zaśmiał się S -Feng. Wierzę, że prawdopodobnie wszyscy słyszeliście, że Zero Wing ma specjalny poligon treningowy. To, czy będziesz w stanie tam pojechać i tenować, będzie zależeć od twoich wysiłków. Lider guildi, nie oszukujesz nas, prawda? Czy naprawdę możemy pojechać do tego miejsca? Wielu członków dargogot spytało z niecierpliwością. Rzeczywiście słyszeli, że Zero Wing posiada wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy w prawdziwym świecie. Tam można było podkręcić ich techniki walki. Można też było poznać podobno zaawansowane techniki walki i stać się prawdziwym ekspertem z najwyższej półki. Początkowo szkolenie w tym miejscu było przywilejem dostępnym tylko dla ograniczonej liczby członków edzenia. Nikt nie spodziewał się, że nawet oficjalni członkowie Legionu Mrocznych Bogów mogą otrzymać takie leczenie. Tak długo, jak możesz wyjść do pierwszej trzydzieści, możesz naturalnie iść. S. H. Feng potrząsnął głową i roześmiał się. Centrum szkoleniowe Wielkiego Wozu niedawno zakończyło renowację willi Gryenwater. Willa została wyposażona we wszelkiego rodzaju przyrządy treningowe i mogła teraz pomieścić więcej osób. W przeciwnym razie naprawdę nie byłby w stanie rozszerzyć jego zastosowania na członków Legionu Mrocznych Bogów. Kiedy S. H. Feng skończył mówić, atmosfera w prywatnym pokoju natychmiast się zmieniła. Wszyscy tam byli zarumieni duchem walki i nie mogli powstrzymać się od chęci rzucenia się w tej chwili do wieży próbnej, aby podnieść swoje rankingi. Po tym, jak es kro dał magiczne kryształy i zakończył spotkanie, wszyscy natychmiast wybiegli z prywatnego pokoju i pobiegli tak szybko, jak mogli w kierunku wieży próbnej. Ta scena wprawiła w osłupienie graczy w głównej sali. Rozdział 643 zadziwiające zasoby finansowe. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 644 tajny konkurs. Rozdział 644 tajny konkurs. Jak bogaty jest Zero Wing? W rzeczywistości wysyłają tyle osób naraz do wieży próbnej. Powinni być członkami nowo utworzonego Legionu Mrocznych Bogów. Słyszałem, że korzyści, jakie otrzymują, są tylko poniżej tego, czym cieszy się główna siła Zero Wing. Bycie głównym członkiem gildii musi być wspaniałe. Codziennie wchodzą do wieży próbnej. Z drugiej strony, niezależni gracze, tacy jak my, mogą wejść tylko raz na długi czas. Wiem, prawda? Współczynnik wypadania magicznych kryształów jest po prostu zbyt niski w party do Jest wyższy tylko w lochach drużynowych. Zgodnie z oczekiwaniami gildii numer 1 w e. Nawet przytłaczający uśmiech może wysłać tylko 200 członków każdego dnia, podczas gdy Heaven z Burial wysyła tylko 100 członków. Z drugiej strony Zero Wing wysyła za jednym razem 300 osób. Co więcej, są tylko członkami Legionu rocznych Bogów. Wszyscy byli niesamowicie zazdrośni. Tylko członkowie dużych gildii mieli codziennie dostęp do tak dużej ilości magicznych kryształów. Niezależni gracze musieli walczyć tylko o zdobycie pojedynczego kryształu. Jeśli chodzi o małe gildie, chociaż mogły sobie pozwolić na zaopatrywanie swoich członków w magiczne kryształy, nie było ich stać na oferowanie dużej ilości każdego dnia. Siłę finansową gildii i Waterversity można było ocenić na podstawie liczby członków, którzy weszli do wieży próbnej. Co jest takiego niesamowitego w Zero Wing? Czy jego siła finansowa może się równać z przytłaczającym uśmiechem? Rycerz strażnik poziomu 30, samotny tyrant, zadrwił, wchodząc do boskiego koloseum. Od czasu rozpadu gwiazdy roku, Lona tyrant trzymał się mocno swojej nienawiści do Zerowink. Gdyby nie Zero Wing, Dark Star byłby władcą całej i zostałby jego cesarzem. Ze względu na stały wzrost zero Wing, był teraz tylko jednym z głównych członków Overwhelming Smile. Nie był nawet szefem gildii, był niczym więcej niż mięsem armatnim. Jednak również z tego powodu był w stanie doświadczyć, jak przerażający był Underworld. W szczególności, po trzeciej ewolucji boskiej domen, Underworld kilkakrotnie zwiększył swoje inwestycje w boską domenę, spłacając dobrą ogromną sumę pieniędzy. Organizacja nie tylko zaczęła rekrutować dużą liczbę ekspertów, ale także zgromadziła duże zapasy magicznych kryształów, które były niezwykle ważne dla obecnych graczy. Nawet pierwszorzędna Gildia nie mogła konkurować z zasobami finansowymi Underworld. Wpływ Underworld objął ogromny obszar boskiej domeny. Mogła kupić magiczne kryształy kilkoma drogami. Była to przewaga, której nie posiadało wiele pierwszorzędnych gildii. Dzięki tym wszystkim magicznym kryształom Underworld może szybko wykształcić wielu ekspertów w boskim koloseum. Gotes Domainu nie była grą, w której mogła dominować siła pojedynczego gracza. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Nawet gdyby SHIFEN był silniejszy, mógł jedynie bronić City. Jednak City nie było jedynym miastem w królestwie Gwiezdno księżycowym, a tym bardziej Bożą domeną. O ile Lone wiedział, Unterworld jeszcze nie zrezygnował z uczty oferowanej przez WePriverse ET. W związku z tym organizacja po raz kolejny zainwestowała znacznym fundusze i magiczne kryształy, wystarczająco dużo, by nawet zawstydzić pierwszorzędną gildię. Pozornie Overhelming każdego dnia wysyłał tylko 200 członków do Trial Tower. Co więcej, każdy członek mógł rzucić wyzwanie Trial Tower tylko trzy razy dziennie. W rzeczywistości jednak przytłaczający uśmiech potajemnie wysłał dużą liczbę ukrytych ekspertów, aby rzucili wyzwanie wieży próbnej. Ta grupa ekspertów składała się z prawie 400 osób, dwa razy więcej niż to, co Gildia otwarciem wysłała. W sumie Overhelming Smile każdego dnia wysyłał prawie 600 osób do Trial dając każdemu członkowi trzy wyzwania. Opinia publiczna była już zdumiona finansową siłą Heaven S. Burial. Niestety w porównaniu do przytłaczającego uśmiechu niebiański pogrzeb był niczym. Po uwzględnieniu dodatkowych zasobów, które otrzymał wilk wojenny i jego grupa najwyższej klasy ekspertów, przytłaczający uśmiech wydawał każdego dnia prawie 2000 magicznych kryształów, ile wyniosły 500 magicznych kryształów wydane przez Heaven S. Burial. Samotne tyrancie, kontroluj swoje usta. To nie czas, by przytłaczający uśmiech pokazał swoją siłę. Niech zarowniki Hewena z Burial wygrywają się w świetle reflektorów. Obserwując, jak legion rocznych bogów wchodzi do wieży próbnej, na twarzy Feng pojawił się lekki uśmiech. Z dumą i arogancją powiedział: Czarny płomień, twoje samozadowolenie nie przetrwa. W rzeczywistości Feng Xmanny nie spodziewał się, że Underworld będzie nadal inwestować w Wójters Myślał, że organizacja po prostu pozwoli, by przytłaczający uśmiech, kontrolowana przez niego Gildia, radziła sobie sama. Obecnie było bardzo niewielu ekspertów, którym udało się przejść przez czwarte piętro boskiego koloseum. Wśród nich najwięcej miał zerowink, w sumie 36 osób. Na drugim miejscu uplasował się przytłaczający uśmiech. Łącznie liczyła 29 osób. Następny był pogrzeb nieba. Miała 20 osób. Sojusz zabójców znalazł się na czwartym miejscu. Gildia liczyła tylko 14 osób. Na piątym miejscu Clawd Nino miało 12 osób. Na szóstym miejscu Yin Yang miał 11 osób. Jednak przytłaczający uśmiech ukrył dużą część swoich sił. Na przykład ich 29 ekspertów nie obejmowało Warwolfa i jego zespołu. W rzeczywistości Gildia liczyła ponad 50 osób, które minęły czwarte piętro. Przytłaczający uśmiech już dawno przewyższył z skokami. Co więcej, w miarę upływu czasu liczba tarosła. Wkrótce nadejdzie na przytłaczający uśmiech, by rządzić e. Podczas gdy różne duże gilde Wateriverse City e. rywalizowały o pierwsze miejsce w stuosobowym lochu i porównywały swoje postępy w Boskim Koloseum, S. Haifeng wykorzystał Biblię Ciemności, aby udać się do domeny złych duchów. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Po dwudniowej nieobecności S. Haifeng stwierdził, że pierwszy dystrykt szybko się rozwinął. Schronisko zaanektowało sześć innych schronień i zainwestowało wszystkie zdobyte kryształy duszy w promowanie lwów, ulepszając go do gwiazdkowego baru. Teraz produkcja Stuber Rwina wzrosła do 50 butelek dziennie. Zgodnie z ustaleniami S. Fenga, 20 butelek miało być przetrzymywanych dla schroniska pierwszego dystryktu, podczas gdy on zebrałby ze sobą pozostałe 30. S. był nieobecny od dwóch dni, więc miał zapas 60 butelek. S. Hypheng przywiązuł też ze sobą ogromny zapas kamieni światła dla Blue Earth Frost i innych. No w Targden były dłuższe niż dni. Dlatego Lightstone's były o wiele bardziej przydatne dla tych graczy. Posiadanie gildii jest niesamowite. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że dostaniemy w swoje ręce taki przedmiot. Nawet w nocy nasza dziesiątka najlepszych imprez będzie mogła bezpiecznie grindować. Blue Afrost wyraził swój szok, wpatrując się w kamień światła w swojej dłoni. Żadne schronienie w ciemnej norie nie miało czegoś takiego jak kamienie światła. Oprócz szlifowania i wykonywania zadań kamienie światła mogą być również używane podczas ataków, potworów, aby osłabiać potwory, co znacznie ułatwia obronę schronienia. Racja. Moim głównym celem przybycia tutaj tym razem jest dodać ci to, powiedział S. High Feng, wyjmując torby kapitułę schronienia. Kapituła schronienia była przedmiotem, który mógł awansować schronienie o jedną rangę, maksymalnie do dużego schronienia. Kiedy wszyscy zobaczyli kapitułę schronienia, byli oszołomieni. Do tej pory duże schroniska był czymś, co posiadały tylko siły gildii. Chociaż wcześniej niezliczoną ilość razy myśleli o modernizacji schroniska pierwszego dystryktu do dużego schronienia, było to po prostu zbyt trudne dla niezależnych graczy. Potrzebowaliby co najmniej miesiąca na zebranie wymaganej siły roboczej i zasobów. Ten czas może zostać wydłużony dalej w zależności od ich postępów w wykonywanych zadaniach. Teraz jednak, dzięki kapitule schronienia, mogli ulepszyć schronienie pierwszego dystryktu w duże schronienie bez przechodzenia przez te wszystkie kłopoty, następnie zakwalifikowaliby się do rywalizacji o dominację w Darden. Zero Wing było zdumiewające. Hojność S. Haifeng wyryła tę myśl w blue i sercach wszystkich innych. Wiele sił gildii w Darkden poświęciło mnóstwo czasu na ulepszenie średniego schronu do dużego schronu. Zebrali wszystkie zasoby ze schronisk pod swoją kontrolą i poświęcili na to dużo czasu. Z drugiej strony, S. Haifeng dokonał podobnego wyczynu, odniechcenia ujawniając kapitułę schronienia. Gdyby inne siły gildii to odkryły, z pewnością by osłupieli. Lotusie, rozpocznij przygotowania. Zamierzamy ulepszyć schronienie okusił sił, blue Frost, uśmiechając się do kapitułu schronienia w dłoni S. hyfenga reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 645 Administrator Rozdział 645 Administrator Domena Złych Duchów była rozległa. Było to mniej więcej jedną piątą wielkości Królestwa Gwiezdno-Księżycowego. W Dominie było też kilka schronisk. Wśród tych schronów niektóre znajdowały się pod kontrolą dużych gildii. Jednak do dnia dzisiejszego ani jedno schronienie w domenie Złych Duchów nie zostało awansowane na duże schronienie. Można sobie tylko wyobrazić, jak trudno było awansować ze średniego schroniska do dużego schroniska. Kiedy średnie schronienie stało się dużym schronieniem, jego pojemność graczy wzrosła z 30 tysięcy do 100 tysięcy. Nie tylko zwiększyłoby to możliwości obronne schronienia, ale także większa populacja kilkakrotnie poprawiłaby szybkość zbierania kryształów w duszy. Co najważniejsze, stając się dużym schroniskiem, schronisko mogło mieć trzy specjalności, czyli o dwie więcej niż średnie schronisko. Ponadto wielkość produkcji tych specjalności znacznie wzrosłaby. Pierwotnie jeden gwiazdkowy Lyons produkował tylko 20 butelek 100 berywiny dziennie. Po tym, jak został largę Shelter, produkcja Lyons 50 butelek dziennie podwoiła się. Innymi słowy, dwugwiazdkowy Lion's Bar mógł wyprodukować 100 butelek wina stójagodowego każdego dnia. Stuberry winy było rzadkim narzędziem, które mogło na krótki czas zwiększyć stopień kompatybilności gracza z jego bronią, pozwalając graczom na uchwycenie uczucia i subtelności ulepszonych wskaźników kompatybilności. To była najlepsza pozycja dla ekspertów w uprawie. Stu jagód wino było o wiele bardziej skuteczne niż wieża prób koloseum. W przeciwnym razie, bez boskich koloseum w Mrocznej Norie, ci gracze pozostaliby w stagnacji i pozostaliby daleko w tyle ze graczami gdzie indziej. Pół godziny później filar niebiańskiego kryształu wewnątrz schroniska pierwszego dystryktu wypuści oślepiające czerwone światło, którym wystrzeliło w niebo. Następnie wokół schronienia zaczęła tworzyć się słaba czerwona bariera. Przez pewien czas, poza S-Hive'em i innymi, którzy byli obecni w filarze niebiańskiego kryształu, każdy gracz został teleportowany ze schronienia. W następnej chwili schronisko zaczęło się powiększać. W tym samym czasie, jeden po drugim, zaczęły pojawiać się nowe budynki. Chwilę później rozmiar medium shelter zwiększył się dziesięciokrotnie. Kiedy schronienie przestało się rozwijać, do wszystkich graczy w domenie złego ducha dotarło ogłoszenie systemowe. Ogłoszenie systemu domeny złych duchów. Gratulacje dla schronienia pierwszego dystryktu za to, że jako pierwszy w domenach złych duchów stał się wielkim schronieniem. Przyznanie tysiąc kryształów duszy do schronienia. Wszyscy gracze dystryktu pierwszego otrzymają dwudniowe wzmocnienie, które zwiększa wszystkie atrybuty o 10%. Wielkość produkcji i specjalności schroniska zostanie zwiększona o 100% przez 7 dni. Ogłoszenie systemowe podekscytowało oszołomionych graczy dystryktu pierwszego. Nasz dystrykt pierwszy jest zbyt niesamowity. Właściwie staliśmy się dużym schronieniem. Gdy osiągniemy 40 poziom, nie będziemy musieli się martwić o zdobycie wierzchowców. Wszyscy świętowali nowe osiągnięcie. Obecnie gracze Shelter zbliżali się do poziomu 40. Nie minęło dużo czasu, zanim osiągnęli ten kamień milowy. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Jednak ulepszenia średniego schronu do dużego schronu nie było możliwe w krótkim czasie. Gdyby chcieli zdobyć wierzchołce, nie mieliby innego wyboru, jak tylko podróżować do innych dużych schronów i zapłacić wygórowaną opłatę za zakup jednego z nich. Co więcej, musieli wcześniej uzyskać zgodę partii rządzących wspomnianych schronisk. W przeciwnym razie nie byliby w stanie kupić wierzchowca, nawet gdyby mogli sobie na niego pozwolić. Teraz jednak nie musieli się już martwić takimi problemami. Mogli po prostu kupić wierzchowca pocenia z własnego schroniska. W międzyczasie różne inne schroniska w domenie Złych Duchów były oszołomione. Zwykle, aby awansować ze średniego schronienia do dużego schronienia, trzeba było połączyć większość zasobów dostępnych w domenie i zainwestować dużo czasu. Chociaż dystrykt pierwszy był jednym z najsilniejszych schronień w domenie Złych Duchów i anektował kilku konkurentów, nadal powinien zająć dużo czasu, zanim stanie się dużym schronieniem. Jednak już po kilku dniach, odkąd pierwszy dystrykt zaczął anektować inne schroniska, z powodzeniem został przekształcony w duże schronisko. To było po prostu nie do pomyślenia. Skontaktuj się natychmiast z przywódcą pierwszej partii dystryktu pierwszego, Blue Frost. Powiedz mu, że nasz dystrykt dziewiąty jest gotów się poddać. Jak sobie z tym poradzili tak szybko? To nie byłoby korzystniej dołączyć do pierwszego dystryktu, niż dołączyć teraz do Gildii? Musimy udać się do dystryktu pierwszego i omówić sojusz. Niedługo po ogłoszeniu systemu, dziesięć najlepszych stron z wielu schronisk dyskutowało o przysługi cór z pierwszym dystryktem. Kiedy Medium Shelter stało się Large Shelter, mogło pomieścić 70 tysięcy więcej graczy niż wcześniej. Z łatwością zmieściłoby się w nim populacja dwóch lub trzech średnich schronisk. Gdyby mogli zdobyć dla siebie miejsce, nie musieliby się martwić o zdobycie wierzchowców w przyszłości. Mogli również korzystać z różnych korzyści dostępnych tylko w dużym schronie. Tymczasem w niebiańskim kryształowym filarze dystryktu pierwszego był Efrost i pozostali byli podobnie zaskoczeni. Chociaż spodziewali się awansu schroniska, nigdy nie spodziewali się, że ich władza nad schronieniem stanie się potężniejsza. Przez cały czas schronisko należało do wszystkich jego mieszkańców. Tymczasem one, pierwsza dziesiątka partii Shelter, działały tylko jako menedżerowie, nie byli właścicielami. Zarządcy zostali wyznaczeni poprzez akcje aportowe. Jeżeli inna strona posiadałaby więcej akcji aportowych niż oni, zostałyby one natychmiast zastąpione. Normalnie ta zasada obowiązywała nawet po ulepszeniu schronienia. Ten rozdział załadł najpierw na Novelbin. Bin. Są. Tylko po się schroniska dziesięciu najlepszych stron w rankingu otrzyma ogromną liczbę akcji za wkład, co utrudni innym stronom konkurowania o pierwsze dziesięć pozycji. Jednakże, chociaż może to być trudne dla sił gild przejęcie potężnego schronienia siłą, nie było to całkowicie niemożliwe. Jednak po tym, jak S-Hifeng skorzystał z kapitułu schronienia, zmienił się system zarządzania. S-Hifeng został administratorem schroniska. Administrator był znacznie potężniejszy niż menedżerowie. S-Hifeng mógł teraz arbitralnie usuwać graczy z dystryktu pierwszego, wyrzucając ich z dystryktu i korzyści oferowanych przez schronienie. Żaden inny gracz nie posiadał tej władzy. Oczywiście było to bezużyteczne wobec dziesięciu najlepszych imprez w schronisku. Ponadto istniał limit liczby graczy, których administrator mógł usunąć każdego dnia. Mimo to autorytet administratora był bardzo przerażający. Teraz mieli możliwość łatwego usuwania potencjalnych zagrożeń, uniemożliwiając innym schroniskom spiskowanie przeciwko ich schronieniu. Co ważniejsze, administrator miał prawo zawetować decyzje. Na przykład, jeśli pierwsza dziesiątka partii chciałaby coś zbudować, nawet gdyby wszystkie dziesięć stron się zgodziło, administrator mógł wyrazić swoją odmowę i na tym sprawa by się skończyła. Ponadto stanowisko administratora nie było związane z akcjami aportowymi. Innymi słowy, nawet jeśli ktoś inny zgromadził więcej akcji wkładowych niż administrator, nie mógł go zastąpić. Jedynym sposobem na obalenie administratora i przejęcie schronu było zaatakowanie całego schronu i jego zniszczenie. Jednak nie było łatwo zaatakować largę shelter. Innymi słowy, obecne schronisko pierwszego dystryktu znajdowało się pod całkowitą kontrolą Zerowink. Osoby postronne nie mogły go ukraść. Tak więc kapituła schroniska pełni również taką funkcję. S. Hyphenk nauczył się tego dopiero po skorzystaniu z kapituły schronienia. Jednak dzięki temu nie musiałby się martwić utratą schronienia na rzecz innych gildii. Potrafił rządzić żelazną pięścią. Pomijając to, mógłby zainwestować więcej zasobów w schronienie pierwszego dystryktu, przekształcając je w żelazną fortecę. Następnie S. zostawił zarząd schroniska na rzecz Blue White Frost. Następnie kupił wszystkie dostępne butelki z tu jagód w Leons Bar i zabrał ogromną partię klejnotów, które przygotował Była Frost przed powrotem do Wateryverse City. Ponieważ schronisko zostało właśnie zmodernizowane do dużego schroniska, produkcja jego specjalności uległa poprawie. W wyniku 7-dniowego bonusu Leons Bar mógł wyprodukować do 200 butelek z tu jagód każdego dnia. Ponieważ jednak Była Frost i inni kupili już 50 butelek, pozostało tylko 150 butelek. Mimo to S-Hyfang był zadowolony z tej kwoty. Nawet jedna butelka stu jagodowego wina może skusić wielu znawców, nie mówiąc już o 210 butelkach. Mając tak wiele, mógł podnieść siłę bojową głównych członków Zero Wing na zupełnie nowy poziom. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 646 Zabijanie wielu ptaków jednym kamieniem. Rozdział 646 Zabijanie wielu ptaków jednym kamieniem. Krótko po tym, jak s użył zwoju powrotu i wrócił do University, schronisko pierwszego dystryktu tętniło życiem. Teraz, gdy potencjał populacji i schronienia wzrósł tak drastycznie, wielu graczy z domeny złych duchów planowało migrację do pierwszego dystryktu, aby cieszyć się korzyściami z dużego schronienia. W związku z tym przegląd zaproszeń wymagał znacznego nakładu pracy. Dodatkowo promocja do dużego schronienia nie oznaczała, że gracze mogli od razu kupić wierzchowce. Najpierw istniała potrzeba wybudowania zakładu oswajania, a budowa zakładu oswajania wymagała ogromnej ilości kryształów duszy. W międzyczasie, po tym, jak schronienie dystryktu pierwszego stało się dużym schronieniem, wiele sił gildii z siedzibą w domenie złych duchów zaczęło uważać to za cel. Wszyscy chcieli podbić duże schronienie. W przeszłości, chociaż dystrykt pierwszy zajmował cenne tereny, a schronisko było stosunkowo silne, dla sił Gildii stanowił trywialny przeciwnik. W końcu niezależni gracze kierowali dystryktem pierwszym. Nie stanowiło zagrożenia dla sił Gildii. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Dystrykt pierwszy stał się pierwszym dystryktem, który posiadał duże schronienie w złych duchów. To znacznie wpłynęłoby na sytuację w złych duchów. Średnie schrony pod ich kontrolą nie miały żadnej przewagi nad dużym schronem. Gdyby zdołali przejąć kontrolę nad pierwszym dystryktem, mogliby nie tylko zgasić nadciągające zagrożenie, ale także wzmocnić swoją siłę. Nie musieliby też marnować wysiłku na zbieranie i łączenie zasobów swojej gildii, aby zdobyć dla siebie duże schronienie. Co najważniejsze, wielkie schronisko dystryktu pierwszego nie było promowane przez siły gildii. Dla nich dystrykt pierwszy był jak kupa luźnego piasku, jego mieszkańcy nie byli zjednoczeni. Mogli to wykorzystać szturmem zdobyć schronienie. Dzięki temu mogli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego by tego nie zrobili? Przez pewien czas wiele sił gildii w domenie złych duchów potajemnie planowało umieszczenie swoich ludzi w schronieniu dystryktu pierwszego. W międzyczasie, chociaż Bluehroth i inni przewidzieli intencje tych sił gildii, nie tylko nie próbowali ich powstrzymać, ale także aktywnie do tego zachęcali. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? W końcu nie bali się nikogo, kto spróbuje je zastąpić. Szczerze pragnęli, aby przybyły różne siły gildii i zaoferowały im więcej zasobów. Sprawa dołączenia Dystryktu I do Zero Wing była znana tylko kilku wyższym szczeblem Dystryktu I. W oczach osób z zewnątrz dystrykt I uzyskał duże schronienie nie tylko dlatego, że jego menedżerowie byli bardzo zjednoczeni, potężni i mieli szczęście. Co więcej, w domenie złych duchów było tylko tyle sił gildii. Wszyscy wiedzieli, które schroniska należały do jakichś sił gildii. Dlatego wszyscy wierzyli, że schronisko dystryktu pierwszego nie żyło się jeszcze z gildią. Normalnie, jeśli gracze chcieliby dołączyć do schroniska, menedżerowie schroniska powitaliby ich z otwartymi ramionami. W końcu więcej graczy wzmocniłoby samo schronienie i zwiększyło liczbę kryształów duszy, które schronisko mogłoby zdobyć. Jednak w przypadku pierwszego dystryktu, poza tymi, którzy zostali zwerbowani przez wyższe szczeble schronienia, każdy gracz, który chciał dołączyć do pierwszego dystryktu, musiał uiścić opłatę w wysokości jednego kryształu duszy. Chociaż cena była wysoka, obecni gracze byli znacznie wyżej wypoziomowani niż wcześniej. W rezultacie zmniejszyła się trudność zdobycia kryształów duszy i cena kryształów w duszy. W porównaniu z początkowym przybyciem S-Hajfenga do Darden, ceny Soul Crystals spadły od dwóch do trzech razy. Obecnie każda elitarna drużyna ma zawsze pod ręką co najmniej jeden kryształ duszy. Jeśli ciężko pracowali przez tydzień, mogli zabrać 6 krystalów duszy. Oczywiście elitarnym zespołom sił gildii było znacznie łatwiej zabrać kryształy. Nawet po tym, jak blu i inni zrekrutowali niektórych graczy, nadal powinno pozostać 50 tysięcy miejsc. Ładowanie jednego kryształu duszy na osobę, jeśli zdoła wypełnić wszystkie 50 tysięcy miejsc, otrzyma dodatkowe 50 tysięcy kryształów duszy. Posiadanie przez gracza 50 tysięcy kryształów duszy znacznie różniło się od posiadania schronienia. Weźmy na przykład promocję Lions Bar. Gdyby blu i inni sami sfinansowali promocję, musieliby wydać tylko 500 Soul Crystals, aby awansować pasek na 3 gwiazdki. Jeśli jednak wykorzystaliby skumulowane zasoby schronienia, musieliby wydać 10 tysięcy kryształów. Mając 50 tysięcy kryształów duszy, nie tylko mogliby z łatwością zbudować placówkę oswajania, ale mogli także zbudować dwa kolejne budynki, które dostarczały specjalności i ulepszały oba budynki do dwa gwiazdek. Ponadto mieliby wystarczająco dużo resztek, aby ulepszyć liony z bardzo trzy gwiazdek, zwiększając ponownie wielkość produkcji wina 100 jagód. Tymczasem S. Haifeng wrócił do Winter City z dużym zapasem kamieni szlachetnych i 100 jagód. Kamienie szlachetne były niezwykle rzadkie. Zwykli gracze niechętnie umieszczaliby zdobyte klejnoty w swoim ekwipunku, Jeśli przedmiot zostanie zniszczony, kamienie szlachetne zostaną podobnie zniszczone. Gracze zazwyczaj umieszczali klejnoty tylko w sprzęcie najwyższego poziomu, ponieważ była to bezpieczniejsza opcja. Kiedy zaszła taka potrzeba, mogli po prostu usunąć klejnoty i użyć ich ponownie z innym sprzętem najwyższej klasy. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Obecnie klejnoty poziomu 1 były bardzo taniem w tomanie złych duchów. Każdy kryształ kosztuje tylko 3 srebra. Jednak w królestwie gwiazdnego księżyca każdy kamień szlachetny 1 poziomu został sprzedany za 9 sztuk. Srebra. Jeśli chodzi o klejnoty poziomu 2, każdy sprzedano za 30 srebrników w domenie Złego Ducha, podczas gdy ceny w Królestwie Gwiezdnego Księżyca oscylowały wokół 1 złota. Ceny z Kingdom były co najmniej trzykrotnie wyższe. S. Hyfang zdobył 30 tysięcy klejnotów poziomu 1 z Blue Frost. Te klejnoty zostały potajemnie zakupione od różnych schronień w domenie Złych Duchów lub wymienione na Kamienie Światła. Po jeden czystość zawierał 20 klejnotów. S. Hyfang powrócił z 1500 stosami kamieni szlachetnych poziomu 1 o łącznej wartości 900 złota, co praktycznie zapełniło jego torbę. Jeśli chodzi o klejnoty poziomu 2, nie zawracał sobie głowy braniem żadnego, ponieważ miał kamień filozoficzny. Dzięki syntezie alchemicznej mógł wytwarzać kamienie szlachetne poziomu 2 z kamieni szlachetnych poziomu 1. Po powrocie do Witter S. City, s najpierw skierował się w stronę Cendlelit Trading Firm. W tym momencie firma handlowa przy świecach była najbardziej ruchliwą lokalizacją w Winterverse Można ją uznać za centrum biznesowe całego Królestwa Gwiezdno-Księżycowego. Firma handlowa była organizacją z największą liczbą fałszerzy i innych klas i festylań w całym Królestwie. Na jego półkach można było kupić wszelkiego rodzaju zaawansowane produkty stworzone przez graczy. Gdyby był dostępny w Starmon Kingdom, firma handlowa przy świecach prawie na pewno by go miała. Tylko niektóre ekskluzywne przedmioty, takie jak mikstura ognistego smoka firmy przytłaczającej firmy handlowej, nie były dostępne, ponieważ nawet Zero Wing nie było w stanie uzyskać wzorów i przepisów na te przedmioty. Mimo to szeroka gama oferowanych przez nich produktów wystarczyła, aby przytłoczyć graczy. Poza Królestwem Gwiezdnego Księżyca, dzięki pomocy Phoenix Rain, firma handlowa przy świecach otworzyła również sklepy branżowe w głównych miastach sąsiednich królestw i imperiów. Dzienne zyski firmy handlowej sięgały kilku tysięcy złotych. Jednak stanowiło to duże obciążenie dla kierownika firmy, melancholic Smile. Zdolność THS-a dla trading firm do zarabiania pieniędzy znacznie przewyższała nawet pierwszorzędne gildie. Tylko super pierwszorzędne gildie i super gildie mogą teraz rywalizować z firmą handlową. Jednak w miarę upływu czasu super pierwszorzędne gilie i super gildie zdecydowanie prześcignęłyby firmy handlujące przy świecach ze względu na ich ogromny zakres wpływów w Dominie Boga. Posiadane zasoby i kontakty znacznie przewyższały firmy handlową przy świecach. Chociaż firma handlowa przy świecach mogła nadal się rozwijać, Zero Wing po prostu nie posiadało wymaganej siły i siły roboczej, aby nadążyć za nią. Na szczęście S. Haifeng już dawno przygotował się na taką sytuację. W przeszłości nie bez powodu był liderem gildii i drugorzędnej gildii. Od pierwszego dnia, w którym zalogował się do Królestwa Bożego w tym życiu, zastanawiał się nad sposobami ulepszenia swojej gildii i obmyślił szereg planów. W tym momencie jego plany w końcu przyniosły pewne rezultaty. S. Haifeng wydobył kamień filozoficzny ze swojego magazynu osobistego i przybył do swojego ekskluzywnego, zaawansowanego pokoju później w firmie handlowej przy świecach. Następnie zaczął syntetyzować kamienie szlachetne poziomu 2. Gdyby szukał pomocy NPC alchemików w syntetyzowaniu wysokiej klasy kamieni szlachetnych, nie tylko musiałby zapłacić wygórowaną opłatę za pracę, ale także wskaźnik sukcesu nie był szczególnie wysoki. W przypadku kamieni szlachetnych poziomu 2 NPC mieli tylko 30% współczynnik sukcesu. Syntezowanie kamienia szlachetnego poziomu 2 wymagało 4 kamieni szlachetnych poziomu 1. Przy odpowiednim szczęściu może otrzymać jeden kamień szlachetny poziomu 2 za każde 12 kamieni szlachetnych poziomu 1. Jednak kamienie szlachetne poziomu 2 był tylko 10 razy bardziej wartościowe niż kamienie szlachetne poziomu 1. Dlatego nie opłacało się syntetyzować kamieni szlachetnych o wysokim poziomie. Z drugiej strony, kamień filozoficzny w posiadaniu S. Hiffeng miał 100% skuteczności w syntezie kamieni szlachetnych stopnia 2. Gdyby syntetyzował klejnoty stopnia 2 za pomocą kamienia filozoficznego, mógłby z łatwością pomnożyć swój zysk. Oczywiście S. Feng nie mógł pozwolić, by ta okazja mu umknęła, tylko że celem S. Hiffeng nie było zarabianie pieniędzy. Kamienia szlachetne poziomu 2 stały się już głównym przedmiotem wśród dużych gildii. Jeśli chcę, aby główne siły Zerownik oczyściły 100 lochy nawet dzień wcześniej, będę musiał ustawić klejnoty poziomu 3 jako standard. S. Haifeng wyjął swoje klejnoty poziomu 1 i rozpoczął syntezę alchemii. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 647 królestwo ekspertów. Rozdział 647 królestwo ekspertów. Obecnie najwyższym poziomem klejnotu, jaki można było uzyskać z potworów w domenach Boga, był poziom 2. Jeśli chodzi o klejnoty poziomu 3, wypadały one tylko od poziomu 30 i wyższych lochów na dużą skalę. Tymczasem NPC alchemicy mieli tylko 20% szansy na syntetyzowanie klejnotów poziomu 3. Wiążący się z tym koszt był ogromny. Obecnie kamienie szlachetne poziomu 2 są sprzedawane za 1 złoto. Ignorując opłaty za pracę i przy przeciętnym szczęściu, potrzeba co najmniej 20 klejnotów poziomu 2, aby syntetyzować kamień 3 poziomu. Sam koszt wyniósł 20 sztuk złota. Po prostu nierealne było dostarczanie głównych sił gildii w kamienie szlachetne 3 poziomu. Jednak dostarczone klejnoty poziomu 3 atrybutów były znacznie wyższe niż klejnoty stopnia 2. Kamieniom na 1 poziomu zwiększają pojedynczy atrybut tylko o 3 punkty. Kamienią szlachetne poziomu 2 zwiększają pojedynczy atrybut o 6 punktów. Jeśli chodzi o klejnoty poziomu 3, zwiększyli jeden atrybut o 12 punktów. Jeśli ktoś osadziłby każdy posiadany sprzęt w klejnotach poziomu 3, byłoby to równoznaczne z założeniem dodatkowego elementu wyposażenia najwyższego poziomu. To znacznie zwiększyłoby siłę bojową gracza. Dla głównych sił dużych gildii, ulepszanie atrybutów było ograniczone, ponieważ ich wyposażenie osiągnęło już pewien poziom. Jeśli zwykły gracz zamieni pełny zestaw brązowego wyposażenia na pełny zestaw tajemniczego żelaznego wyposażenia, jego siła wzrośnie ten poziom. Jednak główne siły dużej gildii zwykle nosiły sprzęt najwyższej jakości, jaki mogli dostać w swoje ręce. Gdyby nie była to ranga ciemno-złota, to przynajmniej nosiliby ranga fine gold. Stąd niezwykle trudno było ulepszyć ich sprzęt. Gdyby mogli otrzymać premię do swoich atrybutów, która miałaby tak duży wpływ jak inny element mrocznego złotego ekwipunku, zrobiłoby to ogromną różnicę. Bez odpoczynku S. Feng spędził pół dnia na syntezie kamieni szlachetnych poziomu 2. Ostatecznie przekształcił 30 tysięcy kamieni szlachetnych poziomu 1 w 7500 kamieni szlachetnych poziomu 2. Wskaźnik sukcesu w syntezie kamieni szlachetnych poziomu 3 wynosi w rzeczywistości aż 80%. S. Feng nie mógł powstrzymać uśmiechu, gdy zobaczył wiadomość, którą wyświetlał kamień filozoficzny. Początkowo S. Feng byłby zadowolony z 60% skuteczności. W końcu wskaźnik sukcesu NPC Alchemist wynosił tylko 20%. Co więcej, atrybut szczęścia S. Highfang był również stosunkowo wysoki. To najprawdopodobniej jeszcze bardziej obniżyłoby jego wydatki. Cztery godziny później S. High Feng miał w sumie 1674 kamieni szlachetnych poziomu 3, o 174 więcej niż początkowo szacował. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Gdybym sprzedał wszystkie te klejnoty poziomu 3, ile jeszcze działek mógłbym kupić dla firmy handlującej przy świecach? S. High Feng wystchnął, spatrując się w klejnoty poziomu 3 zaśmiecające stół. Nic dziwnego, że kamień filozoficzny był skarbem, który mógł wywołać wojny między królestwami i imperiami. Co więcej, był obecnie niekompletny s h nie mógł nawet pojąć, jak potężny byłby cały kamień filozoficzny. W przeszłości, podczas początkowych etapów boskiej domeny, kamień szlachetny 3 poziomu można było sprzedać za 25 sztuk złota. Jego cena była ponad 10 razy wyższa niż kamieni szlachetnych poziomu 2. Gdyby s H. sprzedał wszystkie 1674 kamieni szlachetnych 3 poziomu, mógłby zarobić ponad 40 tysięcy sztuk złota. To wystarczyło na zakup trzech lub czterech złotych landów. W międzyczasie wydał tylko 900 sztuk złota na klejnoty. Jednak s h nie miał zamiaru sprzedawać kamieni szlachetnych poziomu 3. Tym, czego brakowało teraz Zero Wing, była duża grupa ekspertów. Dzięki tym klejnotom trzy poziomu mógł wynieść siłę Zero Wing na zupełnie nowy poziom. W ten sposób Gildia miałaby moc wspierania i stabilizowania rozwoju firmy handlującej przy świecach. Tak jak S. Hyfeng podekscytowany kontaktował się z akwarosem i przygotowywał do zastąpienia kamieni szlachetnych poziomu 2 głównymi kamieniami szlachetnymi poziomu 3, sytuacja w boskim koloseum Witherverse osiągnęła punkt wrzenia. Kolejni eksperci z Heaven S. nagle przedarli się przez czwarte piętro wieży próbnej. Obecnie gildia liczyła w sumie 42 członków, którzy osiągnęli piąte piętro, dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord i przewyższając poprzedni rekord Zero Wing wynoszący 36 osób. Chociaż trzy kolejne osoby z Zero Wing przeszły przez czwarte piętro, Heaven as Burial jest lepsze. Kolejne 22 osoby minęły czwarte piętro w tym samym czasie. To naprawdę sprawia, że zastanawiasz się, jak wychowali tak wielu ekspertów. Wygląda na to, że Heaven as Burial ma szansę zastąpić Zero Wing jako władca UI Rivers e. Przytłaczający uśmiech też nie jest taki zły. Dzisiaj kolejne 8 osób dotarło na piąte piętro, zwiększając ich sumę do 37. W tej chwili Overhelming Smile jest za zero Wing tylko przez dwie osoby. Za jeden lub dwa dni liczba ekspertów Overhelming Smile prawdopodobnie przekroczy również zero Wing. Ze względu na wzrost liczby ekspertów każdej gildii w Boskim Koloseum, wielu graczy zaczęło zmieniać swoje zdanie na temat niebiańskiego pogrzebu i przytłaczającego uśmiechu. Chociaż liczba ekspertów nie mogła wiele powiedzieć, może to wskazywać na potencjał gildii. W dzisiejszym domenie Boga, ze względu na to, że s haifeng wielokrotnie niszczył koncepcję siły liczbami, opinia publiczna nie oceniała już gildii na podstawie liczby jej członków. Jak zatem można ocenić siłę gildii? Pierwsza metoda polegała na zbadaniu postępów najazdów w gildii na duże lochy drużynowe. To był najlepszy sposób, aby ocenić wszechstronną siłę Gildii. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel Bin. Com. Druga metoda polegała na sprawdzaniu liczby ekspertów, którymi dysponowała Gildia. Obecnie mijanie czwartego piętra było powszechnie akceptowanym standardem dla eksperta. Bardzo szybko sprawa ta przyciągnęła uwagę różnych dużych Gildii u E.T. Pierwotnie Zarowing był jedynym władcą u E.T. Teraz jednak wydawałoby się, że na tronie miasta zasiądzie trzech władców. Szczególnie pogrzeb w niebie był bardzo tajemniczy. Gildia rozwijała się tak szybko, jak w przeszłości Zerowink. Nawet słynny warsztat duchów cieni dołączył do Heaven's Burial. Można sobie tylko wyobrazić, jak potężne było wsparcie Gildii. Wcześniej Zerowink polegał na s aby wziąć na siebie swój sukces. Teraz jednak potencjał Heaven's Burial był nawet większy niż Zerowink. Nie tylko posiadał znanych, najwyższej klasy ekspertów, ale także miał siłę finansową, by rywalizować z Overhelming Smile. Heaven's Burial był zdecydowanie potężnym konkurentem. Przez pewien czas wielu graczy kusiło, by wziąć udział w egzaminie wstępnym do Heaven's Burial. Heaven S. Burial stale rekrutowało członków gildii. Co więcej, jego wymagania wstępne były znacznie niższe niż w przypadku Zero Wing. Gdyby dołączyli teraz do Heaven S. Burial, do czasu, gdy gildia dorośnie do swojej potęgi i zostanie władcą Versity, ich status wzrośnie wraz z falą. To było jak dzisiejsze Zero Wing. Obecnie nawet normalny członek Zero Wing był godny pozazdroszczenia. Rezydencja gildii Zero skrzydła. Członkowie głównych sił zebrali się w sali konferencyjnej po otrzymaniu wezwania od S. Fenga. W tym momencie omawiali między sobą wydarzenia. Czy lider gildii wezwał nas z powodu Boskiego Koloseum? Prawdopodobnie. W końcu to kwestia reputacji gildii. Zero Wink to Gildia numer jeden w University, ale w tej chwili mamy mniej ekspertów, którzy przeszli przez czwarte piętro niż nowo założona Heaven as Burial. Musimy coś zrobić, aby przywrócić naszą reputację. Jak to możliwe, że czwarte piętro wieży próbnej może być tak łatwe do przebicia? Nadal tkwi w środkowym sektorze czwartego piętra, nie mówiąc już o końcu. Rzeczywiście, opierając się na tym, co usłyszałem od lidera gildii jeśli ktoś nie może pokazać 50% ich rzeczywistej siły bojowej, nie będzie w stanie pokonać czwartego piętra. Wszyscy poczuli się zniechęceni, gdy mówili o wieży próbnej boskiego koloseum. Wszyscy byli członkami głównych sił Zero Wing i byli przedmiotem zazdrości zwykłych graczy. W rzeczywistości jednak wiedzieli, że bez przebijania się przez czwarte piętro wieży próbnej nie mogą być uważani za prawdziwych ekspertów. Pomimo tego, że zerowing zapewnia znacznie lepsze zasoby niż niebiański pogrzeb czy przytłaczający uśmiech, z jakiegoś powodu tylko niewielkiej liczbie osób udało się dotrzeć do królestwa ekspertów. Gdy wszyscy rozmawiali, S. Feng wszedł do sali konferencyjnej prowadząca kwarosę i fierdance. W sali konferencyjnej nagle zapadła cisza, wszyscy w pokoju skierowali wzrok na odzianego na czarno S. Fenga. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 648 Szybka poprawa. Rozdział 648 Szybka poprawa. Gdy pojawił się S.H.I. atmosfera wewnątrz konferencji stała się niezwykle ciężka. Korzyści, jakie cieszył się ten zespół Zero Wing, były znacznie bardziej hojne niż to, co oferowały przytłaczający uśmiech i niebiański pogrzeb. Nie tylko wszyscy otrzymali własne pokoje, co pozwalało im na łatwe przechowywanie i wzmocnienie podwójnego XP, ale także mieli dostęp do ekstrawaganckiej liczby magicznych kryształów. Każdy z nich otrzymywał codziennie 10 magicznych kryształów. To było dwa razy więcej, niż otrzymała główna siła Heavener z Burial. Jednak ostatecznie hrawa na sprawiło, sprawiło, że więcej członków dotarło na piąte piętro. Gdyby opinia publiczna dowiedziała się o korzyściach, jakie czerpała główna siła Zero Wing, wyśmiałaby by zespół jako kupę śmieci. Wiedząc o tym, wszyscy przygotowali się na przyjęcie karcenia z Haifenga. S. Haifeng zajął miejsce na tronie lidera gildii. Bez słowa wyjął butelkę cyjanowego wina i położył ją na stole. Wszyscy z ciekawością przenieśli wzrok na butelkę. Informacje na butelce wina zawierały nazwę wino ze stu To była tylko butelka wina. Lider gildii nie zmuszasz ich do upicia się za karę, prawda? Aquarosa nie mogła zrozumieć, co zamierza zrobić z Haifeng. W tym momencie, zamiast upominać wszystkich za arogancję, która doprowadziła do ich samozadowolenia, s Haifeng zamiast tego ujawnił butelki dobrego wina. Co on próbował zrobić? Nie jestem aż tak ekstrawagancki. s Haifeng potrząsnął głową i roześmiał się. Przygotowałem te butelki wina z jako nagrodę. Jeśli chodzi o kwestię występu Zero Wing, który wypadł za Overhelming z Milley i Heaven's Burial, nie zaskoczyło to s Haifenga. Te dwie gildie nie były tak proste, jak się wydawało. Obie gildie rekrutowały talenty zewsząd, nie tylko z White City. E. Ponadto obie gildie posiadały potężne przeszłość z długą historią. Teraz, gdy te dwie gildie zapoznały się z domeną boga, ich przewaga zaczęła się ujawniać. Minie jeszcze trochę czasu, zanim nowo założona gildia, taka jak Zarowink, dogoni tych dwoje. To był również powód, dla którego pierwszorzędne i drugorzędne gildie patrzyły z pogardą na takie gildie jak Zarowink. Za każdym razem, gdy pojawiała się nowa gra, pojawiało się wiele nowych gildii. Podnosiły się bardzo szybko i bardzo szybko spadały. Ten rozdział załaduj najpierw na bin. Co? Te nowo uznane gildie były jak nowo bogaci. Jak mogliby się porównać z bogatymi arystokratami, którzy byli poddawani próbie? Tylko ci, którzy byli w stanie wytrzymać próbę czasu, mogli postawić stopę w tym królestwie. Nagroda: Wszyscy z zaciekawieniem wpatrywali się w stojącą na stole butelkę wina stu jagód. Każdy gracz tutaj był głównym członkiem Zerowinki. Zwykle mieliby mnóstwo nadmiaru pieniędzy do wydania i normalnie raczyliby się w wysokiej klasy barach i restauracjach. W końcu jedzenie i wino, które serwowano w tych zakładach, były znacznie lepsze niż te w świecie zewnętrznym. Wielu bogatych książąt i księżniczek zaczęło jadać w tych lokalach. Jednak pomimo częstego delektowania się tymi przysmakami, żaden z nich nigdy nie wino o nazwie wino stu jagód. Co więcej, co mogli zrobić z tylko jedną butelką wina? Ten sto jagodowych win może pomóc ci w ulepszeniu twoich technik walki. Wątpię, aby ktokolwiek z was uwierzył mi na słowo, więc zamierzam pozwolić każdemu z was to przetestować. Każdy otrzyma jedną butelkę. Gdy osiągniesz swój limit w wieży próbnej, wypij całą butelkę. Wtedy zobaczysz, o co mi chodzi, zaśmiał się S. Hyphenk. Następnie wyjął ze swojej torby kolejne 99 butelek. Potem, jeśli ktoś z Was ponownie zechce wino stu jagód, będzie to zależeć od szybkości i siły poprawy. Raz na trzy dni nagradzam przynajmniej jedną butelkę dla dziesięciu najlepszych członków Trial Tower. Pierwsze miejsce otrzyma trzy butelki, drugie i trzecie dwie butelki, a pozostali jedną. Pierwsza dziesiątka, która najbardziej się poprawi w ciągu trzech dni, również zostanie nagrodzona w tym czasie. Chociaż s chciał dać wszystkim butelki wina 100 jagód, umożliwiając im poszukiwanie tego uczucia, wielkość produkcji wina była po prostu zbyt niska. Mógł go zaoferować tylko nielicznym elitom Gildii. Lider Gildii, czy ten przedmiot naprawdę może poprawić techniki walki danej osoby? Akwarosem wiedziała również sporo o domenach Boga. Jednak nigdy nie słyszała o przedmiocie, który mógłby poprawić techniki walki gracza. Gdyby wino 100 jagód było naprawdę zdolne do takiego wyczynu. Reszta zespołu podobnie wątpiła w twierdzenia s Ulepszanie technik walki nie było czymś, co można było zrobić z dnia na dzień. Proces ten wymagał dużo nauki i praktyki. Wieża prób Boskiego Koloseum zawierała również sugestie, jak ulepszyć swoje techniki walki. Chociaż wskazówki były minimalne, wszyscy uznali je za bardzo pomocne. Dowiesz się, gdy to przetestujesz. S. haifeng Uśmiechnął się, nie trudząc się wyjaśnianiem. Wewnątrz Boskiego Koloseum. Aby promować swoje gildie, Hraven, Zbulia i Overhelminx za darmo opublikowali swoje filmy bitewne na ekranach w głównej sali Koloseum. Wielu graczy poświęciło czas na przestudiowanie tych filmów. Ach, członkowie Zero Wing są tutaj. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Czy próbują odzyskać swoją chwałę? Prawdopodobnie. Jednak prawdopodobieństwo ich powodzenia jest niewielkie. Jakiś czas temu kilku innych ekspertów z niebiańskiego pogrzebu i przytłaczającego uśmiechu przedarło się przez czwarte piętro. Obecnie Havanna z Burial liczy 49 osób, które dotarły na piąte piętro. Gildia ma nawet 8 osób, które dotarły na szóste piętro. Ich pozycja jako numer 1 Gildii Witterverse It jest teraz solidna. Tymczasem overhelmings mile podąża za nim, z 45 osobami, które dotarły na piąte piętro i sześcioma, które dotarły na szóste. Obie gildie są znacznie powyżej Zero Wing, które ma tylko 39 osób na piątym piętrze i 4 na szóstym. Wielu graczy nie było optymistycznie nastawionych do szans Zero Wing. Niezależnie od tego, czy byli to członkowie głównych sił gildii, czy Legionu Mrocznych Bogów, obaj już dzisiaj rzucili wyzwanie wieży próbnej. Nigdy nie sądziłem, że nadejdzie moment, w którym Black Flame wpadnie w panikę. Jednak jego działania przynoszą mu tylko większą rozpacz. Siedząc w pokoju na drugim piętrze, Feng Xioneng szybko zauważył, że S-Hai wchodzi do Boskiego Koloseum wraz z innymi członkami głównych sił Zero Wing. Z podekscytowaniem w oczach, powiedział, idź, powiadom drużynę wilka wojennego. Czas pokazać opinii publicznej, kto jest prawdziwym władcą perversity. E. Początkowo Feng Zwanyak zamierzał przez chwilę dłużej ukrywać siłę przytłaczającego uśmiechu. Jednak po tym, jak osobiście zobaczył S. Fenga w boskim koloseum, nie mógł stłumić nienawiści w swoim sercu. Chociaż nie mógł nic zrobić bezpośrednio S. Fengowi, ukoiłoby jego serce, gdyby mógł zadać cios psychiczny S. Fengowi. Tak długo, jak zespół Warwolfa podejmował działania, przytłaczający uśmiech natychmiast kazałby przejść przez czwarte piętro dużej ekspertów. W tym czasie wysiłki Zero-Wing zmierzające do powrotu okazałyby się daremne. Jego reputacja byłaby w strzępach. Tymczasem członkowie głównych sił zero Wing, którzy właśnie weszli do wieży próbnej, poczuli ciężar oczekiwania. Wszyscy jasno rozumieli swoją siłę bojową. Mówiąc prościej, przebicie się przez czwarte piętro było dla nich niezwykle trudne. Jednak od kontekstu Haifeng kazał im spróbować, mogli tylko zaciskać zęby i wykonywać jego polecenia. Członkowie głównych sił zero Wing bardzo szybko przechodzili przez piętro po piętrze. Po dotarciu na czwarte piętro wszyscy zaczęli się niepokoić. Testy trialtower zostały ustawione zgodnie z siłą gracza. Dla każdego testu system generowałby idealnego sobowtóra pretendenta. Sobowtór miał taką samą siłę bojową jak pretendent. Jednak rzeczywista siła bojowa sobowtóra różniła się w zależności od postępów w wieży próbnej. Każde piętro zostało również podzielone na trzy etapy, wczesny, środkowy i późny. Poprzez bitwy z własnymi sobowtórami gracze mogli poznać własne niedociągnięcia. Tymczasem gracze, którzy byli w stanie pokonać sobowtóra na późnym etapie czwartego piętra, mogliby w zasadzie pokazać 50% swojej rzeczywistej siły bojowej. Gracze ci byli uważani za ekspertów boskiej domeny. Jednakże, opierając się na standardach obecnych graczy boskiej domeny i czasie, jaki musieli sami się rozwijać, bardzo niewielu było w stanie osiągnąć poziom eksperta. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się przejść przez późny etap, modlił się blackie, obserwując przed sobą swojego sobowtura. Następnie wyjął ze swojej torby wino stojód i opróżnił zawartość butelki, połykając każdą kropelę. Nagle jego umysł stał się czysty. Co więcej, jego stopień kompatybilności z bronią i sprzętem zaczął gwałtownie rosnąć. Przedmioty wydawały się przedłużeniem jego własnego ciała. To jest niesamowite. Pozostali byli podobnie zszokowani. Po wypiciu butelki z jagód, ich postrzeganie świata uległo całkowitej zmianie Kiedy każdy przypadkowo użył umiejętności, natychmiast odkrył, że ich wskaźnik ukończenia umiejętności znacznie się poprawił Nawet miecz Cienia i inni, którzy utknęli na poziomie około 80% ukończenia umiejętności Mogli teraz z łatwością osiągnąć 85% wskaźnik ukończenia umiejętności, a ich siła bojowa gwałtownie wzrosła Po zapoznaniu się z tą nową sensacją, wszyscy zmierzyli się ze swoimi przeciwnikami Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza Rozdział 649 Tuogilgi nr 1 Rozdział 649 nr 1 Krótko po tym, jak główne siły zarówno wkroczyły do Trial Tower, zarówno przytłaczający uśmiech, jak i niebiański burial jednocześnie wysłały dużą liczbę graczy, aby rzucili wyzwania również Trial Tower. Ze względu na rywalizację między tymi trzema gildiami, pierwotnie ciche GWine Colosseum nagle ożywiło się. Wielu graczy, którzy wrócili do miasta, by odporąć, szybko udało się do Boskiego Koloseum, mając nadzieję, że będą świadkami wyników tych zawodów i obejrzą ekscytujące filmy z bitew. W porównaniu do filmów bitewnych z normalnych bitew PvP, te filmy bitewne były o wiele bardziej wartościowe jako odniesienia. Dotyczyło to zwłaszcza filmów z bitew po czwartym piętrze. Wynikało to z tego, że system specjalnie wyświetlał style walki różnych klas, dzięki czemu filmy z bitew były znacznie bardziej pouczające. Normalnie gildy nie udostępniałyby publicznie takich pouczających filmów bitewnych, zachowując je dla swoich członków. Niektórzy eksperci zarabiali nawet pieniądze na swoich filmach bitewnych, inni gracze musieliby zapłacić tym ekspertom opłatę za oglądanie. Wielu graczy, którzy chcieli się poprawić, zwykle wybierało te opcje. Jeśli chodzi o tych, którzy nie chcieli wydawać pieniędzy, przychodzili do boskiego Koloseum, aby oglądać filmy z bitew za darmo. Jednak to, co można dostać za darmo, nie miało wartości. Nikt nie nauczyłby się naprawdę potężnych technik z darmowego filmu bitewnego. W rezultacie przepaść między płacącymi i niepłacącymi graczami stopniowo się powiększa. W międzyczasie trzy wielkie gildie z Diversity zajęły się rywalizacją. Chociaż filmy z zbite publikowane przez te gildie ograniczały się do czwartego piętra, to wystarczyło, aby podekscytować wielu graczy. Zastanawiam się, która gildia tym razem zdobędzie pierwsze miejsce. Obstawiam pogrzeb w niebiosach. Spośród członków Heaven S Burial, których widziałem przed chwilą, by rzucić wyzwanie Trial Tower, kilku było dobrze znanymi ekspertami od innych gier rzeczywistości wirtualnej. Pogrzeb w niebie jest naprawdę niesamowity. W rzeczywistości zrekrutował tak wielu ekspertów. Nie minie dużo czasu, zanim spróbują przejąć siedzibę władcy E.T. Zgadza się. Teraz, gdy Khost Shadow Workshop dołączył do Heaven's Burial, siła gildii wzrosła w zawrotnym tempie. Sam Khost Shadow wciąż utrzymuje najwyższy rekord w Trial Tower. Khost Shadow rzeczywiście zasługuje na miano jednego z najlepszych ekspertów w świecie wirtualnych gier. Nawet teraz nikt inny nie dotarł na siódme piętro. Co więcej, dotarł nawet do środkowego etapu siódmego piętra. Słyszałem, że najlepsza płyta Star IT zatrzymała się na środkowym etapie szóstego piętra. To po prostu szaleństwo. Jestem elitarnym członkiem przymierza zabójców, ale nawet do tej pory wciąż tkwię na trzecim piętrze. Czwarte piętro wciąż jest poza moim zasięgiem. To naprawdę sprawia, że zastanawiasz się, jak tym ekspertom udaje się to zrobić. Ale czyż nie jest ekspertem numer jeden w królestwie czarnego płomienia i księżyca? Czy Black Flamme nie dotarł na siódme piętro? Nie jestem pewny. Jednak imię Black Flamme nie znajduje się na liście prób. Może jeszcze nie rzucił wyzwania w wieży próbnej. Jeszcze nie rzuciłeś wyzwania? Musi się bać, że się zawstydzi. Jeśli nie uda mu się prześcignąć Chostrzadowa, straci tytuł eksperta numer jeden w królestwie księżyca. Wszyscy byli podekscytowani, gdy badali listę rankingową wieży próbnej. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Normalnie zwykłym graczom bardzo trudno było spotkać się z ekspertami, takimi jak Host Shadow. Żyli w dwóch zupełnie różnych światach. Teraz nie tylko mieli okazję osobiście zobaczyć tych ekspertów, ale także mogli zobaczyć, jak ci sławni eksperci rywalizują z główną siłą gildii numer 1 w University, Zero Wing. Jak mogli nie być podekscytowani? Tak jak wszyscy rozmawiali o tym, która gildia jest silniejsza, a który ekspert jest silniejszy, coś się zmieniło na liście prób. Szybki. Patrzeć. Ktoś właśnie minął czwarte piętro i dotarł do piątego. Spostrzegawczy gracz szybko odkrył zmianę. W Boskim Koloseum wywieszono dwie listy rankingowe. Jednym z nich była lista turniejów, która służyła do bite w PvP, a drugim była lista prób. Lista prób zawierała nazwiska graczy, którym udało się oczyścić każde piętro oraz nazwa gildii, do której należeli. Jednak tylko 300 najlepszych graczy na każdym piętrze zostanie wyświetlonych. Dla tych, którzy oczyścili to samo piętro, zostaliby uszeregowani w oparciu o ich wolny czas. Jednak wyraźny czas nie miał szczególnego znaczenia, ponieważ wszyscy zwracali uwagę tylko na graczy na najwyższych piętrach. Nikogo nie obchodziło, jak szybko można pokonać pierwsze trzy piętra. W międzyczasie, ponieważ w University nie było jeszcze 300 graczy, którzy osiągnęli piąte piętro, gracze bardzo łatwo zauważyli zmianę liczby graczy obecnie na piątym piętrze i zidentyfikowali osobę odpowiedzialną za zmiana. Wilk wojenny? Kto to jest? Dlaczego wcześniej o nim nie słyszałem? Naprawdę jednak, jego czysty czas na pewno jest krótki. Jego wolny czas na czwarte piętro jest tylko dłuższy niż w Hostshadow. Nigdy nie sądziłem, że przytłaczający uśmiech będzie miał tak potężnego eksperta. Jeśli tak szybko wyczyścił czwarte piętro, powinien być w stanie dotrzeć na szóste piętro. Nagle tą wpadł w ożywioną dyskusję. W Winterversity gracze, którzy mogli dotrzeć na szóste piętro, byli tak rzadcy jak pióro Feniksa. W tej chwili było ich mniej niż dwadzieścia. Co więcej, eksperci ci byli członkami trzech wielkich gildii. Tymczasem tylko jedna osoba zdołała dotrzeć na siódme piętro i był to słynny host Shadow. Szóste piętro? Fenk Ksmionak był pełen pogardy, gdy usłyszał, jak gracze rozmawiają na dole. Co oznacza szóste piętro? Pierwsze miejsce na liście prób będzie należało do Overwhelming Helming Smile. Chwilę później Wilk Wojenny wyjechał z piątego piętra, a jego nazwisko znalazło się na liście szóstego piętra. Lista na szóstym piętrze mieściła bardzo niewiele osób, więc nowy dodatek musiał przyciągnąć uwagę. W tym samym czasie przez czwarte piętro przeszło jeszcze pięciu graczy. Wśród nich dwóch było członkami Heaven as Burial, dwóch członków Overhelming's Smile, a ostatnią osobą był Bladkin z Zero Wing, który kiedyś zajmował pierwsze miejsce na liście rankingowej Wither E. City. Wygląda na to, że Zero Wing to naprawdę bzdura. Trzech kolejnych ekspertów z Helming Mile dotarło na piąte piętro, a jeden dotarł nawet na szóste. Jeśli chodzi o Heaven as Burial, dwóch graczy przeszło również przez czwarte piętro. Z drugiej strony, mimo wysłania tak wielu osób, tylko jedna osoba z Zero Wing zdołała dotrzeć na piąte piętro. Wygląda na to, że Zero rowing nie może się równać z dwiema pozostałymi gildiami, jeśli chodzi o ekspertów od wychowania. Każdy dokonał własnego osądu, widząc oczywiste różnice między trzema gildiami. ha! ha, ha. Czarny płomień, widzisz teraz? To jest różnica między naszymi gildiami. Bez względu na to, jak niesamowity jesteś, czy uważasz, że Gildia przy wsparciu tylko jednej osoby może przewyższyć prawdziwą, dużą Gildię? Feng Xioneng świętował, patrząc w stronę pokoju, w którym przebywał s Feng. Czas powoli mijał, nagle stało się coś niewyobrażalnego. Lista siódmego piętra, na której pierwotnie znajdowała się tylko jedna, samotna nazwa, nagle pojawiła się dwa. Ten rozdział załaduj najpierw na? Nowel bin. Co? Kim jest wilk wojenny? Przeszedł przez szóste piętro i wszedł na siódme piętro. To szaleństwo. Byłoby wspaniale, gdyby opublikował swój film bitewny. Główna sala nagle eksplodowała aktywnością. Dla większości obecnych graczy siódme piętro było legendą. To było piętro, do którego nigdy nie mogli dosięgnąć. Tymczasem, siedząc w jednym spokoju na drugim piętrze, duch cień zmarszczył brwi, gdy zobaczył tę zmianę, więc Wiperwersity wciąż jest taki ekspert. W oczach chostrzadowa pojawił się ślad podniecenia. Bycie ekspertem swojego kalibru było bardzo samotne. Niezwykle trudno było znaleźć kogoś, z kim mógłbym konkurować. W całym Wiperwersity interesowało go tylko dwóch ekspertów. Pierwszym był black flamę, a drugim flamę Blot. Teraz zainteresował się jeszcze jeden wilg wojenny. Jednak, podczas gdy wszyscy zapamiętali imię Wilka Wojennego, nagle do jego listy na siódmym piętrze dołączyło inne imię. Taniec ognia. Wszyscy znali to imię, dowódcę głównych sił Zero Wing. Wielu ekspertów z przytłaczającego uśmiechu zginęło z jej rąk. Walczyła nawet dzielnie w Wielkiej Wojnie z Pavilonem Smoka i Feniksa, zyskując sobie sławę. Nikt by nie pomyślał, że znów pojawi się w centrum uwagi. Oczywiście, Zero Wing nie da się tak łatwo wymienić. Duch cienia nie mógł powstrzymać uniesienia, gdy zobaczył, jak na siódme piętro wchodzi inna osoba. Jak to jest możliwe? Fenek, zmiany jak z niedowierzaniem, wpatrywał się w nazwisko z listy na piętrze. Taniec ognia, zabójca, powiązana gildia, zero skrzydła. Bez względu na to, jak na to patrzy, nazwa należała do tańca ognia z Zero Wing. Jednak chwilę później na liście siódmego piętra pojawiła się kolejna nowa nazwa. Fioletowa chmura, Kleryk, powiązana gildia, zero Wing. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 650. Pobicie rekordu. Rozdział 650. pobicie rekordu. Tłumacz, Helps Hellscyt, redaktor, Helscyta. Rozdział 650 bicie rekordu. Pojawienie się czwartego nazwiska na siódmym piętrze Trielist natychmiast pogrążyło główną salę boskiego koloseum w ciszy. Oczy wszystkich prawie wyskoczyły z oczodów, gdy zobaczyli imię Violet clout. Jak Feng Smanang, który zajmował pokój dla vip również patrzył z opuszczoną szczęką, tracąc dawny spokój. Ledwo mógł zaakceptować taniec ognia dochodzący do siódmego piętra. W końcu była głównym dowódcą sił Zero Wing. Jednak nie mógł się zmusić do zaakceptowania zwycięstwa Violet clout. Pomijając trudność dotarcia na siódme piętro, szokujący był sam fakt, że w Zero Wing były dwie osoby zdolne do tego sukcesu. Już druga osoba z Zero Wing, która dotarła na siódme piętro, nie była nawet klasą bojową. Zamiast tego była kapłanką, jedną z klas uzdrowicieli. Powszechnie wiedziano, że spośród 12 głównych klas w dominie Boga, klasy uzdrowicieli posiadały najsłabszą siłę bojową. Uzdrowicielom było też znacznie trudniej rozwijać się w wieży próbnej, ponieważ większość ich umiejętności skupiała się na leczeniu, a nie na zadawaniu obrażeń. Dlatego uzdrowiciele nigdy nie zajmowali szczególnie wysokich miejsc w wieży próbnej. A jednak Violet Cloud, kleryk, zdołał dotrzeć na siódme piętro. Jednak wszyscy nie wiedzieli, że w rzeczywistości Violet Cloud posiadała ukrytą klasę. Nie była wyłącznie kleryką jeśli chodzi o możliwości bojowe, Violet Cloud była nieco silniejsza niż zwykłe klasy bojowe. Co więcej, Violet Cloud miała nieco większą kontrolę nad własnym ciałem niż Taniec Ognia. Ponieważ Taniec Ognia dotarł na siódme piętro, Violet Cloud również byłaby w stanie to zrobić. Można powiedzieć, że tego się spodziewano. Porównując najwyższą siłę bojową, na pierwszy rzut oka było oczywiste, która gildia jest lepsza. Zero Wing odniosło całkowite zwycięstwo. Zero Wing naprawdę jest gildią numer jeden. W rzeczywistości mają dwóch najwyższej klasy ekspertów, którzy są w stanie dotrzeć na siódme piętro. Jeśli Black Flame również weźmie udział w zawodach, zero Wing najprawdopodobniej będzie miał trzy osoby na siódmym piętrze. Nawet przytłaczający uśmiech i niebiański pogrzeb połączone nie mogą się równać z zero Wing. ale wciąż jest za wcześnie, aby cokolwiek określić. Zero Wing zawsze miało wielu najlepszych ekspertów. Rozsądne jest, że są lepsi od pogrzebu niebios i przytłaczającego uśmiechu w tym aspekcie. Jednak Gildia nie może przetrwać, polegając na garstce ludzi. Musi polegać na swojej głównej sile, kręgosłupie Gildii. Spójrz na kręgosłup Zero Wing, jest wyraźnie gorszy od pozostałych dwóch Gildii. Potencjał zero Wing wciąż nie może się równać z pozostałymi dwoma. Nie żyjemy już w przeszłości. Wcześniej Zero Wing był absolutnym władcą i Rivers E.T. Teraz jednak spójrz tylko, osobą zajmującą pierwsze miejsce na liście prób jest Khost Shadows W przyszłości zająć miejsce mrocznego władcy. Wielu graczy w głównej sali zaczęło dyskutować o sprawie, a większość nie miała przychylnego spojrzenia na przyszłość Zero Wing. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Gildia musiała polegać na potężnym zespole, aby uzyskać wsparcie. Nawet jeśli dana osoba była silniejsza, jak dużą różnicę może zrobić samodzielnie? Nie wspominając o tym, że Zerowink nie zdobył jeszcze pozycji numer 1 na liście próbnej. Racja, to powinna być ostatnia pozostała karta Zerowink. O co mam się martwić? W Winter Riversity na pewno będzie moja. Feng Ksmianenk uspokoił się. Za dużo jeździł po Winter University. W tym momencie zainwestował już wszystko, co miał w Winter University. Dopóki mu się to uda, zostanie pierwszym spadkobiercą swojej rodziny. Po wielokrotnym pokonaniu przez Zerowink, stało się to swego rodzaju instynktem do zmartwień. Jednak po uspokojeniu się i przemyśleniu sprawy, zdał sobie sprawę, że nie ma się czym martwić. W Zerowink było tylko tylu ekspertów. Z drugiej strony, aby przejąć kontrolę nad Witterverse E.T., Underworld zainwestował krefi pot i wysłał zwerbowanych przez siebie ekspertów z całego wirtualnego świata gier do Witterverse E.T. Z Witterverse pod kontrolą, jak Zeroing może mieć nadzieję na porównanie z Underworld, jeśli chodzi o rekrutację talentów, to był dopiero początek. Teraz, gdy przytłaczający uśmiech przewyższył Zeroing pod względem kręgosłupa ich gildii, w przyszłości ta przepaść będzie tylko rosła. To tylko kwestia czasu, zanim przytłaczający uśmiech przejmie kontrolę nad Witterverse E.T. Czas płynął stopniowo. Chociaż dla widzów było to dość szokujące, że dwie osoby ze skrzydła zero dotarły na siódme piętro, uwaga wszystkich szybko przeniosła się z powrotem na listę na piątym piętrze. Dla zwykłych graczy dotarcie na siódme piętro było niemożliwym marzeniem. Z drugiej strony piąte piętro nie było całkowicie poza ich zasięgiem. Dlatego zwrócili większą uwagę na spis na piątym piętrze. Spójrz, minęły jeszcze dwie osoby z niebiańskiego pogrzebu. Minęły też trzy kolejne z przytłaczającego uśmiechu. Gdy wszyscy skupili się na liście na piątym piętrze, lista nagle zaczęła się wielokrotnie zmieniać. Co się dzieje? Nie widzę rzeczy, prawda? Dlaczego nagle na liście pojawiło się kilkanaście nazwisk? WoW, to prawda. Całkowita liczba osób na liście wynosiła 224. Teraz jest 242. Zastanawiam się, której gildii lub niezależnemu graczowi się udało? Wielu widzów podziwiało niezależnych ekspertów, którzy dotarli na piąte piętro. W tym momencie w IT było tylko kilku ekspertów, którzy dotarli na piąte piętro. Gdyby ktoś był niezależnym ekspertem, duże gildie obsypywałyby go zaproszeniami i różnymi ofertami. Staliby się sławni z dnia na dzień i nie musieliby już żyć zwykłym życiem. Ta sytuacja doprowadziła wielu niezależnych graczy do szału. Był to jeden z powodów, dla których tak wielu niezależnych graczy desperacko rzucało wyzwanie wieży próbnej. Dzisiejsi eksperci głównym konortu byli już na piątym piętrze. Po pewnym czasie, gdy ci eksperci dotarli na szóste piętro, niezależnym graczom byłoby znacznie trudniej doświadczyć takiej nocnej sławy. Gdy wszyscy zaczęli szukać tożsamości tych osiemnaście ekspertów, nagle zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak. Dlaczego wygląda na to, że ci ludzie są z Zero Wing? Ten rozdział załaduj najpierw na Co? To kłamstwo, prawda? Cała osiemnaście osób pochodzi z Zero Wing. Żaden z widzów nie odważył się uwierzyć własnym oczom. Natychmiast zaczęli liczyć całkowitą liczbę graczy Zero Wing na piątym piętrze. W końcu odkryli, że w gildii rzeczywiście jest jeszcze osiemnaście ekspertów z piątego piętra. Natychmiast zero stał stało się gildią z największą liczbą ekspertów na piątym piętrze Trial Tower. Jednak gdy skończyli liczyć, kolejna grupa ekspertów zdołała przejść przez czwarte piętro. Tym razem liczby były jeszcze bardziej przerażające łącznie 45 osób. Co więcej, wszyscy 45 byli członkami zero Wing. Nagle boskie koloseum zamilkło. Co to było? Nikt w głównym holu nie mógł zrozumieć, co się dzieje. Rano główne siły Zero Wing rzuciły wyzwanie wieży próbnej. W tym czasie jednak przez czwarte piętro nie przechodziła ani jedna osoba. Jednak teraz każdy z nich minął. Zero Wing miał teraz w sumie sto trzy osoby na piątym piętrze Trial Tower, daleko przed pogrzebem niebiosi przytłaczającym uśmiechem. Niemożliwe? To niemożliwe. Coś musiało pójść nie tak z wieżą próbną. Feng Xwanrang nagle wstał z wybałuszonymi oczami, gdy wpatrywał się w listę prób. Gdyby to było tylko kilkanaście dodatkowych osób, byłby co najwyżej zdziwiony. Jednakże, jeśli każdy członek głównych sił Zero Wing był ekspertem, który przeszedł czwarte piętro, termin szok nie był już odpowiedni. To było po prostu przerażające. Aby zdobyć więcej ekspertów, którzy mogliby przejść przez czwarte piętro, Feng Xianeng przeszukał i przeszukał talenty z różnych innych miast. Otrzymywał także stały dopływ ekspertów z Underworld, jednak mimo to nadal nie był w stanie stworzyć sto osobowego zespołu takich ekspertów. A co z Zero Wing? Nie tylko była to gildia bez jakiegokolwiek wsparcia, ale także brakowało jej szerokiego wachlarza powiązań. Jak taka gildia zdołała pozyskać tylu ekspertów? Zero Wing naprawdę wie, jak ukryć swoją siłę. Duch cień zmrużył oczy na listę na piątym piętrze. On też czuł, że ciąży na nim duży nacisk. Nie było już nikogo, kto odważyłby się spojrzeć z góry na Zerowink. Nikt już nie śmiał dyskredytować gildii, twierdząc, że jej pozycja jako władcy City nie jest już stabilna. Co za żart! Jeśli cała główna siła Zerowink składała się z ekspertów z piątego piętra, która gildia w City mogłaby się z nią zmierzyć? Nie wspominając już o City, nawet w całym królestwie Gwiazdnego Księżyca nie było ani jednej gildii, która mogłaby się równać z Zerowink. Jednak zanim wszyscy zdołali dojść do siebie po oszołomieniu, na siódmym piętrze listy próbnej nastąpiła kolejna zmiana. Tym razem jednak nie było dodatku do samej listy. Zamiast tego rankingi się zmieniły. Wysoki i arogancki duch cień, który stał na samym szczycie listy prób, upadł. Co więcej, spadł nie tylko o jedno, ale o dwa miejsca, zajmując trzecie miejsce na siódmym piętrze. Tymczasem pierwsza i druga ranga na siódmym piętrze wieży próbnej należały teraz odpowiednio do tańca ognia i fioletowej chmury.